W wojnie energetycznej walczyliśmy się pisać poskrypcjach, to jakoś tam chce to potem emaliową. Uderzenia są oczywiście tam szybkie, niszczące. W każdym razie ideałem jak gdyby wojny energetycznej jest Blitzkrieg. Było to doskonałym wykonaniem niemieckim, jeszcze lepszym to było wykonanie pierwsza wojna w Zatoce Perskiej o Kubę. To była ostatnia, na dobrą sprawę, ostatnia wojna czysto energetyczna, która i to była już jak gdyby kwintesencja tej wojny energetycznej, szybkie uderzenia z wojsk zmechanizowanych, lotnictwa, znakomite współdziałanie wszystkich rodzajów wojsk, bardzo ładne. Ale w wojnie informacyjnej obezwładnia nie tyle, co się niszczy przeciwnika, co go obezwładnia. I obezwładnia się go informacją, otumania się przeciwnika. Chodzi o to, żeby on, tak jak to mówiłem, oddał sam z dobrej woli swoje kroki. Czym to się robi? Przede wszystkim siłami wywiadu i siłami propagandy. Podszeptem agentury wpływu. Manipulacją. Otumania się przeciwnika, a potem go się po prostu bierze w poddaństwo. Ze wszystkim, z całym jego majątkiem. Nie ma zniszczeń wtedy. Czyli, bo jak ktoś w dzisiejszej wojnie, dlaczego między innymi wszyscy się przesunęli jak gdyby w kierunku tej wojny informacyjnej. Dlatego, bo taka wojna energetyczna powoduje zniszczenie. Teraz sobie wyobraźmy, mamy sobie, kończy się jakaś wojna energetyczna i co mamy? Zwycięzcę co dostanie? Kupę ruin i uchodźców. Uchodźców muszę nakarmić, ruiny musi odbudować. No to gdzie jest interes w takiej wojnie? Jeszcze kiedyś to się brało do niewoli, tam te zniszczenia były mniejsze, a w tej chwili macie destrukcję całych miast, infrastruktura leży, trzeba wszystko odbudować, tych uchodźców jakoś tam nakarmić, pochować i tam ten. Żaden interes w wojnie energetycznej. Natomiast w wojnie informacyjnej, a to co innego, dostaje się całe państwo, które jest nienaruszone, infrastruktura jest, gospodarka jest, ludzie są, wszyscy mieszkają, ale czerpie się z nich wszelkie możliwe pożytki. Czyli dostaje się jak gdyby niewolnika i całą gospodarkę. I teraz w jaki sposób działa wojna taka energetyczna? Szybko, tak jak mówiłem, blitzkrieg, zniszczenia, jak najszybciej opanowujemy teren. Wojna informacyjna jest powolna. Powolutku otumaniamy. Sączymy truciznę, nazwijmy to informacyjną i powoli, nawet rozłożona jest bardzo często na pokolenia. W pierwszym pokoleniu się nie da, to zrobimy to sobie w drugim pokoleniu. I teraz w pierwszej fazie taką społeczność wybraną do opanowania należy zdemoralizować. Trzeba złamać jej moralny kręgosłup. Złamać jej porządek wartości taki, który jest ukształtowany w tej społeczności. Taki, który obowiązuje w tej społeczności od wieków. Dlaczego to trzeba zniszczyć? A to dlatego, że każdy naród ma swoją tradycję. Jak go się pozbawi ten naród tradycji, jak go się pozbawi dumy z przodków, jak go się pozbawi dumy i poczucia godności własnej, to będzie, jak to mi kiedyś bardzo mądry taki lokalny polityk amerykański powiedział, the perfect shit to govern. Czyli znakomite łajno do rządzenia. Tak, tylko właśnie trzeba... I jeszcze jedno. Jeżeli ci ludzie będą pozbawieni własnej godności, ich się pozbawi jak gdyby korzeni i historii swojej i dumy ze swojej historii, to ich się zniechęci do stawiania oporu. Bo tylko ludzie, którzy są świadomi własnej godności, są zdolni do stawiania oporu. A reszta? Reszta będzie właśnie tym znakomitym łajnem do rządzenia.
wystarczy, jak to się wpaja. Zresztą jak Państwo teraz sobie proszę odtwarzać ostatnie 15 lat, czy tam 20 lat i co myśmy mieli w propagandzie. Ile razy nam tłumaczono wszędzie w propagandzie, no trzeba płynąć z prądem, nie należy się opierać, no a po co, a na co, a nie ma sensu. A przypadkiem nie chciano nas właśnie zniewolić. Właśnie po to. Pojęcie wojny informacyjnej jest nie tylko propagandowe, ale również czysto wojskowe, militarne. U rosyjskich analityków wojskowych to się nazywa informacyjna wojna. I ma to fajną, taką bardzo skomplikowaną definicję, ale warto ją, chcę ją zacytować. Proszę, jeżeli ktoś będzie tam chciał, dostanie to potem tą definicję całą w skrypcie, bo ona jest rzeczywiście wielopiętrowa. Środki stosowane głównie w czasie pokoju i skierowane nie tyle przeciwko siłom zbrojnym, to jest bardzo ważne. Wojna informacyjna nie jest przeciwko siłom zbrojnym. Wojna energetyczna tak, jedna armia przeciwko drugiej. Wojna informacyjna nie. Wojna informacyjna jest przeciwko ludności cywilnej. I jej świadomości, przeciwko świadomości ludności. Przeciwko systemowi administracji państwowej, systemowi nadzoru produkcji przemysłowej, nadzoru nauki, kultury i tak dalej. W węższym rozumieniu są to działania, których zadaniem jest osiągnięcie przygniatającej przewagi. To jest ten najważniejszy element. W wojnie informacyjnej zdobywa się chodzi o zdobycie przygniatającej przewagi. Jeżeli będzie tylko i wyłącznie przewaga, to wtedy ta wojna informacyjna jest cholerne niebezpieczeństwo, że jakiś odruch, coś się w tym społeczeństwie zdarzy i nagle to społeczeństwo się ocknie z tej śpiączki, w którą ją wprowadzono, nie wprowadzono. Ale trzeba mieć przygniatającą przewagę i osiągnąć przygniatającą przewagę w trzech w zasadzie sferach. Skuteczności informacji, pełni informacji i wiarygodności informacji. Skuteczności informacji to znaczy, że ta informacja, którą będą nam przekazywać, będzie na nas działała skutecznie. My się jej podporządkujemy. Teraz co to jest pełnia informacji? To znaczy, że my, będąc obiektem ataku informacyjnego, czyli infoagresji, nie będziemy w stanie znaleźć alternatywnego, innego źródła informacji. Cała informacja, która do nas będzie, czyli pełnia informacji, która do nas będzie docierać, będzie kontrolowana przez naszego przeciwnika. On do tego dąży. W tym zakresie chce mieć pełną przewagę, przygniatającą przewagę. I trzecie to jest wiarygodność informacji. Wiarygodność informacji to znaczy, że czy ona już będzie prawdziwa i wiarygodna? Nie. Ale my nie będziemy mieli możliwości zweryfikowania. Z bardzo wielu względów. Ponieważ albo już zostaniemy wymóżdżeni, albo nam się nie będzie chciało. Dlatego to wszystko, informacja ma swoją cenę. Jak były czasy cenzury i komuny, to ludzie sobie słuchali wolnej Europy. Było zagłuszanie, ale słuchali nadal, tak? Dlaczego? Dlatego, bo przecież tam wsłuchiwali się, kombinowali, czego się nie wyrabiało. Żeby to zawsze jeden kanał był niezagłuszany. Jeden zakres wolnej Europy od 13 metrów do 49, a nawet tam 70, jeden zakres zawsze w określonych godzinach był niezagłuszany. Dlaczego? Dlatego, bo pracował wtedy na tym zakresie, pracował nasłuch Polskiego Radia, redakcja nasłuchu Polskiego Radia, która to redakcja nasłuchu słuchała i sporządzała biuletyn, taki grudny mniej więcej, codziennie się on ukazywał, takie białe kartki. I ten biuletyn na powielaczu robiony był rozpowszechniany wyłącznie wśród towarzyszy już bardzo zaufanych, którzy to towarzysze rzucali się każdego dnia na tę pierwszą stronę tego. Właściwie nie, na trzecią stronę chyba, ile pamiętam. Pierwszą? Na trzecią stronę. Bo od trzeciej strony był Skorowic nazysk. Które się pojawiły w minionej doby na falach Radia Wolna Europa. W związku z czym towarzysze się tam rzucali. Popatrzcie, co o mnie powiedzieli? A poza tym, co powiedzieli o Kowalskim, z sąsiedniego wydziału, i którego my lubimy lub nie lubimy, wszystkiego tego. I teraz
towarzysze z Rakowieckiej rzucali się na ten biuletyn jeszcze z innego powodu, a mianowicie jak dalece ich inspiracja, ich agentura wewnątrz Radia Wolna Europa, ich inspiracja z zewnątrz Radia Wolna Europa wpływała na to, na program. To znaczy, czy to, co oni podsuwali, to zostało przez Radio Wolna Europa kupione, nazwijmy to, i nadane, czy nie. Do tego specjalny departament dowcipów, który istniał na ulicy Rakowieckiej. To nie był departament, to była sekcja, no ale istniała tam sekcja dowcipów, która miała, rozpowszechniała dowcipy. I rozpowszechniała dowcipy w dwóch celach. Po pierwsze, żeby odpowiedniego towarzysza, którego my jako Ubecja nie lubimy, to żeby go zdyskredytować, to była jeden cel tego, czy takich działań, no i to potem tam zresztą powstało to słynne hasło, kto nie z mieciem, tego z mieciem. To nie Wachowski, to chodziło o Mieczysława Moczara. Ale oczywiście. Ale to było jedno. Ale drugie, to chodziło o to, że określone kawały polityczne sekcja dowcipów plasowała w określonych środowiskach. I chodziło później o badanie, jak ten kawał się rozchodził, komu on został powtórzony, w związku z czym, z kim to środowisko ma kontakty i którędy przebiegają kontakty środowiskowe. Chodziło o rozpracowywanie środowisk i jak środowiska mają połączone. Zresztą z tegoże punktu widzenia Ubecja miała bardzo duże pretensje o wprowadzenie stanu wojennego, dlatego że w roku 1980 po strajkach i w momencie utworzenia Solidarności Ubecja straciła rozeznanie, ten tak zwany wywiad środowiskowy, jak te środowiska ze sobą się kontaktują, bo nagle się okazało, że jacyś robotnicy mają z jakimiś aktorami jakieś coś do czynienia. Przez ostatnie 30 lat niczego nie było, a nagle jest. I są jakieś kontakty. Przez rok 80 i częściowo 81, mniej więcej do jesieni 81, Ubecja zaczęła rozpracowywać te powiązania, które głównie dzięki agenturze Solidarności, te powiązania, które były, już się potworzyły po roku 80. Już zaczęli mieć początki rozeznania i odbudowy powiązań, szatki powiązań. No i wtedy towarzysze wojskowi zrobili stan wojenny i Ubecja się lekko wściekła, dlatego że cała ich robota poszła do kanału. Dlatego, bo znowu po stanie wojennym powstały zupełnie nowe sieci powiązań, których oni znowu nie mieli rozpracowanych i dopiero rozpracowali je gdzieś, tak trzeba przyznać, między 83 a 85 w tym okresie. Ale wtedy już zdecydowanie odpuścili generalnie i stwierdzili, że nic z tego nie będzie i należy się jak najszybciej prywatyzować, dlatego że już się komunizmu uratować nie da. Dobrze. Wracając do wojny informacyjnej. Ale tak nie kochali tego. No oni nie kochali, ale tylko inaczej. Komunizm dawał im majątek prywatny. No dobrze, ale okazywało się, że jeżeli miał taki towarzysz, odpowiedzialny towarzysz, no dorobił się, że tak powiem, no nakradł się, no napracował się, no ale już cholera, no i co, ale pokazać tego nie mógł. No i co mu po tym, tak? Że zakopcował? Tajny bogacz, no i co z tego? Nikt nie, bo albo go partia rozliczała, albo go Ubecja rozliczała, albo go inna służba rozliczała. Zwykła milicja też. Albo zwykła milicja go, no byle pałkarz go. To już największy wstyd. Wstyd, ale już nie mówiąc o urzędzie skarbowym, który mógł przyjść i się zapytać, wiecie, rozumiecie, towarzyszu, łasko, no jak to, willę budować? No nie można. Więc towarzysze stwierdzili, że to nie jest interes. No co z tego, że oni sobie nakradną, skoro oni tego nie mogą użyć. Tak? W związku z czym postanowili, że to jednakowoż im należy ten system. On nie jest dobry i go zmienić. Odsyłam Państwa, jak Państwo chcą sobie poczytać coś wesołego, jednocześnie pogodnego, ale rzeczywiście prawidłowego, to do kontroli Suworowej. Tam jest pięknie opisane właśnie mechanizmy, jak towarzysze w latach 30. w Związku Sowieckim właśnie też mają problem z tym, no jak użyć tego, czego nakradli, no. I jak są kontrolowani, tak? Ten sam problem mieli. Ten sam problem, no wobec czego wszyscy razem doszli
gdzieś nad... Globalizm socjalistyczny. No, socjalistyczny globalizm w latach 80. doszedł do wniosku, że to jednakowoż nie jest dobry, dobry system i trzeba zrobić taki system, który pozwoli im po pierwsze nakraść, a po drugie użyć tego, co nakradną. No i zrobili. Dobrze, teraz w jakich zakresach się odbywa wojna informacyjna? W jakich sferach? W trzech w zasadzie. Na całym obszarze, bo to jest... Bo co my mamy? Mamy przyjmowanie informacji, to jest jeden proces. Ja mówię teraz, wy przyjmujecie informacje ode mnie. Drugie to jest przetwarzanie informacji. To wszystko jedno, czy to będzie w komputerze, czy to będzie u każdego w głowie. Każdy ma gdzieś sobie tam tą informację przetwarza. Jedną odkłada, drugą wyrzuca i tak. I trzeci proces to jest wykorzystywanie informacji. To co wiem, to co mam, to wykorzystuję w jakiś sposób. No i wojna informacyjna się odbywa w tych trzech sferach. To znaczy, przyjmowanie informacji, czy kłamiemy, już powiedzmy tak w skrócie, kłamiemy, przy przetwarzaniu informacji. Przetwarza się informacje zawsze w oparciu o coś. Jeżeli komuś zakłócimy to przetwarzanie na różne sposoby, no to on albo podsuniemy mu inne wzorce, fałszywe wzorce, no to on będzie przetwarzał tę informację w oparciu o fałszywe wzorce, zacznie w oparciu o fałszywe wzorce, to fałszywie to sobie przetworzy. No a później wykorzystanie. No i co z tego, jak ludzie wykorzystają to, co wiedzą? No i tu jest całe też sterowanie tymi ludźmi, żeby ludzie nauczyli się przyjmować bezkrytycznie, przetwarzać informacje w oparciu o to, co im się poda. Wiecie, rozumiecie, to jest jedynie słuszne. A potem wykorzystywali tak te informacje, jak sobie ten inspirujący, nazwijmy to, ten cały proces, infoagresor, wszystko jedno, jak sobie życzy. Tak, żeby działał inaczej, żeby oddawali po dobroci te swoje kroki. Amerykanie mają trochę inne definicje, ale też te ich definicje mówią o ofensywnym i defensywnym wykorzystaniu informacji, systemów informacyjnych. Chodzi dokładnie, zresztą wszystko dokładnie o to samo. Bez względu na to, jak mądrze brzmią te definicje, chodzi o to, że wojna informacyjna sprowadza się do takiego otumanienia ludzi, żeby sami z dobrej woli wpakowali karki w jarzmo, przekonani o tym, że to jest ich najlepszym interesie. Wpakowaliśmy w Unię? Wpakowaliśmy łeb w jarzmo? To dzisiaj widzimy, jak nic was na dobrą sprawę nie można zrobić, bo co by się tutaj chciało zrobić w Polsce, to Unia się od razu przyczepi i mówi, zaraz, kara, nie wolno. No, przepraszam, gdzie my jesteśmy suwerennym państwem? A to jest wszystko w najlepszym naszym interesie, prawda? Tylko, że oni wiedzą lepiej, jaki jest interes. A pod czyje dyktando rozgrywa się w tej chwili Unię? Pod niemiecką. Nie to, że to jest ta prezydencja. I nie to, że sfałszowano zasady prezydencji, tak? No nie wiem, czy państwo wiedzą. Niemcy będą teraz rządzić de facto Unią nie przez 6 miesięcy, tylko przez 1,5 roku. Na mocy układów z innymi. No. A tego teoretycznie nigdy nie było. Dobrowolnie. Wszyscy wiedzą lepsze. To wszystko w naszym dobrym interesie. Wielcy adwersarze zimnej wojny, czyli Amerykanie i Sowieci, Rosjanie, przez pół wieku toczyli tą zimną wojnę, a w końcu zgodnie uznali, że zwycięstwo wojny informacyjnej należy do tego, kto opanuje zasoby informacji i wiedzy przeciwnika. Czyli militarnie się nie da, ale jak się opanuje zasoby informacji i wiedzy przeciwnika, no to wtedy jest to szansa. I teraz całą, jeżeli ktoś zaczyna informacyjną inwazję przeciwko innemu państwu, jedno państwo przeciwko drugiemu, a w tym przypadku Amerykanie po zwycięstwie w zimnej wojnie zaczęli bezwzględną inwazję Rosji, dopiero się trochę udało odzyskuje teren Putin, a Amerykanie zaczęli inwazję, no ale niestety im się to w ogóle generalnie nie udaje, dlatego że Amerykanie nie potrafią zrobić
porządnej wojny informacyjnej. Bo oni zupełnie mają inny sposób podejścia i inny sposób myślenia. Im się wydaje, że jeżeli w czymś jest biznes, no to ktoś tak to wykona. No bo jak to? No ma, w tym jest interes, na tym można zarobić. No to dlaczego on nie chce do cholery zarobić? No więc okazuje się, Amerykanie nie potrafią wziąć, wkalkulować w ryzyko, nazwijmy to, prowadzenia wojny informacyjnej czegoś takiego jak duma narodowa. No bo przecież to nie jest naród. Tam narodu nie ma, tam jest zlepek narodów. Jest bzdura mówienie. No. Oni mają, owszem, wspólne interesy, które trzymają ten cały kraj. Natomiast nie mają narodu jeszcze. Nie wykształcili, to jest zlepek narodowy, w związku z czym duma narodowa nie wchodzi w grę. To jest zlepek religii, w związku z czym duma religijna też nie wchodzi w grę. W ogóle czynnik religijny, coś co oni nazywają Amerykanie fanatyzmem, co dla nas jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, wiarą w coś wyższego, to oni tego nie potrafią wkalkulować. A przynajmniej jest im bardzo ciężko. Amerykanie sobie założyli, a zresztą najśmieszniejsze, dlatego że wojna informacyjna i cała teoria wojny informacyjnej ostatnich lat to powstała i wywodzi się z takiej grupy oficerów Marines, którzy nagle zaczęli dyskutować, bo po wojnie wietnamskiej i po późniejszych różnych doświadczeniach wojennych im się nagle zrobiło, że to jednak olbrzymim stopniem ztechnicyzowania. I co z tego, że mamy rakiety, co z tego, że mamy tą broń, no, nadal nie potrafimy uzyskać przewagi i opanować dusz, nazwijmy to w ten sposób, podporządkować sobie innych narodów. No to coś w tym musi tkwić innego. No i zaczęli dopiero wtedy studia różnego rodzaju. Zresztą jest to bardzo ciekawa grupa. Jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę sobie wrzucić w internecie, w Google'a 4GW. 4GW. Duże G, duże W. To jest Force Generation Warfare i tam poszukać sobie różnych prac, gdzie będzie, czy to będzie na stronach Marines, czy Korpusu Marines, czy jest w Kalifornii taka grupa dyskusyjna też oficerów, byłych oficerów Marines. I to są naprawdę bardzo ciekawe materiały, gdzie oni rozważają no, niesłychanie ciekawe rzeczy. Dla przykładu, wojna z Irakiem miała być wojną informacyjną. Miała to być wojna czwartego. Druga wojna. Ta już z Irakiem, o Irak, a nie o Kuwejt. Nie pierwsza wojna w Zatoce Perskiej, tylko druga wojna w Zatoce Perskiej. Miała już być wojną czysto informacyjną. Owszem, wysłano tam całe te wielkie wojska, ale te wojska wysłano po to, żeby one tam bardziej straszyły niż walczyły. One tam specjalnie w założeniu nie miały walczyć. Miała to być wojna informacyjna i jaka jak gdyby pierwsza modelowa i się miała udać. No i Amerykanie niestety ją przerżnęli. I dokładnie wiadomo kiedy przerżnęli. Dlatego, że tego samego dnia, jest chyba 6 godzin czy 5 godzin różnicy, koło południa przyszła taka depesza Associated Press, że Pentagon powiadomił, że zaprzestano kampanii przekonywania wyższych wojskowych irackich i działaczy partii Baas do nieposłuszeństwa wobec Saddama Husseina i do stworzenia buntu wewnętrznego. A kampania była prowadzona przy pomocy telefonów na ich telefony komórkowe, czyli zaangażowano cały potencjał wywiadowczy, żeby przekonywać tych ludzi na adresy prywatne, mailowe, na telefony komórkowe, na różne telefony, w ogóle na wszelkie możliwe sposoby się dostawano elektronicznie do wewnątrz Iraku, do sieci telekomunikacyjnych, dzwoniono do tych ludzi i przekonywano, żeby oni się jednakowoż zbuntowali przeciwko Saddamowi Husseinowi. No i to nie udało się, buntu się nie udało stworzyć. W związku z czym przyszła taka wiadomość, zaprzestano tej całej kampanii. No dobrze, tylko to było chyba gdzieś koło południa, a wieczorem zbombardowano telewizję. Wcześniej bombardowano mosty, linie energetyczne, zakłady przemysłowe, mnóstwo rzeczy, ale nie telewizji. A tej nocy zrąbano całą telewizję iracką. Dlaczego? W
Wcześniej ta telewizja była w wojnie informacyjnej potrzebna, nienaruszona. No bo przecież ci buntownicy gdzieś w jakiś sposób powinni zawiadomić społeczeństwo, że oni właśnie tu przejmują władzę i towarzysza Husajna zaraz tutaj mu zrobią kęsi. A w ogóle, że to oni się zbuntowali. No wobec tego nie rozwalano tej telewizji. W momencie, kiedy się tego wewnętrznego buntu nie udało zrobić, w związku z czym trzeba było rozwalić tą telewizję, dlatego że mógł ją wykorzystywać już tylko i wyłącznie Husajn, a drugiej strony po prostu nie było. W związku z czym można było spokojnie to rozwalić. I w tym momencie... A ci oficerowie chyba celowo wprowadzali w błąd Amerykanów, że tak, tak? Nic, oni nic nie, oni w ogóle nie odpowiadali na to. To był generalny gadał dziad do obrazu. Nazwijmy to w ten sposób. To pewna bariera psychologiczna. Nie, no bariera psychologiczna, bo kto tam miał przekonywać? No przecież znowu tam była zupełnie inna mentalność. Cokolwiek by nie było, inaczej, żeby powiedzieć to w największym skrócie, było to zderzenie jednej z najstarszych cywilizacji, czyli tej nad tam Tygrysem i Eufratem, gdzie tam cywilizacja na cywilizacji, na cywilizacji, na cywilizacji. Wstecz, popatrzeć to tam sobie, hej, 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 ile tam. Z jedną z najmłodszych cywilizacji, która ma 200 ile? 220, 250 lat jeszcze nawet nie ma, tak, Stany Zjednoczone. No więc o czym my rozmawiamy? No 230. Dołóżmy im jeszcze 20 lat, no a tam jest parę tysięcy. No więc o czym my rozmawiamy? Starszy zabytek obecnie ma około 100 lat. Proszę? Starszy zabytek obecnie ma około 100 lat. No tak, no. No to... Trzeba od tego zacząć. Czyli 100 lat. Więc ja wam kiedyś tak miałem po... Byłem z przyjaciółmi swoimi w Jugosławii, na Adriatyki. A oni wzięli ze sobą swojego jamnika. A ten jamnik, który miał na imię Tobiaszek, miał 35-37 udokumentowanych psich pokoleń wstecz. Z jakiejś bardzo przyzwoitej niemieckiej hodowli tych jamników, która to niemiecka hodowla jamników została się była w Kotlinie Kłodzkiej i jej nie wywieźli w 1945 roku i Tobiaszek był z tejże tam później. I siedzimy sobie na lodach, Tobiaszek, który kochał lody, więc siedział, robił słupka i błagał, żeby mu tam tego loda dać do polizania. Tobiaszek miał swojego loda, nagle się zjawiło jakaś grupa cała Amerykanów, takich typowo, co to pojechali. Inteligencja amerykańska uniwersytecka, co to pojechała do Europy, na zobaczyć w ogóle Europę. No i oczywiście się zachowywała tak jak oni wszystko wiedzą lepiej i tak dalej, i tak dalej. I w końcu, ach, jaki ładny piesek, jaki ten Tobiaszek. I ten mówi, i oni coś tam jeszcze o tym, że a czy to Tobiaszek jest rasowy? I wtedy już nas z tym moim przyjacielem z lekka wkurzyło i powiedzieliśmy, tak, on ma, jego zarejestrowana w dokumentach historia jest dwa razy dłuższa niż historia Stanów Zjednoczonych. Całe towarzystwo się obraziło i poszło z tej lodzie. Ale tak było, no tak było naprawdę. No, no może żeśmy trochę przesadzili, no, może jakieś małe 100 lat mniej. No ale w każdym razie dużo ten Tobiaszek miał do tyłu w swoich tych. Więc, ale... I takie zderzenie, taka jedna nowa, ztechnicyzowana bardzo cywilizacja chciała przekonać drugą. No niestety przegrała. No, wygrała w wojnie energetycznej. Wtedy się właśnie Amerykanie zdecydowali na uderzenie jednak normalne, tradycyjne, wojskowe. No i tutaj zwyciężyli. Tylko teraz jest problem, co z tego, że zwyciężyli. Wojna się toczy dalej. Tak? Nie sposób jej wygrać, dlatego, bo tę wojnę można tylko w sposób informacyjny wygrać, ale ona jest w sposób informacyjny nie do wygrania przez Amerykanów, albowiem założenia, inaczej podejście całe jest inne. Natomiast wracając do tego, że uciekając od Iraku, a wracając do naszych sytuacji, naszej tutaj, to nam z punktu widzenia naszej agresji na nas przez Niemcy informacyjny, to Niemcy nas rozumieją i to my jesteśmy na tych samych płaszczyznach cywilizacyjnych.
Niestety. Niestety właśnie tutaj. Tu niestety. No ale jeszcze teraz. Nie będę się wdawał, dlatego że to już wtedy odeślę, bo to jest, jest cała seria zresztą tutaj mojego szanownego kolegi nas. Od razu bym do niego musiał uciekać, do jego terminów. Bo żeby osiągnąć zwycięstwo w wojnie informacyjnej, trzeba sprać mózgi. Bo dopiero sprane mózgi mogą podporządkować. Trzeba w wojnie energetycznej kontrolę się przejmuje przez okupację siły. W wojnie w jawny przymus, taki to jak Niemcy stosowali w ostatniej wojnie. Czy jak stosowało NKWD. Tyle tylko, że problem polega na tym, że bagnetem da się radę zdobyć, ale to już chyba Napoleon powiedział, że na bagnecie się strasznie fatalnie się siedzi. Więc czyli długo nie można utrzymać. No i to zresztą jest jak gdyby widoczne w historii. Natomiast w wojnie informacyjnej stosuje się powolny, niezauważalny sposób się podbija przeciwnika. Skrycie najczęściej przy pomocy zwerbowanej w tym społeczeństwie agentury wpływu oraz przez umiejętne użycie środków masowego przekazu. I w tym się wykorzystuje własne media, czyli propaganda na zewnątrz, przez nasze własne media, odpowiednio sterowane globalne organizacje medialne, bo można nimi podsterować. Nie twierdźmy, że takie BBC, czy Murdocha, czy Discovery, czy inne nie są sterowane. Są. I mogą być sterowane z zewnątrz przez kogoś zupełnie innego. To się daje robić. Głównie telewizje, agencje prasowe takie globalne. A przede wszystkim steruje, ogłupia się społeczeństwo, które jest celem inwazji, poprzez jego własne media. Przejęte lub sterowane przez... Są trzy jak gdyby warstwy. Przejmujemy na Hama czyjeś media i mamy sobie swoje. Dziennik Fakt u nas. Springerowski. Kupa innych gazet, które są przez Niemców, gdzie jest własność. Druga jak gdyby warstwa to jest te, które są sterowane i mogą być teraz sterowane przez wprowadzonych swoich, nasza agentura dziennikarzy pracująca w tamtym medium, nasz człowiek tam pracuje i on sobie pisze na nasz użytek, bo my mu każemy, lub jest wszyscy dziennikarze w danej organizacji medialnej mogą być, nie mają nie mieć nic wspólnego z nami, ja jestem agresorem, nic ze mną nie mają wspólnego, to są wszyscy czyści jak łza. Ale poprzez moją agenturę wpływu w danych środowiskach ja ich inspiruję. Dlaczego? Dlatego, że na przykład moja agentura wpływu jest jak profesor XYZ. Ale profesor XYZ tak jest podsterowany przeze mnie z jednej strony, a z drugiej strony na różne sposoby, żeby ta redakcja tego profesora sobie od czasu do czasu używała jako autorytet. I wobec czego on tą redakcję, która jest czyściutka, jest nawet mi wroga, ale oni go wykorzystują. A on są czyjad? Odrobinkę. A agenturę wpływu? A jak znaleźć agenturę? Zaraz dojdziemy do agentury. Ona do nosów nie pisze. Ona nie pisze do nosów. Nic. No nic nie robi. Wobec czego tu jest cała seria, to jak będę rozsyłał, to już od razu o sterowaniu społecznym, o manewrowaniu społecznym, co to jest dezinformacja, manipulacja informacją. To jest są kupa tutaj jest definicji, które nie chcę Państwu zatruwać jak gdyby definicyjnymi rzeczami. Co jest najważniejsze? Jest to informacja niszcząca, jest to w ogóle dywersja informacyjna, jest to propaganda. Ale propaganda co to jest? Propaganda to była jasna sprawa kiedyś.
Propaganda, planowe oddziaływanie na ludzi zmasowanymi bodźcami o charakterze informacyjnym, tutaj definicja. Pięknie, tylko tak, propagandę robili na Hama Niemcy, Goebbels świetnie to robił. Tyle tylko, że to wszyscy wiedzieli, że to jest niemiecka propaganda goebbelsowska i sobie już mało kto to traktował jak gdyby poważnie w okupowanych krajach. Sowieci też zrobili wielką propagandę, uruchomili gigantyczną maszynę propagandową, ale też doprowadzili do tego, że po prostu wszystko, co pochodziło z ręki Moskwy, czy spod parasola Moskwy, było już od razu odrzucane jako nieprawda. Nawet jeśli czasem było prawdą. Nawet mogło być prawdą. Tutaj pamiętasz ten film, znakomity film, gdzie dokumentalny, gdzie się kłania w pas Lenin ambasadorowi. Tak, niezapomniany dzień 6 lipca chyba taki był tytuł. Niemieckiemu ambasadorowi w pas się kłania. Jak murzyk się Lenin kłania. Radziecki film. Byłem na nim w kinie, w Pekinie i było 7 osób, w tym ja i moja żona, czyli poza nami 5 osób. A film był fantastyczny. No ale przede wszystkim... O mechanizmie zamachu stanu i o układach niemiecko-radzieckich za Lenina. Bo to 18 rok, chodzi o ten zamach. Więc prawdę dali. Pokazali, jak strasznie, w jakim stopniu Lenin był agenturą niemiecką. Wasalem niemieckim. Pokazali prawdę. I tak na to nikt 7 osób poszło. A propos, jeżeli jeszcze nie przesłałem tego rubla, mam w kolorach już w elektronicznej wersji. Jeden z pierwszych banknotów. Te 250 rubli wydane przez władzę radziecką po rewolucji bolszewickiej. Nie ma żadnej gwiazdy, nie ma żadnego sierpa, ani młota, ani czerwonego, jest raczej różowy w odcieniu, tylko jest carski orzeł dwugłowy, tylko goły łysy, bez żadnych koron i tak dalej. Na tle Hakenkreuza, swastyki, czyli pieczątki lóż masońskich staropruskich, a bardziej precyzyjnie generału Ludendorffa, który ten emblemat dał jednemu swemu agentowi Leninowi i drugiemu swemu agentowi Hitlerowi. Tylko później, ponieważ Hitler był agentem wewnętrznym i to nie musiał kryć tego, chwalił się jeszcze tym. Natomiast Lenin i inni bolszewicy to była agentura zewnętrzna, więc potem to zamaskowano i tam przyjęto czerwony sztandar, gwiazdę pięcioramienną, sierp i młot, takie różne maskujące emblematy. Więc teraz tak, jakie są narzędzia w wojnie informacyjnej? Tak? Do takich podstawowych narzędzi w wojnie informacyjnej to jest należą służby wywiadu i kontrwywiadu. Wywiad to jest zbiera informacje, a zgodnie z definicją natowską ma dostarczać potrzebne dane i informacje tym, którzy formułują główne założenia polityczne oraz przygotowują plany i decyzje na każdym szczeblu. To jest wywiad. Ma dostarczyć informacje do podejmowania decyzji. Wszystko jedno, czy będą to decyzje polityczne, militarne, czy jakiekolwiek. A nie dla siebie, tylko dla decydentów. Dla decydentów. Wywiad jest to służba działająca dla decydentów. Analogicznie do obrony przed wywiadem służy kontrwywiad. I tu Brytyjczycy mają dobrą definicję, że to jest kontrwywiad, jest to ochrona bezpieczeństwa państwa przed działaniami agentów innych państw i działaniami obliczonymi na zniszczenie lub osłabienie ustroju i to najważniejsze, środkami politycznymi, ekonomicznymi czy z wykorzystaniem środków przemocy. To nie tylko armia, kontrwywiad. Armia na ostatku. Armia dla Brytyjczyków jest armia na ostatku. Ważniejsze są środki polityczne, ekonomiczne, no ewentualnie przemocne. I teraz, i tu jest takie ładne sformułowanie. Przed działaniami agentów innych państw. I teraz jest moim państwu. Od czasów powstania Gazety Wyborczej jest bardzo świadome zacieranie definicyjne, kto to jest agent. I co to jest agentura?
cały czas jest definicja, jest na całym świecie przyjmowana, jest jedna. Agentem jest obywatel obcego kraju zwerbowany przez naszą służbę. Zwerbowany obywatel własnego państwa nie jest nigdy agentem. Przez naszą służbę. Przez naszą służbę. Przez jeżeli nasza służba zwerbuje naszego obywatela, to on nie jest agentem. Agentem jest obcokrajowiec, którego nasza służba zwerbowała. A to może być nasz obywatel przez naszą służbę, to może być tajny współpracownik, jawny współpracownik, może być konsultant, może być osobowe źródło informacji, obojętnie różne rzeczy. Ale nie jest nigdy agentem. A my tutaj teraz to konsekwentnie zacierano, po co? Dlatego, że w języku, we wszystkich językach, agent to tak brzmi śmierdząco. To jest zdrada państwa. A jeżeli my zatrzemy różnicę między tajnym współpracownikiem a agentem, to nie będzie wiadomo, czy ten tajny współpracownik to taki niedobry był, czy to on był agent, jest gorszy. I to tak nie można wartościować. A tutaj jest. Jeżeli jesteś agentem obcego wywiadu, czyli, a chodziło tu w sytuacji polskiej, jeżeli ktoś był dla przykładu Polakiem i agentem Stasi. Albo BND. Albo BND, albo agentem KGB-owskim od pewnego momentu, moi państwo, do 88 roku, znaczy do 87 roku KGB nie werbowało w Polsce, nie miało prawa i nie robiło. Ale od 84 roku werbowało Stasi, bo miało prawo, bo tak, Kiszczak dał im takie prawo. Lustracje nie podlegają do tej ustawy nowej. Ale niestety. Ani Stasi, ani BND, ani KGB. Nie, nie, absolutnie. Nikt zachodni. Nawet KGB nie podlega. Nawet KGB. GRU, owszem. To jest czysty, prawda? Absolutnie. Wedle lustracji. Byłeś agentem Stasi, jak to tak łza. Teraz tak, z punktu widzenia działalności operacyjnej agentów... No tam w tym raporcie Antka Policmajstra to jest bardzo ciekawy, taki jeden ewidentny agent Stasi przejęty przez BND, to on tam zostaje awansowany na agenta ruskiego, bo tylko wtedy no to jakoś można go patroszyć, a tu nie wypada, to sojusznicy. Nie, to nie to, czy wypada, czy nie wypada. To nie chodzi o sojusznicy. Tu u nas nie ma, kilku rzeczach nie ma zrozumienia w ogóle. To się jak gdyby mówi, w pale się nie mieści, że my możemy być i ważniejszym, i od wielu lat jest poważniejszy zagrożenie u nas w kraju to było ze strony agentury Stasi. Bo co to było Stasi? Do dzisiaj nie wiadomo. I trudno dojść do co najjednego. Czy Stasi było wschodnią ekspozyturą BND, czy BND było zachodnią ekspozyturą Stasi? No ludzie, jeżeli jest coś takiego, szef kontrwywiadu zachodnio-niemieckiego na 3 dni niknie, a potem się tłumaczy, że on się uchlał i poszedł sobie do Berlina Wschodniego, to ja mam w to uwierzyć, tak? Że on przez 3 dni pił w tym Berlinie Wschodnim i nic nie gadał i potem wraca? Czy to obraża moją inteligencję? Owszem, lubił wypić, bo cały czas był. Wiadomo było, że on lubi wypić, ale nie na tyle. Ale też ubliża Stasi, że go tam nie złapa. Nie. No to poza tym tak samo. No to Stasi takie głupie nie wiedziało, kto im przez granicę przeszedł. Tam w jedną stronę to oni tam mają tych murów berlińskich wszystkiego, a ten idzie na wódkę. Tak? No i komu oni to chcą nałożyć? Ale ja się nie dziwię. Bo gdybym ja był Niemcem i miał takie służby, to ja bym też współpracował z tym drugim Niemcem, który jest w drugiej służbie, tak? No przecież o co im chodziło? No wielkie Niemcy, a nie o ten, a nie tam socjalizm. Ja robię tu dialektyczną syntezę. I BND, i Stasi to były dwie ręce, lewa i prawa, powiedzmy. No tak. Sicherheitsdienst. No to wyszło z Sicherheitsdienst, czyli z himmlerowskiej organizacji. Czy dokładnie? Która zdominowała Abwehrę.
która zdominowała Abwerę. Abwera się skończyła sama, albowiem Abwera, czas Abwery się skończył. Abwera była kajzerowskim wywiadem, do tego wojskowym, gdzie obowiązywały zupełnie inne kanony, nazwijmy to, nawet wychowanie. W ogóle inna jak gdyby była religia wewnętrzna służby w Abwerze. W Abwerze była kwestia honoru, była kwestia uczciwości, była kwestia, mnóstwo rzeczy. Natomiast Sicherheitsdienst była służbą po prostu wywiadowczo-kontrwywiadowczą, była służbą totalitarną, partyjną, tak, gdzie liczyło się zindoktrynowanie ideologiczne z jednej strony, a z drugiej strony skutek. A nic poza tym. I wierność. I wierność. Mein Ehrenheitstreue. Więc była to po prostu na czas. Sicherheitsdienst był awangardą, nazwijmy to, nazizmu z myślą o latach późniejszych. Nazizm upadł, a Sicherheitsdienst został. To był mózg, nie za to Gestapo. Nie, Gestapo to była normalna policja. Ale proszę zauważyć, że w PRL-u po 1956 roku zmieniono nazwę z NBP na SB. A co to jest SB? Służba Bezpieczeństwa. Po niemiecku Sicherheitsdienst. W tych dziedzinach nie ma przypadków. Ale teraz tak, jeżeli chodzi o podział agentów, bo to też można, dobrze jest czasami wiedzieć, też odsyłam, znakomite są podziały agentów, bardzo dobrze o tym pisze Witias Suworow w tym, z kolei bodajże chyba w GRU to pisze, albo w GRU, albo że pamiętam, w każdym razie gdzieś on u siebie też dokonuje takiego podziału, że są agenci podstawowi i agenci wspierający. Co nam jest bardzo, będzie nam ważne do późniejszej, do wojny informacyjnej. Pierwsze agenci podstawowi to są rezydenci i szefowie siatek agenturalnych. Rezydent to jest nasz człowiek, który jest gdzieś tam sobie uplasowany w danym kraju. Szef siatki agenturalnej może być obywatelem, czyli naszym agentem, który ma pod sobą podagentów, nazwijmy to, ma całą siatkę i to już jest. I on nimi kieruje. Ale to jest agent, czyli jest obywatel obcego kraju. Rezydentem jest z reguły nasz oficer kadrowy. Albo nasz tajny współpracownik. Agenci stanowiący źródła informacji. Agenci egzekutorzy, czyli ci, którzy rozstrzeliwują, likwidują. Agenci werbownicy to są ci, którzy werbują innych agentów. Druga kategoria, czyli to są wspierający, to są agenci legalizacyjni, tacy, co pomagają. To jeszcze jedna uwaga, rozstrzeliwują albo zmuszają do samobójstwa. No nie, no popełnia się na nich samobójstwo. No to jest tak, jak to chyba na towarzyszu Sekule popełniono, że on 3 razy do siebie strzelił, tak? Popełniają samobójstwo. Prawda? Tak mi się wydaje, że 3 razy sobie w głowę strzelił, albo 2 razy sobie w głowę strzelił, popełniając samobójstwo. Ale już nie chciałbym się tutaj mylić, ale to takie. Popełniono na nim samobójstwo. Ale nie strzelał z karabinu maszynowego, tylko z nie, pistoletu, co takiego, jeden strzał, jedno pociągnięcie za spust. To są, tam są wspierający, to są kurierzy, to są właściciele lokali konspiracyjnych, prowadzący skrzynki korespondencyjne, kontaktowe, skrytki i tak dalej. U nas AG to naprawdę się otruł sam. No. Nie 3 razy. Raz, a dobrze. I jest jeszcze jedna, jeszcze są 2 kategorie, co do których, które są niesłychanie ważne właśnie w działalności wojny informacyjnej. To jest pierwsza rzecz, to jest agentura wpływu i agenci wpływu. To jest jedno, a drugie, no i teraz to jest Rosjanie, to jest w Rosjanie ukuli te nazwy, nie wiadomo kto. Nie wiadomo czy GRU, czy KGB, w każdym razie nagle się przyjęła nazwa, to są gównojedy. Gównojady. To jest piękna nazwa. Kto to jest gównojad? To jest obywatel obcego kraju, który za darmo, bez werbowania, na ochotnika, zdradza własny kraj na rzecz w imię miłości do socjalizmu, albo z przekonania go,
i współpracuje ze Związkiem Sowieckim. Albo z miłości do demokracji. Tak? Albo z miłości do demokracji, no nie wiem z czego, do Unii Europejskiej, Piąta Symfonia to jest, tak? No to tam ten hymn, który się zaczyna, ten początek, Unii Europejskiej. Ten biurokratyczny, bo, no tak, bo tak. Ja ułożyłem. No nie, to też nie, no to co innego, ale to. No więc, ja Unię kocham inaczej. Tak jest. No więc Gównojady to są tacy, to jest, sama nazwa wskazuje, jaki jest do nich stosunek oficerów operacyjnych i oficerów kadrowych. No Stalin mówił pożyteczny idiota. Nie, pożyteczny idiota to jest agentura wpływu. Natomiast gównojad to jest niestety, sama kategoria sama w sobie. I ci ochotnicy są niesłychanie groźni. Bo ci ochotnicy są, to jest mięso armatnie każdej demonstracji, a każdą demonstrację na przykład można nagłośnić, tak? Macie teraz rozpudę. Czy gdzieś coś powiedziano merytorycznie? Nie. Jest wrzask. Czy ktoś z Was wie, jakie są te drogi? Bo ja nie wiem. O co tam idzie? Wiadomo, że chcą, budują drogę. O tym wszyscy wiedzą, tak? Czy ci, którzy tam lecą, wieszać się na tych drzewach, protestować, manifestować i tak, oni wiedzą, o co chodzi? Nie. Oni lecą robić zadymy. Gówno jadę. Tylko, że Unia Europejska ma znakomicie, to może się u nas we wszystko wmieszać, tak? Bo się już zmieszało. Pomocy gównojadu. No tak, dlatego, bo to oni narobili tego wrzasku. Podobno, jak mi mówiono, ja nie wiem, być może jestem cholernie niesprawiedliwy, ale tak mi na to wygląda, że tam w ogóle jest jeszcze jedna koncepcja, gdzie można w ogóle zrobić tą drogę jeszcze dalej, tyle tylko, że wtedy zdechnie cały Augustów. Bo to będzie, ten łuk będzie tak daleki, że to się zrobi malutkie, prowincjonalne miasteczko, z którego wszyscy ludzie uciekną, bo nie będzie, bo ono będzie na marginesie już. Ale można coś zrobić. No więc podobno tam jest akurat tak, że jak się nie kręć, to w którąś stronę będzie źle. Ale przecież tego nigdzie nie ma opisanego. Ja to tylko słyszałem. Ale kto z Państwa czy wie, jak tam jest? Tak naprawdę konkretnie? Nie, bo czy przedstawiono nam w mediach, gdziekolwiek, jest taki projekt, idzie tędy, mapka narysowana, drugi projekt, jest tędy, ten kosztuje tyle, ten zagrożenie takie, może jest trzeci, może jest czwarty, tak? Nie ma, jest wrzawa tylko, nie ma merytoryki. Ja Państwu powiem jedną rzecz. Jest publikacja parę dni temu, jest publikacja raportu WSI, no WSI, 397 stron. W Pałacu Prezydenckim bodajże coś się odbywało. Reporterka Polskiego Radia jest, o 12 jest publikacja. O 12 jest klauzula zdjęta z tego, tajności. Na miejscu jest reporterka Polskiego Radia. 7 minut po 12 ona wchodzi na antenę i mówi, że w tym raporcie nie ma nic ciekawego i nic odkrywczego. To ja się pytam, jak błyskawicznie ona musi czytać? Genialna! I ja wiem, że ona nie miała tego raportu w ręku. To skąd ona to wie? Dzisiaj o godzinie 16 w dzienniku radiowym, w programie pierwszym, przepraszam, był godzina 15.30, w skrócie wiadomości. Czytająca dziewczyna, dziennikarka Polskiego Radia, mówi, antysemicka broszura pana Marcina starego Macieja Giertycha. Skąd ona wie, że ona jest antysemicka? Czytała? I pytam się jej, skąd pani to wie? No bo tak było w papie. To dlaczego pani tak napisała, że pani to wie? Trzeba było napisać, jak podaje Polska Agencja Prasowa Antysemicka, pani by wtedy napisała prawdę, a tak to pani... Antysemicka. Czy wedle Polskiej Agencji Prasowej antysemicka? A skąd pani to wie?
I zaskoczenie tej dziewczyny. Dlatego, bo oni, ci ludzie są już tak wymurzeni, że oni nawet nie widzą różnicy. I ona dopiero się jej ocyka w głowie. Że rzeczywiście ona popełni... No tak, no ja wartościowałam. Tak, proszę panie, tego nie wolno. Nie znając. Wartościowała, nie znając. Ale nawet jeżeli ty znasz, przeczytałeś i jesteś... Moi państwo, BBC ma mnóstwo wad. Jest niebywale manipuluje. Pysznie potrafi to robić. Ale jaka tam jest technika manipulacji? Do dzisiaj nie powiedzieli, kto wywołał II wojnę światową. Nie ma. Posłuchajcie. Jest zawsze. BBC nie wartościuje, nie zajmuje stanowiska. Bo po co? A nuż się ktoś myli. Polacy twierdzą, że Niemcy, Niemcy twierdzą, że Polacy. Koniec. Oni zrelacjonowani. A my nic nie twierdzimy. A my nic. Przyjaciele całego świata. A u nas przecież o co chodzi? No, a u nas się co chwila sobie strzelamy informacyjnego kopniaka we własny zadek. Dlatego, bo krócej. Nie wiem, chwileczkę. To napisz to krócej tak, ale żeby było rozsądnie. Ale dlaczego między innymi sobie strzelam? Bo naprawdę od dziesiątków lat. Ja podejrzewam, że tylko przez pewien okres, a i to było trudno, nie mieliśmy tak strasznej agentury wpływów, jak cały czas, który jest, gdzie przecież u nas się ściera, to jest, jesteśmy w takim miejscu kontynentu, że wszystko się u nas musi, wszelkie, kto chce być mocny na tym kontynencie, musi gdzieś tą Polskę zdominować. Albo rozebrać, albo na kawałki, albo... No wszystkim przeszkadza. No cholera, tacy już jesteśmy. No dobrze, ale jesteśmy w tym miejscu i nic się na to nie poradzi. Więc u nas działa taka agentura wpływu. Co to jest agentura wpływu? To, co na początku mówiłem. Eksperci, autorytet. No i jak takiego za rękę złapać? Czy on idzie i gdzieś kradnie jakieś informacje? Wynosi gdzieś z tajemnicy, robi zdjęcia? Nie! Czy on się spotyka z jakimiś agenturą, czy oficerami werbunkowymi, czy tym oficerem prowadzącym CIA, BND, obojętnie czego i gdzie, KGB, gdzieś dalej? Też nie. On jedzie na konferencję naukową. On nie dostaje żadnego honorarium. Przecież jemu nikt nie płaci, nie do skrytki nie chowa pieniędzy. Żadnych zobowiązań. Żadnych zobowiązań, nie. Agentura wpływu dostaje stypendium, tak? Dostaje nagrodę tam, nie wiem, Humboldta, innego jakiegoś. Tak? Legalnie, w Jupiterach, wszystko. No tyle tylko, że taki pan, już teraz już wiadomo, że kto i jak, ale od niedawna dopiero pan Szczypiorski, tak. Najpierw zwerbowany przez nasze służby, potem oddany Stasi, a potem wiadomo, co drukował przez tyle lat, tak? A jak pluł na Polskę, znakomicie, no. Za to mu płacili. A ile nagród zgarnął, tak? Tylko patrzysz, kiedy będzie wiadomo, kiedy, dla kogo pracował. Taki teraz ostatnio tak zmarł. Też taki wielki autorytet. Tylko, że jego akurat, z tego co ja wiem, to był mój kolega przez bardzo wiele lat. I z tego co ja wiem, to on akurat nie służby go, tylko akurat partia go wypychała w różne miejsca. Partia matka nasza. Tak jest. Ale agentura wpływu prowadzi, jest to dlatego jest jeszcze też zła, że nie tylko dlatego, że nie można jej nic udowodnić. Nie można za łapę złapać. I strasznie ciężko jej co. No bo przepraszam, złapiemy, no dobra, wiemy. Agent wpływu, no i jak mu to udowodnić? I powiem wprost. Jak to ja? Ja po prostu tak uważam. No i to mówię. No. Ja uważam, że niemieckie supermarkety są wspaniałe, tak, bo mają doskonałą bo mają doskonałą organizację pracy, dlatego, że mają tylko marżę zysku 3-4%, tak, a inne mają takie francuskie, to 7% sobie osobno, czy te sobie byłyby tańsze, tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i co mu zrobić? Nielegalne coś? Nie. Agentura wpływu. I on z
swój jad sączy dyskretnie w środowiskach. Tylko namiar cybernetyczny to łapie zresztą. No to ty jesteś akurat specjalistą od tego, żeby ich wykryć przy pomocy namiarów z cybernetycznych, bo to jest możliwe. I wprowadzić to do cybernetyczną teorię dowodów. No sądów. No dobrze, ale spór. Dwie książki o tym napisał. No dobrze, a znalazłeś sędziego, który w to uwierzy? No bo trzeba przeszkodzić. No dobrze, no ale nawet. To jest ale teraz, z ignorancji się bierze. No bierze się z ignorancji. No dobrze, ale teraz znajdź mi takiego, który nawet jeżeli uwierzy, któremu potem ktoś dobry, jakiś kauzy Pedra, apelacji mu napisze i co? No i. Wszystkich trzeba przeszkolić. No bo trzeba, no wiesz. Wystarczy cztery ziobra, tak? Ale ziobro mógłby ten temat zrozumieć. Nie, on prawdopodobnie tak. Więc jak ja bym do niego z tym poszedł, to bym mu zaraz autorytet powiedział, Kosecki, to komuch. No bo jak to? Oczywiście, że komuch. No. Cała agentura wpływu, która jest bardzo, rozbudowuje się bardzo, bardzo ją w miarę możliwości jak najdalej. Ona po prostu działa w kierunku samozniszczenia, albo chce sama zniszczyć struktury państwa, lub pomaga w zniszczeniu struktur państwa, lub chce stworzyć takie mechanizmy, to jest najlepsza agentura wpływu, która stworzy takie mechanizmy, żeby struktury państwa się same niszczyły. Bo cała wojna informacyjna do czego służy? Do tego, żeby wytworzyć w społeczeństwie takie mechanizmy i tak tych ludzi ogłupić, a jednocześnie tak wpłynąć na struktury państwowe, żeby to były struktury się same niszczyły, jak gdyby zjadały się od ogona. I żeby same społeczeństwo samo siebie niszczyło, samo siebie niewoliło. I żeby w następnym pokoleniu, inaczej, żeby rodzice namawiali dzieci, żeby dzieci się dawały zniewolić, tak? Babcia, która głosowała na Unię Europejską, żeby wnusiom było lepiej. No kurde, no. Przepraszam, ale mnie to szlak trafiał w tym momencie. No tak, ale ja miałem przewagę nad tą babcią, że ja 20 lat wcześniej spędziłem w Unii Europejskiej i mieszkałem w tamtych krajach, a ona nie, jej się wydawało, że tam będzie lepiej, a i ona dla wnuczków robi ja dobrze. Aktorów tak mówiła. Proszę? Tak. No tak, no. I oni tam myśleli co gorsze. I teraz tak, w warunkach demokratycznego państwa w zasadzie agentury wpływu się nie wsadzi się do. Jak można wsadzić? Każdy ma prawo do głoszenia swoich poglądów. A w najgorszym razie, no to on powie, no myliłem się, no głupi jestem. No, no i co takiemu zrobić? Przepraszam. Przepraszam, no pomyliłem się. Cywilizacja przeprośna, przepraszam. No tak jest. I prosi, no przeproszenie. Przecież oni się nie kontaktują najczęściej z oficerem prowadzącym, czyli nie można go dorwać, tak? Tak jak mówiłem, nie otrzymuje instrukcji wywiadowczych. Nie pobiera wynagrodzenia. On idzie na konferencję naukową, stypendia pobiera i tak dalej. On nigdzie nie spotyka się z politykami, tak? Z ludźmi świata gospodarki, nauki. Zebrane wrażenia tylko. On nawet nie ma faktów, on ma tylko wrażenia. A o tych wrażeniach wyniesionych z konferencji tam w jednym lub drugim miejscu opowiada dalej. Czyli formalnie ci ludzie nie robią nic nielegalnego. Tyle tylko, że ogłupiają następni. I teraz jest problem. Czy oni ogłupiają tylko tych nas, jak gdyby tych szeregowych ludzi, czy ogłupiają decydentów? Bo jeżeli najlepsza agentura wpływu ogłupia decydentów i podsuwa im rozwiązania, które to rozwiązania mogą prowadzić, bo oni decydują albo do mylnych decyzji, albo do decyzji niszczących własny kraj. To i myśmy i teraz co się robi, żeby zniszczyć właśnie taki kraj, który chcemy zaatakować? Po pierwsze, to jest promocja centralizacji decyzji. Czyli dążymy do tego, żeby w danym kraju decyzje były scentralizowane. Dlaczego? Dlatego, że
jak jest wertykalna hierarchia, to jest wódz, niżej, 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 ta piramida. Wszystko jest jak w zegarku, porządnie. I ten na górze ma najwięcej do powiedzenia. To jest to najłatwiejszy kraj do rozwalenia. Bo wystarczy wprowadzić poniżej jego kilku właśnie agenturę wpływu. I on będzie nakazywał i reszta będzie wykonywała, bo tylko jest cum befel i się robi tak. Albo ruki paszwam. Albo ruki paszwam. I no, to jest nasza cel. To jest nasza cel. Jako wlewa na stypendium w Ameryce zaprogramowali i on Gorbaczowa. A taki Belcerowicz to co jest? No też to samo, no ale to powiedzmy u nas, a tu ale takie wielkie imperium. No. Bezbronne było bez walki informacyjnej. U nas, zresztą do dziś nie rozumiem, dlaczego przegrali. U nas przecież dopiero rozbito znakomicie komunizm, kiedy towarzysz Jaruzelski został wodzem, już nic, wszystko miał. Pierwszy sekretarz partii, minister obrony, premier tam w pewnym momencie, wszystko miał. I jeszcze Szewron. I Szewron, tak. Wszystko. I w tym momencie już był koniec. To było wiadomo, to się już musi rozwalić, dlatego, bo wystarczyło mu podstawić jednego z jednej strony Rakowskiego, a z drugiej strony Kiszczaka, a z trzeciej strony podeprzeć ich obu jeszcze tym pułkownikiem, czy majorem wcześniej Górnickim i była w porządku, tak? No ale ci trzaj soldaten to Sicherheitsdienst. No to trzaj soldaten to jest ten Rakowski i Kiszczak, to jest Sicherheitsdienst. To jest najprawdopodobniej jest bardzo wiele na to dowodów, że obaj panowie zostali zawerbowani jeszcze przez organizację himmlerowską jako młode chłopaki. Tak, no to najlepsze jest. To jest najlepsze. W 45 roku. Życiorysu. To tak wynika trochę z tego. To znaczy, inaczej. Kiszczakowi zrobili komunistyczny życiorys. Nie, ale Kiszczak był przeszkolony najprawdopodobniej we Wrocławiu. W 45 roku jeszcze przed zamknięciem Wrocławia jako twierdzy Wrocław, festung Breslau. Do Wiednia go przywrócił. Zanim zamknięto Wrocław jako twierdzę, wywieziono go do Wiednia. Przerzucono go do Wiednia i tam dostał rekomendację o podziemnej organizacji partyjnej KPD, Komunistycznej Partii Niemiec w Wiedniu. Tylko że to jest organizacja wiedeńska KPD. W 1945 roku to tak było jak piąta komenda win. Wszystko było w rękach Sicherheitsdienst. I on całkowicie. Wszyscy. Tam tylko nie wiedzieli o sobie, że ten obok to też jest. Więc w związku z czym oni... Poza agentami się nie odbywa takich wentykli wielosobowych. Ich się nie zbiera na zebranie całej siatki. Face to face. Więc z rekomendacją tej organizacji przerzucono go do Pragi. W Pradze dostał czeskich towarzyszy rekomendacje, przerzucono go na Śląsk. Teraz kwestia, bo trzeba było sprawdzać, kto był z tych czeskich towarzyszy, którzy dołożył swoją rekomendację do rekomendacji Wiedeńczyków. I tu od razu w informacji wojskowej startuje i werbuje towarzysza Jaruzelskiego na... No. Dwie decyzje Kiszczaka bardzo znamienne. Pierwsze, zezwolenie Stasi na werbowanie w Polsce. To zdrada podwójna. To jest jedna rzecz. I to jest bodajże 84 rok, albo 85. A mniej więcej w tym samym czasie oddaje z Jaruzelskim wspólnie, ale z jego ten, oddaje polskie wody terytorialne NRD. Kanał żeglowny do Szczecina. Mam mapy, dostałem z Komitetu Wojewódzkiego w Szczecinie wówczas. Na bieżącośmy to śledzili, akt zdrady. Przecięli nam szlak dojazdowy. I gdyby nie to, że prezydent miasta Szczecina przepił sprawę z towarzyszami z bazy morskiej Bałtyjsko-Wofłota w Świnoujściu i przepili sprawę i tam a tamten admirał, lokalny komendant, który był jeszcze z II wojny światowej, frontowszczyk powiedział, co? Niemc? To my ich jeszcze raz do Berlina pogonimy. Ubiją Germańca. Tak jest. I efekt był tego taki, że jak się ścigacze NRD-owskie zanadto zaczęły wtrącać i że twierdzą, że to jest ich
wody terytorialne ich, ich kanału wobec tego tutaj, bo oni przeganiali w ogóle statki, które tam tędy szły. A jachty i takie drobne ustroje morskie to usiłowali przytopić, przechodząc na dużej szybkości obok i robiąc fale. No to wtedy przeszły obok tych ścigaczy nerdowskich, przeszły ścigacze sowieckie i też, że tak powiem, dały do zrozumienia, żeby zmykali z powrotem do Roztoku i się nie wtrącali do. Dobra. Ale temat może wrócić. Ale temat może wrócić dlatego, bo decyzja została podjęta. O to chodziło o jedną rzecz. Czy linia graniczna, która wychodzi tam, ma iść tak, czy pod kątem prostym? Jeżeli pod kątem prostym do linii brzegowej, tak, to wtedy jest polski ten kanał żeglowny do Świnoujścia zamknięty, jest na wodach terytorialnych Niemiec. Jeżeli tak, czyli przedłużenie granicy, no to wtedy on jest po naszej stronie, tak? No i to, że to nie, Niemcom się oddaje ten rejon. Mam kserokopię tej mapy. No, więc pierwsze to jest promocja centralizacji decyzji, bo wtedy się rozmontowuje państwo. My się nadajemy jako Polacy, już ze swoją krnąbrnością z jednej strony, a z drugiej strony, co nam to ktoś tu będzie rządził, kiedy my myślimy inaczej. My się nadajemy do sieciowego układu państwowego. Zresztą tradycyjnie mamy kraj w Polsce, mamy historycznie sieciowy układ. Sejmiki, grupy całe plemienne, co się zbierały i był wiec plemienny i tak dalej, to jest sieciowe. Państewka magnatów. Państewka. Myśmy mieli mnóstwo drobnych połączonych wspólną myślą. Natomiast natomiast nie wertykalną strukturę. Natomiast przy wertykalnych strukturach państwa tam w zależności szczeblami, takie struktury się dość szybko rozbijają. Zresztą przed rozbiorami zaczęto centralizować. No u nas tak, u nas centralizowano, u nas bardzo fajnie to centralizowano, ale centralizowano koncepcją, a nie centralizowano strukturą biurokratyczną, nazwijmy to, że to tak ma być. Podobnie tak samo działa w Chicago Związek Narodowy Polski, nie? Są koła tylko. Tak. A nie ma tak, że jest koło, a potem koło dzielnicowe, które jest ważniejsze niż ten... Są oddzielne koła, bo no tak, gdyby to było wszystko razem, by się rozwaliło w parę dni, nie? Tak, no. Ale tak, są koła Podlasia, Warszawy, coś innego, Sandomierza i tego. I tak pracują wszyscy w koła. I to się trzyma ponad 100 lat. No bo to jest sieciowy układ. A nie wertykalny. Dobra, teraz jest druga rzecz, do czego się dąży. Inspirowanie błędnej polityki kadrowej. Przede wszystkim na szczeblu decyzyjnym. To znaczy co? Pchamy głupich, promujemy miernych, wiernych, ale biernych. Chodzi o to, żeby nie trzeba własnej agentury klasować. Wystarczy umieścić na właściwych miejscach osoby ambitne, kłótliwe, niekompetentne i podatne na szantaż. Wystarczy. A teraz popatrzcie, więc samogra. A teraz popatrzmy w kółko. No. Tak to. Penetracja centralnego ośrodka decyzyjnego i rozbudowa własnych kanałów inspiracyjnych, przede wszystkim agentury wpływu. Agenturę wpływu inspiruje. Jeżeli teraz tak, inteligentny agent wpływu, któremu nic nie można udowodnić i za łapę go złapać. I ma czyste sumienie osobiście. I ma jeszcze do tego on jest przekonany, bo takiego się wybiera, żeby był, że on ma czyste sumienie. A on będzie szczuł dwóch ambitnych i kłótliwych. Starczy, prawda? Przy pomocy donosu. Różnie, donosem, niekoniecznie. On będzie tylko szczuł, namawiał ich, słuchaj, no tamte, no Beniek, co ten Beniek na ciebie wygaduje? A tamtemu drugiemu, no słuchaj, no, rozmawiałem wczoraj z Karolem, no. Ty wiesz, co on na ciebie powiedział? No i starczy, tak? I panowie już się biorą za łby. No. I jeden drugiemu żadnej decyzji nie przepuści. Idzie do nas zwrotny. No. Że wiesz, co ten na ciebie mówi? Inspirowanie błędnych decyzji podejmowanych przez organa centralne przeciwnika. Czyli przy wertykalnej strukturze, jeżeli jest tam zależność taka, że ten na górze to jak powie, to tam ci wszyscy słuchają, to jedna głupia decyzja tam przekłada się na wszystkie decyzje do dołu.
ale trzeba teraz odpowiednio zainspirować, żeby tam podjęto głupią decyzję. Jakbym widział towarzysza Wojciecha i jego otoczenie. No. Jak zwykle. Co, Jaruzelski? Tak. Towarzysz Jaruzelski był, ktoś go kiedyś mi określił w tamtych latach, no że on jest niesłychanie pracowity. Tak. Ja pytam się tak, no ale dobrze, co to jest? On jest jak maszynka do mięsa. No to mnie to zaintrygowało, a mówił to jeden z wicepremierów ówcześnych, więc miał możliwość obserwacji. Więc się pytam, dobrze, no ale o co tu chodziło? Bo widzisz, bo on to tak, tu nawrzuca i potem kręci. I tu patrzy, czy coś wychodzi. Nic nie wychodzi. No to nawrzuca tu nowych praw, nowych różnych pociągów i kręci. Wychodzi coś? Nic nie wychodzi. No to jeszcze więcej, mówi przepisów. No on mówi, on tak jest, jak maszynka do mnie. Ale metoda towarzysza Wojciecha nadal jest. W życiu. Ustosowany. Również w czwartej RP. Teraz, o, w czwartej RP teraz, co i w trzeciej RP zwłaszcza, to jest kolejna rzecz. Inspirowanie nadmiaru decyzji podejmowanych przez organa centralne przeciwnika. Czyli w danym kraju, który chcemy opanować, robimy tak, żeby było organy centralne podejmowały jak największą ilość decyzji różnych. Ludzie, ile u nas prawa by powstawało, tak? Czy nie ma dnia, żeby jakieś ustawy gdzieś nie robili, tak? I to się okazuje, że knot za knotem. To chwileczkę, komu to służy? W tej chwili kodeks handlowy, kodeks spółek handlowych, bo to się tak nazywa, KSH, to u nas jest taka gruba książka. A ja u siebie w bibliotece znalazłem kodeks spółek handlowych, czy to się, nie kodeks handlowy, który był pierwszy przed wojną zrobiony w 20 latach. Dlatego, bo mojemu tacie autor zadedykował. To jest, o, tej wielkości książeczka, tylko taka cieniutka. A w tej chwili to jest taka gruba książka i to nie bez komentarzy, tylko nie, normalne. Taka gruba i A5. No to po co to tyle tego prawa? A wtedy to wystarczało, tak? I jak się popatrzy, to tam jest wszystko opisane, co trzeba. Dobra, teraz inspirowanie tarć i walk wewnętrznych. Jak to znakomicie w każdej partii sobie można. A u nas? Demontaż mechanizmów samosterowania społecznego. I to są rzeczy bardzo ważne. Bo każde społeczeństwo ma samo takie instynkt, można powiedzieć, wewnętrzny, takie mechanizmy samosterowania. To jest coś, co mówimy system odwiecznych wartości. Tak jest przyzwoicie, tak się powinno robić. A tu chodzi o co? O to, żeby szerzyć demoralizację, dezinformację, korupcję, indyferentyzm ideologiczny, który się mówi, jaka tam ideologia, my jesteśmy apolityczni. Najłatwiej. Cały tradycyjny system prawny, cały tradycyjny system wartości, zamiast tego się podkłada ludziom masowe przepisy prawne, wszystko regulujemy aż do absurdu, Unia Europejska się kłania, ale niekoniecznie zgodnie z prawem naturalnym. Kolejne, blokowanie przepływu informacji, dezorganizacja tych elementów państwa przeciwnika, które zajmują się przetwarzaniem informacji, czyli uczelni, zablokować uczelni. Poprawność polityczna znakomicie blokuje rozwój nauki wszelkiej. Stany Zjednoczone już to przeżyły, my dopiero przeżywamy. A poza tym można nasyłać masowo agenturę, to co robili bolszewicy tuż przed wybuchem II wojny światowej i Niemcy zresztą też, masowo setkami nasyła się agentów. Po co? Byle jakich. O, byle jakich, nieważne, zaresztują go za tydzień, miodzie, zaresztują go za dwa tygodnie, jeszcze lepiej, zaresztują go na trzeci dzień, nic wielkiego się nie stanie. Ale ta masowa agentura, to jest wiązanie kontrwywiadu. Jeżeli latacie za takim maluśkim pionkiem, to dużego nie będziecie mieli czasu ganiać za dużo. Przecież każdy kontrwywiad ma swoją określoną ilość ludzi. Ci ludzie doba ma 24 godziny. Jeżeli im się napcha tego chłamu różnego, którego no też muszą stracić czas na znalezienie, wykrycie, aresztowanie i tak dalej. Tutaj dam przykład, jak akurat siedziałem w więzieniu w 60 roku i na celę jakiś czas wstawili byłego oficera informacji. Wtedy to był już
60-tych latach był w milicji, w brygadzie do walki z przemytem i sam przemycał. Także ta korupcja już była wtedy. No i on opowiadał, jakie oni zbierali informacje. Informacja wojskowa, oficer informacji. Mówi tak, donosi mi właśnie ten informator, że ktoś tam powiedział, że ma w dupie władzę ludową. Zakładamy sprawę, kryptonim dupa. No nie żarty, to trzeba. Z frontu. Dobrze, ale spróbowałby nie założyć sprawy. No, to na niego by założył. No oczywiście. Ale teraz jest analogicznie. No, jak ja słyszę, że poprzedni, zarzutem pod adresem poprzednich służb jest to, że ilu nałapali agentów, a nie jednego. No. Aresztowanie agenta czy wydalenie to jest porażka kontrwywiadu. Porażka kontrwywiadu podręcznikowa. Bo jak się namierzyło, to trzeba go otorbić. Albo otorbić i wiemy wtedy, kto jest agentem. I mówią wtedy, ale mówię, wokół papieża było dużo tych agentur. I nic nie robił. Oczywiście, że nic nie robił, bo wiedział, jeżeli rozgryzł i wiedział kto, to nic już nie musiał. Wiedział, co z nim. Bo jeżeli by go, jeżeli wiemy już, kto jest rozpracowany, stwierdzimy, zidentyfikujemy, Kowalski jest agentem obcego wywiadu, to za Boga Kowalskiego nie aresztować. Jeżeli się nie da go przewerbować, żeby był podwójnym agentem, odwrócić go, to można mu podsuwać fałszywe informacje. To wtedy on będzie swój. Albo inspiracyjny. Albo inspirować tylko do czegoś innego. Ale w życiu nie aresztować. Aresztowanie to jest ostateczność. Dlatego, bo jeżeli aresztujemy Kowalskiego, to teraz trzeba będzie od nowa szukać, kogo nam naślą. Bo wiadomo, że naślą. Na pewno naślą. Bo na pewno naślą, tak? Bo muszą, bo taka jest prawo. No. Więc jeżeli naślą, to trzeba będzie od nowa go szukać. A tak to my już jego wiemy. Być może on się, to trzeba mu tylko tak, żeby on nie mógł szkodzić. Ale przynajmniej, żeby mógł szkodzić jak najmniej. O tym mówił zresztą brygadefiurer Bruno Streckenbach na posiedzeniu rządu generalnej guberni. Chyba gdzieś na początku 40 roku, ile pamiętam. O tym właśnie mówił. Bo tam ci chcieli, żeby od razu zlikwidować tajne organizacje, od razu je likwidować. A ten Streckenbach im zrobił taki właśnie znaczy wykład, że nie można. I to jest w protokołach posiedzeń generalnej guberni, ale nasze służby do tego w ogóle nie zaglądają, bo ich tylko interesują post-ubowskie. No UB miał bardzo niski poziom wachowy, to trzeba wiedzieć, a Sicherheitsdienst bardzo wysoki. I teraz jeszcze co się atakuje w wojnie informacyjnej? W pierwszym rzędzie. Kręgi opiniotwórcze. Czyli dziennikarzy, polityków. Urabia się osoby wpływowe, żeby urabiały osoby wpływowe. Tak. Drugie, media. Przecież media można na różne sposoby przejmować. Od takiego otwartego przejęcia to inspiracje, tak jak mówiłem, to znaczy po kupowanie. I tu są takie sobie znalazłem fajne przykłady. W latach 80. XIX wieku, czyli dawno, dawno temu, bo to nic nowego pod słońcem, agentura zagraniczna carskiej ochrony miała na swojej liście płac w Paryżu i we Francji dziesiątki dziennikarzy, płaciła tysiące rubli, złotych oczywiście rubli, miesięcznie w subsydiach i miała w kieszeni takie gazety jak Le Figaro, do dzisiaj ukazujące się, Echo de Paris, do dzisiaj, i Galois, tej gazety już nie ma. Carskie Ministerstwo Finansów przepłacało francuskich dziennikarzy, żeby tworzyli przychylny klimat dla rosyjskich starań o kolejne pożyczki zagraniczne we Francji. Oczywiście, pisali znakomicie. Nisko oprocentowane. No, tak jest. To nie była pułapka kredytowa. Paryski przedstawiciel ministerstwa, Artur Rafałowicz, miał w kieszeni wszystkie liczące się gazety francuskie z wyjątkiem Limanity. Ale to było za carskich czasów.
Po przegranej wojny z Japonią w 1905 roku Rafałowicz wydawał miesięcznie do 200 tysięcy franków, to były straszne pieniądze wtedy, na łapówki dla dziennikarzy, żeby minimalizowali porażkę Rosji w wojnie japońskiej. Ale teraz z doświadczeń, to była ochrona carska. Czekawo robiła dokładnie to samo. Zresztą mieli ułatwione, bo to był sojusznik. Tak jest. A CK robiło, wydawało z kolei, kupowało prasę brytyjską w dużej mierze. To samo robiło później KGB. Tyle tylko, że KGB miało na swoich usługach kilka tysięcy dziennikarzy na całym świecie. Dokładnie nie wiadomo. Ale wtedy dzięki temu mogło prowadzić koronkowe operacje, dosłownie koronkowe operacje dezinformacyjne, rozpisane nawet na kilkanaście krajów. No dobra, do dzisiaj pokutuje. Skąd się wziął... Niezależne źródła się potem cytować. Tak, tak, tak. Skąd się ten... Taka jedna z najlepszych takich ich operacji to zrzucenie winy za pojawienie się wirusa HIV na amerykański program wolny biologiczny. Do dzisiaj to pokutuje. Do dzisiaj to pokutuje. A kto się na to dał wziąć? A kto się na to dał wziąć? Nie tylko. Konserwatywny dziennik londyński Daily Express. Kanał telewizyjny brytyjski Channel 4. Najpoważniejszy kanał, takie coś w rodzaju u nas niezależnej, ale to u nas nie ma takiego kanału. Bo to jest ten... Nie, nie, ale to nie jest... To jest, bo to jest trochę inny. To jest taka jak gdyby na bardzo poważnie... Channel 4 to jest na bardzo poważnie wzięta taka telewizja dla ludzi myślących, nazwijmy to w ten sposób. Drugi program Polskiego Radia może. Coś takiego jak drugi program Polskiego Radia. Coś takiego właśnie. To jest skrzyżowanie dwójki z Biską. I to jest Channel 4. I oni się też dali radę wziąć. Dojść tam trumfu. Proszę bardzo, zrobiło cały wielki program. Nexus jeszcze. Nexus, ten wychodzi z pracy. Tak. Więc jak się przejmuje media? Media można przejmować właśnie przez albo kupując, albo sobie można kupując jak? Kupując można bezpośrednio. Przyszedł Springer, zrobił sobie, otworzył gazetę. Kto mu dał zezwolenie, nie wiem. No ale ma. Można kupić. A kontrwywiad powinien ustalać takie rzeczy. W ogóle nie powinien dopuścić już przy tej koncentracji niemieckiego kapitału w polskich mediach, gdzie są całe na ziemiach tak zwanych odzyskanych, czyli byłych niemieckich ziemiach, tam już w ogóle nie ma polskich gazet, moi państwo. Tam wszystko już jest, cała lokalna prasa jest w rękach niemieckich. No i Passauer Presse w większości przypadków. Bardzo łatwo się przejmuje, poza mediami, to się bardzo łatwo przejmuje partie polityczne. Partie polityczne są zwertykalizowane, dlatego, bo tak to wygląda. No, od góry tam jest pierwszy sekretarz, bo nie. Dość łatwo przejąć. Via agenturę wpływu. Najtrudniej jest struktury państwa zlikwidować, dlatego, bo one są jak gdyby zastały i tam różni ludzie w różnych miejscach tkwią. Ale atak na struktury państwa to już jest koniec całej agresji takiej informacyjnej. Albowiem jeżeli się uda wprowadzić chaos i spowodować erozję instytucji państwowych, albo tak wypaczyć ich funkcjonowanie, że one przestają funkcjonować, albo robią tyle błędów, że się całe państwo się zatyka, nazwijmy to w ten sposób, no to już jest samo zniszczenie państwa. Tak? Ono się samo niszczy. I to państwo niszczy własne społeczeństwo. Tak? U nas jest teraz kapitalna rzecz, te szybkie sądzenie tych drobnych przestępstw. Kogo łapią? Pijanych rowerzystów. To już pokazywali dzisiaj rezultaty. I będzie taka ilość tych spraw, że sądy, które i tak są przeciążone, już się zatkają do reszty. Dlaczego? Bo co będzie teraz? Bo teraz... Dzienia się zatkają areszty? Nie. To nie takie znowu zatykanie. Dlatego, bo jeżeli bardzo ładnie zaczęli w tym Sępolnie Krajeńskim tego pierwszego, bardzo fajnie skazali. 4 miesiące pracy społecznej. Będzie zapieprzał z miotłą po tym. Bardzo wiosna idzie, przez 4 miesiące będzie sprzątał ulicy. No ale akurat się znaleźli mądrzy sędziowie. No więc mądrzy sędziowie, głupi sędziowie to zatkają. Inaczej sędzia to prowadzić mu do więzienia. A kamera była telewizyjna, a kamera nie będzie, będą głupi wyroki wtedy.
Tak, oczywiście, to jest bardzo rzeczowo. Bo to wiadomo, że oczywiście przed kamerą podpisał się mądrością. Nie, ale podpisał się akurat ten doskonale. I w momencie, kiedy się zacznie na rozpad struktur państwowych, to już wtedy co zostaje? Jaki można dać argument w ramach takiej Unii Europejskiej na przykład? No panowie, no oni nie potrafią się rządzić. No to trzeba przejąć, wziąć protektorat, albo inaczej, zająć, przejąć, rządzić. No jakie były powody rozbiorów Polski? No nie potrafiła się Polska sobą rządzić, no to żeśmy my wzięli kawałek, plus, jak to było? Jedną wzięli Austrijcy, drugą Prusacy, a trzecią my, tak? No więc to rozebrano, a dlaczego z kolei w 20 roku, dlaczego w 18 roku z kolei myśmy dostali z powrotem tą Polskę? Nie dlatego specjalnie, że towarzysz Lenin nasz kochał, albo towarzysz, przepraszam, prezydent Wilson zrobi, albo ktokolwiek inny. Na tym terenie, w bezchołowiu ewakuacyjnym, gdzie tu jest z jednej strony rewolucja, a z drugiej strony Niemcy mają kilkaset tysięcy jeńców, którzy chcą wrócić, ale nie bardzo jest jak. Tylko Piłsudski ze swoimi legionami gwarantował swoją organizacją podziemną i wszelką, gwarantował, że na tym terenie będzie tak porządek i jedni dadzą radę sobie przewieźć swoich jeńców, wziąć i ewakuować, drudzy też i będzie jakaś organizacja i porządek. I dlatego, że i potrafił to szybko zorganizować, bo było przygotowane wszystko. Zresztą do końca dzisiaj, ja nie znam pracy żadnej poważnej, a mnie zaskoczyli 20 lat temu. Kiedy robiłem swój doktorat, a robiłem go w Aberdeen, różne było międzynarodowe takie towarzystwo i pewnego dnia przychodzi do mnie dwóch takich kolegów z naszego, nie wiem, doktorantów też z naszego wydziału i mówią, słuchaj Rafał, może byśmy pogadali. Zajrzałbyś do nas, lubisz jakąś orientalną kuchnię? Mówię, lubię. Ja wiedziałem, że to są dwaj pułkownicy z Sztabu Generalnego Korei Południowej. No więc gadu, ja wziąłem pół litra polskie, oni zrobili coś tam do tego, gadu i w końcu jak żeśmy pół litra wypili, tam potem do czegoś jeszcze czegoś. No i w końcu pada pytanie, które było podstawowe. Słuchaj, przecież Polska była podzielona na trzy kawałki. Ja mówię tak, jak żeście to zrobili, żeście stworzyli nagle jeden kraj? I to mnie zastrzelili, bo nie wiem. I nie znam pracy, która by mechanizm zbudowania tego kraju z trzech kawałków rozbiorowych, jak byśmy to zrobili? Bo oni mi mówią, słuchaj, my jako sztab generalny musimy to przestudiować, nas to któregoś dnia czeka. Z północnej i południowej Korei dwie różne struktury, dwie różne ideologie, język ten sam. Wszystko jest odmienne. Pokolenia już są inne, tu wychowane i tam wychowane, tak jak u was. No. Jak żeście to zrobili? Rodzina. Nie wiem. Wróciłem do Polski akurat jeszcze wtedy, to był ostatni raz, kiedy przed wyjazdem sprawdziłem literaturę, ile mogłem, żeby tym chłopakom zawieść i powiedzieć. I nie znalazłem. Nie znalazłem żadnej analizy, jak myśmy to zrobili. Oni by to uwierzyli, od tradycji, tak się programowało już ze trzy pokolenia. No dobrze, ale odcinano nas w Prusach od tradycji, w Austrii najmniej, w Rosji przecież jak strasznie, od języka, od religii, od wszystkiego. Nie no. A cośmy zbudowali, no nie, i nie wiadomo jak. Po prostu tajne organizacje. No dobrze, ale... Nie tylko tajne organizacje, to jest, wiesz, to do tego jeszcze trzeba społeczności. Nie wiadomo jak to, no ja nie wiem, nie znalazłem żadnej analitycznej pracy. Dobra, a co się, więc je, można zbudować, ale można też rozwalić te struktury państwowe. Ale teraz, to już jest jak gdyby rozpad, to wtedy jest rozpad i no nie ma innej możliwości. Moim zdaniem my w tej chwili zmierzamy w tym celu, ja bym się nie zdziwił, gdyby któregoś dnia był rozbiór kolejny. Moim zdaniem już zapadła decyzja między Rosją a Niemcami, już zapadła. No na szczęście Ameryce to się nie podoba. Na szczęście Ameryce to się nie podoba.
No ale teraz popatrzcie Państwo sobie tak, my chcemy zresztą Chinom też się my chcemy sobie robić tą tarczę, przecież ta cała tarcza to nie gra roli, militarnie to nie ma żadnego znaczenia. O co tu chodzi? Tak na mój rozum. Beck zrobił przed wojną jedną wielką rzecz. Umotał wielkie mocarstwa w tą wojnę. Oni jednak, czy Francja i Anglia... Beck i Mościcki. 3 września jednak wypowiedzieli tę wojnę. A tak to by nie wypowiedzieli, gdyby on nie umotał. I to była jego największa zasługa. My jesteśmy w tej chwili w bardzo podobnej sytuacji jak 39 rok, czy tam 38 na 39. Już jesteśmy po Rapallo. Jak sobie podają nad nami głowę, rękę od Berlina do Moskwy, to nam się w Polsce cholernie ciężko oddycha w tym momencie. I moim zdaniem ta cała tarcza to jest kontynuacja jakby polityki Becka. Kogo możemy umotać? Co? Francję? Anglię? To już nie to, to już nie są mocarstwa, to są małe kraiki. Anglię to samo. Zostają nam Stany Zjednoczone. To chodzi o to, żeby oni tu byli obecni, bo wówczas zajęcie czegokolwiek, czy atak jakikolwiek tradycyjny, byłby atakiem na jednakowoż Stany Zjednoczone, bazy amerykańskie i ich interesy. Z punktu widzenia strategicznego to jest rozwiązanie. Teraz zresztą popatrzmy, komu się to nie podoba, ta tarcza rakietowa. Najpierw w Moskwie, Putin, najpierw wrzeszczał, potem tam generały. A teraz kto? Teraz Angela Merkel, a jakże? Jej się nie podoba tam temu drugiemu, co to tam. Bo to NATO podzieli to. No wszystko, teraz, a może by to NATO w ogóle wzięło tą całą latarczę i co robi? I najlepiej, żeby była w Niemczech. Jest to NATO wziąć Rosję. Tak jest, tak jest. Ale bardzo jasna wypowiedź teraz Angeli Merkel była bardzo. Wczorajsza, czy dzisiejsza. Tak, właśnie. Ona z tym w piątek przylatuje do Warszawy. No, no smatrycie, na to szczyt sam przyjdzie. No, tak jest. No. Moi Państwo, teraz wobec tego należałoby u nas wszelkie... Zresztą to jest ciekawa rzecz. Zwracam uwagę, że akurat ponieważ Izrael, no mówię o Żydach żydowskich, nie o Żydach niemieckich na przykład, czy Żydach rosyjskich, tylko o Żydach żydowskich z Izraela, no i z Ameryki większość, to nie wszyscy, to Izrael też ma tutaj interes w tym, żeby Polski nie zniszczono, ze względu na to, że oni mają sprzeczność interesów i z Niemcami, i z Rosją. Do pewnego stopnia... Są po stronie Ameryki. Do pewnego stopnia mają sprzeczność, do pewnego stopnia nie. To jest kwestia, gdzie... No to jak zawsze. No, to jest wszystko, gdzie się da zarobić. Przecież... Wiecie co, jeżeli ja przeczytałem raz, to Sanhedryn to chyba, zdaje mi się, uchwalił na swoim ostatnim, przed rozgonieniem, chyba to było ostatnie albo przedostatnie, przed rozgonieniem Sanhedrynu, czy ci Żydzi, którzy współpracowali z armią rzymską i dostawy robili dla tej armii rzymskiej, która tam niszczyła ostatnie powstanie żydowskie, to ci Żydzi to oni byli zdrajcami, czy nie byli? No właśnie. No i wyrok Sanhedrynu był, nie byli, ponieważ zarobili pieniądze na tych dostawach. Dobra. Co się atakuje w wojnie informacyjnej? Materiał ludzki. Wojna informacyjna się tu rozgrywa. Na płaszczyźnie ludzkiej świadomości. To jest pole bitwy. To jest pole bitwy. Trzeba biologicznie osłabić atakowane społeczeństwo, żeby uruchomić mechanizm instynktu samozachowawczego, który nakazuje podporządkować się posłusznie w imię przetrwania narodu. Myśmy po wojnie nie wojowali specjalnie po II wojnie światowej. Nie wojowali specjalnie z Rosjanami. Dlaczego? Dlatego, bo włączył się samozachowawczy instynkt narodu. Że dalej już upuszczać krwi nie można. To nie była kolaboracja, to była chęć zachowania narodu. Do 56 roku siedzieliśmy cicho, tak? Następne pokolenia dopiero, kiedy żeśmy się odbudowali ludzko po stratach II wojny światowej, demograficznie, to dopiero zaczęliśmy się, że tak powiem, stawiać
Akurat żeśmy tutaj te tablice liczebności populacji, liczby urodzeń na poprzednich zajęciach. I teraz tak, udało się nam rozmontować komunizm. I na to bardzo zwrócono uwagę. I w związku z tym, co się zaraz później zaczęło? Teraz niech Państwo zwrócą uwagę, tak? Promocja aborcji, promocja eutanazji w Polsce propagandowej, zachęcanie do emigracji, lansowanie modelu dwie osoby plus pies, dwie rodzice. Najlepiej dwóch pederastów. No, to o, może i dziecko, i dziecko. Nie, dziecko. W tym przypadku też dziecko się nie urodziło. Nie. Jest, to jeszcze za moich młodych lat się mówiło, nie da rady oba samce, a teraz się okazuje, że może, a może jednakowoż, no. Próbuje się. Dobra, drugie, co się atakuje, to są struktury społeczne. Wszystkie, wszelkie możliwe. I to nie gra roli. Kościół, nie kościół, partie, wszystko. To ma być jedno... Kościół przede wszystkim, bo... No, kościół to jest jeden z pierwszych, ale mówię, wszystko jedno. Kościół, partie, wszystko, to musi być misz-masz, a najważniejsze jedna rzecz. Rodzina. Bo rodzina jest najtrudniejszym do rozbicia strukturą społeczną. A chodzi o maksymalną atomizację ludzi, bo ludzie tak, bez rodziny, bez zaplecza takiego jak, bez rodziny, w postaci rodziny, krewnych, przyjaciół, sąsiadów, są podatni na manipulacje. Dlaczego się wieś trzymała jakaś jedna? I była strasznie ciężka do rozbicia, dlatego, bo tam się wszyscy znali, jeden drugiego popierał, to był z naszej wsi. A teraz kupę ludzi zwalą na jedno miejsce, każdy od sasa do lasa, oni się nawet nie znają. Tak? Weźcie blok jeden mieszkalny, tak? Znają się ci ludzie w tym bloku, pomagają sobie? Nie. A mniej ludzi, a nawet więcej czasu, a czasem więcej ludzi niż w jednym bloku mieszkalnym, było czasami w jednej wsi, tak? Tak, tak. A pomagali sobie? No, wcale grubo. A znali się? Ale oczywiście. No przecież wiadomo było, że tamtej Matysiakowej, że tak powiem, z drugiego końca wsi, to jej kuzynki zięć, to jest tamten z tamtej wsi. Tak wszyscy się znali. Na pokolenia wstecz, prawo, w lewo, jak chcesz, tak? A tak sąsiedzi się w jednym bloku nie znają. Dlaczego? Bo są zgodnieni z różnych stron. Później się atakuje gospodarka, ale nie wszystko się atakuje. Tak jak w wojnie energetycznej. Tyle tylko, że gospodarka to się osłabia ekonomicznie tak państwo, żeby ono było zubożone, żeby ludzie byli zubożeni. Gospodarka niech będzie. Ale ludzie mają być zubożeni, bo ludzie mają być podatni. A jak ludzie są zamożniejsi, to są niezależni. Jak są niezależni to się, i są zamożniejsi, to się łączą, tak? No to się w rodzinie łączą, to mają trochę więcej czasu, a muszą ganiać za wszystkim. Jak wyścig szczurów, tak? Żeby nie mieli czasu nawet się komunikować. Przecież się ludziom język zubaża. Popatrzcie Państwo, jak zubożono język w ciągu ostatnich 20 lat. Teraz wszystko jest super, tak? Ma ile tam tych słów potrzeba? A wyższe uczucia oddawać, tak? Wyższe uczucia to są trzy słowa. K, P i H. No tak, no. A cała miłość i w ogóle cały wielki problem, gigantyczny problem miłości, przez który cała literatura od wieków powstająca, cały problem miłości sprowadzony do ruchów frykcyjnych, także to jest najważniejsze. Guzik prawda. No. I to wszyscy ludzie się burzą, ale w tej chwili już nawet ludzie, bardzo często młodzi, nie potrafią sobie tej miłości zakomunikować. Bo już nie znają nawet słownictwa. Bo tak ograniczono i spłycono słownictwo. O tak, Walentyn. Tak, dobra, ale teraz tak, bo tak jak pesymizm. Woda Mickiewicza znajesz, a Puszkina znajesz, no to ważnica. Dawaj w krawacie. Tak jest. Koniec flirtu, dawaj w krawacie. Bauteryzacja strzelania. Piło, a teraz to już przyszło, to można powiedzieć rusyfikacja kultury. Ale to nie tylko to, to jest w ogóle eliminacja. No i Państwo, w Wielkiej Brytanii gro gazet, to są tak zwane tabloidy, które są u nas dzisiaj, od kilku, mniej więcej od lat 30., kiedy one powstały, to oznaczało to w nich był osobny styl i osobny język. I tam nie ma słów dłuższych niż 5 liter. Nie powinno się używać. I dziennikarze, którzy tam pracują, mają pisać wszystko słowami
pięcioliterowymi, najdłużej. Dlatego, bo ci ludzie się mają za skomplikowane słowa, to czytelnik nie zrozumie. Guzik, prawda, czytelnik ma nie rozumieć tych dłuższych słów. I skąd się wziął Gazza, ten taki piłkarz, prawda? To go skróciły tabloidy. On się nazywał Gascoigne, ale kto odczyta Gascoigne? No to go zrobili Gazza, tak? Był taki minister, który się nazywał Hazeltine. No to taki długi, tak? To go zrobiono Hezza, tak? I tam jest cały styl pisania, gdzie wszystko ma być wytłumaczone. I stąd się zresztą wzięło takie, że o czytelnikach. Różni czytelnicy mają, brytyjskiej prasy mają różne afiliacje, nazwijmy, polityczne. I do tego, tam jest cała taka gradacja, i do tego dochodzą czytelnicy Sana, czyli to jest właśnie taki tabloid podstawowy, których nie interesuje, kto rządzi Wielką Brytanią pod warunkiem, że ma wielkie cycki. I to jest właśnie taka styk, bo to jest ten czytelnik. Z jednej strony jest panienka goła na trzeciej stronie i to goła ta panienka jest od lat 50 co najmniej. A na końcu jest właśnie Gazza i jest sport. I koniec. Na tym się w zasadzie, na tym się kończy. Bardzo poważna sprawa o tym, co powiedział premier, to jest mniej więcej tyle. Natomiast co gwiazda telewizji na serialu robi? O, to są trzy strony. Dlatego lat po co? Bo ludzie nie mają żyć własnym życiem i się rozwijać. Mają żyć życiem cudzym. Dobra, a teraz jak się można bronić? Jest nieskończona ilość rozwiązań agresywnych w tej wojnie. Praktycznie nieskończona. Skrypt obrony nie może, trudno to jest napisać. Tu jest pole walki, czyli świadomość. W związku z czym, co sobie można zrobić? Po pierwsze, najważniejsze, zdać sobie sprawę, czy jest się atakowanym. Bo jak już powstaniemy, aha, ktoś nas atakuje, to zaczynamy patrzeć. No nikt nie lubi być atakowanym, obojętnie jak. Jak zaczynamy być, już zdawać sobie sprawę, że jednak jesteśmy atakowani, to już jest pół wygranej. Bo zaczynamy wtedy patrzeć. Wtedy już, jeżeli już sobie z tego zdajemy sprawę, to ten infoagresor to mógł sobie sączyć swój cały jad bezkarnie tak długo, jakbyśmy nie wiedzieli o tym. Ale jak już wiemy, to zaczynamy coś tu śmierdzi, tak? I teraz się rozglądać, co śmierdzi i gdzie śmierdzi, tak? To już zaczyna być trudne. Czyli od tego momentu, kiedy zdamy sobie sprawę zdolności przeciwnika do sterowania nami, gwałtownie maleje. Na poziomie państwa są z reguły wyspecjalizowane służby, które teoretycznie powinny państwo bronić, czyli wywiad kontrwywiad. Przed takim tym. Przed wojną mieliśmy znakomity. Mieliśmy jedną dwójkę, oddział drugi sztabu generalnego, sztabu głównego, nie generalnego. I tenże oddział drugi miał znakomity kontrwywiad, jednocześnie defensywa policyjna, tam mnóstwo tego było. I trzeba było. Tutaj od razu cytat z siebie. Bo to mi się, to jest znakomite to jest. Trzeba było przed wojną dwóch najpotężniejszych armii lądowych na świecie, czyli niemieckiej i sowieckiej, żeby Polskę rozmontować, bo się inaczej nie dało rady. A od 18 roku, począwszy, czyli od powstania Polski, byliśmy obiektem ataków w wojnie informacyjnej. Przez całe dwudziestolecie międzywojenne. I się nie udało, dlatego, bo nasz kontrwywiad i nasz wywiad znakomicie sobie dawał radę z jednym i z drugim przeciwnikiem, po jednej i po drugiej stronie. I dopiero sojusz tych dwóch potęg potrafił tą Polskę rozmontować. Ale energetycznie. Ale energetycznie, nie informacyjnie. To trzeba było czołgi wysłać. Nogami. Teraz tak. Jak się obywatele mogą bronić? Możliwości obrony są żadne. W sferze prawa. Przepraszam, a może prezydent kłamać? Może. Wolno mu? Wolno. Politykom wolno? Wolno. W sądzie nie wolno kłamać. Ale poza sąd? W Sejmie? A proszę pana bardzo. Dziennikarze mogą kłamać? Ale? A kto przeszkadza? Niech pan spróbuje zaskarżyć za kłamstwo. Jeżeli pana nie oskarży, nie ma przepisu, że naruszone moje dobra osobiste.
Jeżeli moje dobra nie zostały naruszone, to jak ja tam tego kłamcę mogę schwycić? Za co? Tak wolno. No chyba, że się udowodni, że on antysemityzm upowszechnia. No dobrze, ale udowodnić to też jest trudno. Autorytety nie mają żadnego obowiązku mówienia prawdy, tak zwane autorytety. Prawda? Mogą mam bzdury nam pleść. Pod warunkiem, że one będą brzmiały mądrze. Wobec tego formalnych zapór przeciwko dezinformacji nie mam. No to wobec czego? Jak się bronić? Ano samo obroną. Każdy z nas sobie musi sam się bronić, ewentualnie w kilku ludzi, którzy myślą tak samo. I jakie są czynniki obronne? No to jest między innymi. No między innymi dlatego ja przyjeżdżam tu na wykłady do Was, czy na rozmowy z Wami, dlatego że to jest samoobrona społeczna. Czyli po pierwsze teraz tak, co można zrobić? Możliwie szeroka wiedza. Czyli jak najwięcej się dowiadywać o wszystkim. Im więcej wiemy generalnie tak, o wszystkim, tym nas trudniej oszukać, tak? Korzystać z różnych źródeł informacji. Nie tylko z jednej gazety, nie tylko się gapić w telewizję, tylko gdzie się da, to tam ściągać. Internet jest teraz. Teraz jest znakomity, no za naszych młodych lat nie było internetu. Boże, ale byśmy ten komunizm wycięli, gdybyśmy mieli tę możliwość. Wiedzieć o sobie jak najwięcej, o swoich słabych i silnych stronach. To znaczy, wiemy, tak, tutaj się zupełnie nie znam, tu się znam. To tu się muszę nauczyć. I zdawać sobie sprawę. Chęć się uczenia. Unikać myślenia, że przeciwnik myśli i zachowuje się tak jak ja. Nie. Przeciwnik jest cwany i dużo cwańszy od nas. Tylko my musimy jego przecwanić. No więc to jest... Dlatego, że takie myślenie, że ktoś kombinuje tak samo jak ja kombinuję, to jest najlepsze... Autodezinformacja. Sami siebie dezinformują. To Amerykanie to. Tak, właśnie. To teraz na potęgę. Teraz na potęgę. Oni dlatego przerżnęli ten Irak, tak jak mówiłem. Bo oni myśleli, że jak komuś się będzie coś opłacało, no to on tak samo się zachowa jak ja. On nie mówi po angielsku, więc jest głupi. No tak, ona tak, pierwsza rzecz. Tak, w tym filmie jest przypuszczam spotkania czwartego rodzaju, prawda? Tak. On jest stupid, bo on mówi po francusku, nie? Tak. On jest idiota. Jak to możliwe? I to jest cały czas... A w ogóle jak się z takim dogadać, jak on nie mówi po angielsku? I tak się uczy dzieci w szkole podstawowej w Ameryce. Tak. Poiste, ale są głupi, bo są z Polski, czy tam gdzieś... Tak. Ty jesteś mądry, bo Amerykanie. Tak. Już... Ale u nas teraz też się uczy, że jak nie znasz angielskiego, to tak. Jesteś głupi. No bo to jest z kolei... To jest z kolei przygotowywanie wszystkich do globalnego ogłupienia. No ale to już trzeba być zawsze przygotowanym na to, że można się być zaskoczonym przez jakąś technikę, jakieś rozwiązanie, które ktoś wymyśli. Jest nieskończona ilość w wojnie informacyjnej rozwiązań agresywnych. W związku z czym trzeba zawsze być, że może być inne, mogą być lepsi. No. I coś nowego wyciągnąć. Cały czas kształtować i umacniać własny porządek moralny. A ten porządek moralny, nasz własny, prywatny, ma być oparty na systemie odwiecznych wartości. Dlatego, gdyż jest to najskuteczniejszy mechanizm tak zwanego samosterowania społecznego. A porządek taki właśnie moralny należy wpajać na poziomie rodziny. Od nas zależy. Dlatego, bo jeżeli my w swojej własnej rodzinie będziemy ten odwieczny porządek moralny wpajać, to nasze dzieci też będą miały jakiś porządek moralny. A to, co się wynosi z domu, to jak najtrudniej to wykorzenić. Jak coś jest z domu wyniesione, to już jest bardzo trudne do zabrania. Pierwsze rejestraty się nie dają zarejestrować w skończonym czasie. Będziemy to omawiali, a na innej grupie. Bo teraz tak, dwóch kolegów jesteśmy i przyjmuj, ja wam coś mówię, inaczej, jest telewizor, radio, coś jest tam. Jest jakaś informacja do nas dociera. Jak my ją badamy? Czy ona jest prawdziwa, fałszywa? No się bierze ją na ząb, a tym zębem jest wiedza moja, tak? Jak się na czymś nie znam zupełnie, no to cokolwiek by mi powiedzieli, to jest tam.
a ja wiem, czy to prawdziwe, czy fałszywe. Ale człowiek tak każdy ten co innego to na to sobie. Ale na czym z kolei badać wiarygodność posiadanej wiedzy? No to wiedzę się bada na tym, na podstawie swoich zasad moralnych, tak? A wiarygodność zasad moralnych? No to już się sprawdza w oparciu o tak zwane te odwieczne prawdy. Czyli praktycznie rzecz biorąc na 10 przykazaniach. Bo to jest najkrótsze. Ten dekalog się... Nikt jeszcze niczego lepszego nie wymyśli. To w zasadzie obejmuje wszystko. Tyle tylko, żeby ludzie zrozumieli i dopiero jak się zaczyna rozumieć to wszystko od samego początku, to dopiero to dzisiaj nam będzie pomagało i dlatego ten dekalog się tak cholerycznie zakłamuje. Dlatego, bo to każdemu jest, każdy, kto chce nad innymi ludźmi panować, to musi zakłamać ten dekalog, żeby ci się mu poddali i ze mną łeb w to jarzmo wsadzili i ciągnęli i pracowali dla niego, nazwijmy to w ten sposób, oddali mu te swoje z dobrej woli swoje krowy, przekonani, że tak jest dla nich lepiej. Dobra. Bardzo dziękujemy i teraz otwieramy dyskusję. Dobra, ja to zabieram, bo to mam potem po wysyłać. Ktoś ktoś adres e-mailowy, to ja... Dostanie e-mail, Emalio. 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 Więc jak widzisz, tu jest dobra drużyna strzelecka, 10+1. To jest... Wzmocnione. No, tak. Nie, no, nie chłopcy, bo z kolei w kawalerii to był system sekcji. 6 ułanów sekcja. 6 sekcji pluton. Nie, przepraszam, 4 sekcje pluton. 4 plutony szwadron. 4 szwadrony pług plus szwadron karabinów maszynowych, jeszcze tam jakieś dodatki. Na taczankach. Na taczankach, oczywiście. A później już na motocyklach albo na samochodach. No właśnie, więc prosimy, pytania, uwagi, przykłady, etc., etc., etc. Pan mieszka w Bambi, tak? Pan mieszka w Bambi, tak? Nie. Nie. Ja pół mieszkam w Anglii, pół tutaj. Bo chodzi mi o to, ty pokój globalista, bo super, widzicie? Idealny człowiek na dzisiejsze czasy, a tak mało znany, jakoś ci globaliści nie chcą cię przepakować. W dwóch krajach europejskich szczególnie prowadzona bardzo ciężko. W Polsce i Wielkiej Brytanii, czy to prawda jest? Ale co jest? Czy ta wojna informacyjna w dwóch krajach europejskich szczególnie przebiega ciężko? W Polsce i Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii pan przebiega... Pan posł amerykański. Proszę pana, wojna informacyjna w Wielkiej Brytanii przebiega bardzo ciężko z bardzo prostego powodu, że oni mają mnóstwo tradycyjnych rzeczy. Oni są z jednej strony niesłychanie podatni. Z drugiej strony niesłychanie oporni. I dlatego jest bardzo ciężko. Niby się wydaje, że wszystko jest, że się udaje. Dlatego, bo to jest... Różnica między brytyjskim społeczeństwem a polskim jest przede wszystkim w stopniu zniewolenia. Jednego i drugiego. Kiedy myśmy po swój kraj w 1025 roku, kiedy u nas się koronował Bolesław Chrobry na króla Polski i na tegoż, będąc tymże królem Polski, już zamykał proces tworzenia narodowego państwa, to w tymże samym roku Wilhelm Zdobywca podbijał Norman, król Normański, książę normański podbijał Anglię. A Anglia do 420 bodajże 5 czy 8 roku, nieważne, była pod okupacją Imperium Rzymskiego. W związku z czym później, między 400 tam którymś rokiem, czyli 600 lat miała mniej więcej, na to, żeby stworzyć własne państwo. I nie wytworzyli, dlatego, bo w międzyczasie ich najechali jeszcze parę razy Wikingowie, kłócili się między sobą i nie zdążyli wykształcić własnego narodowego państwa. A od Wilhelma Zdobywcy do dzisiaj rządzą nimi Normanowie. I dlatego Anglicy jako Anglicy, czyli Anglosaksoni, są narodem zniewolonym. Szkoci nie i dlatego Polakom tak doskonale jest w Szkocji.
I tam się rozumieją. Ja tam zresztą mieszkałem i w Anglii, i w Szkocji, więc to wiem. Nieprawdą jest, że Szkoci są skąpi. To jest już propaganda angielska, znakomicie działająca na całym świecie. Ale to są Anglicy. Natomiast Anglicy mają przy tym całym swoim zniewoleniu wielowiekowym, to mają to, co mają niewolnicy. Opór wewnętrzny w sobie. Tutaj będziemy mówili tak, 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 a to się obrócimy i sobie cichutko powiemy nie. I dlatego oni niby są, ta wojna informacyjna na nich oddziałuje i oni lecą i kupują w sklepach to, co tam reklama im każe i resztę. Ale jednakowoż, a nie będziemy robili, tak? Dlatego, bo my jesteśmy Anglicy. I w tej chwili, jak jeżdżę co parę tygodni do Wielkiej Brytanii, tam jestem przez powiedzmy tydzień, dwa, półtora i wracam tutaj, to ilość w Anglii, bo tam jest przecież Anglia, Walia, Szkocja, czy Irlandia Północna to jest co innego. Ilość w Anglii flag angielskich, które zaczynają powiewać przed domami, rośnie. Jest już partia, która mówi, chwileczkę, Szkoci mają własny parlament, a my nie? A gdzie jest parlament angielski? My chcemy mieć własny parlament, a tamten to niech sobie będzie, ten tam pod Big Benem, to niech sobie będzie parlament brytyjski dla wszystkich, ale my chcemy mieć własny angielski, bo Szkoci mają własny parlament. I tyle tylko, że Szkoci to już się... Na początku lat 80. ja po raz pierwszy jechałem do Szkocji na dłużej i objeżdżałem po raz pierwszy dużą, teoretycznie autostradą. Ta autostrada się 3 mile za granicą skończyła. A dalej szła droga taka nasza, przeciętna droga i ona prowadziła do Edynburga. Szkocja była zubożonym, okupowanym krajem, nadal jeszcze na początku lat 80. gdzie nie było nic. Każde doświadczenie podatkowe, łącznie z podatkiem tym pogłównym, że tak powiem, tym pull taxem, odbywało się zawsze, eksperyment był na Szkotach. Jak się nie zbuntowali za poważnie, no to wtedy wprowadzano wszędzie. Jak się zbuntowali, no to różnie to bywało na ogół. Jak na ogół. Jeżeli Szkoci dali radę wyminąć podatek, to znaczy, że nie należy go wprowadzać, bo reszta go też wyminie. Eksperymenty robiono na Szkocji. Tak jak się na szczura. To... Zawidzone, ludzie, to był kraj porośnięty, gdzie te góry szkockie były porośnięte lasami. Od 30 lat się prowadzi dopiero zalesienie. A dlaczego te lasy wycięto? Z trzech powodów. Angole je wycięli. Anglicy. Po pierwsze, żeby zbudować flotę, kiedy ona jeszcze była drewniana. Po drugie, żeby było czym palić na północy Anglii, w pierwszych tych zakładach przemysłowych. A po trzecie, najważniejsze, żeby partyzantka nie miała się gdzie chować. Przecież Szkotom nawet zabroniono whisky pędzić i pędzenie whisky w górach było aktem patriotyzmu. Jasne, że lubili wypić, dlatego, bo nie jak Polacy kochają wypić. No. Ale to był akt patriotyzmu, bo tego nie wolno było robić. A to był narodowy trunek. No przecież tam, już nie mówiąc o tym, jaką to akcyzą było. Dlaczego Szkoci są oszczędni, wściekle oszczędni? Dlatego, że jak podbili ich Angolę, to narzucili na nich straszliwe kontrybucje i straszliwe podatki i zapłacenie za całą wojnę. A oni jeszcze ochotniczo utrzymywali dwór swojego wygnanego króla w Norwegii. W związku z czym płacili dwa podatki. Jeden straszny, obciążający, a to jest biedniutki kraj, tam nie ma ziemi. Tam ta ziemia nic nie ma, tam jest trochę tych owiec, trochę wrzosów i tyle. Góry. Głównie góry i nieurodzajne wszystko. To jeszcze przy dzisiejszych poziomie rolnictwa to tam coś się rodzi. No natomiast w tamtych dawnych czasach to tam się nic nie rodziło. Głód i owca trochę. No. Dobra. Więc dlatego jest, oni są, nie są podatni. Bo Anglicy są najbardziej podatni, Szkoci nie. Walijczycy nie, tym bardziej, że Walijczycy, a co się odbudowuje? No przecież ja teraz
parę dni temu przeczytałem, że tam się w ogóle robi cały kanał telewizyjny w Gaeliku. Ja pamiętam, kiedy w 85-86 roku w Gaeliku był taki sołtys Kierdziołek. Ja oczywiście Gaelika nie znam, ale była jedyna audycja w lokalnym programach, w lokalnym programie BBC, jedna rano w niedzielę audycja w Gaeliku i było to wszystko. To taki sołtys Kierdziołek, takie gawędy, takie nie wiadomo, tamtejszy, tam nie wiadomo, czy to tam satyra, nie satyra, takie rozweselające. Przez 15 czy 20 minut on tam nawijał w tym Gaeliku. Oczywiście ja nic nie rozumiałem. Coś z Wąchocka. Takie jak kawałek z Wąchocka. No. I to było jedyne. Natomiast jak ja już opuszczałem Szkocję w 87 roku, czyli w ciągu 3 lat, to już było trochę więcej, ale już w 90-tych latach to była, wszystkie stacje radiowe miały w Gaeliku audycję. Dwie albo trzy stacje radiowe, które nadawały wyłącznie w Gaeliku. Dwa najpopularniejsze zespoły młodzieżowe, jeden z wokół stworzony ze społeczności młodzieżowej wokół Uniwersytetu w Edynburgu, a drugi w Glasgow, śpiewające w Gaeliku, prawie wyłącznie, rzadko kiedy coś po angielsku, a reszta w Gaeliku. A teraz jest kanał w Gaeliku. Teraz w połowie lat 80. Szkot się w spódniczkę ubierał tylko na ślub albo na coś w ogóle w jakieś takie wielkie uroczystości albo jakieś tam klanowe. W tej chwili normalnym, jak to na Sylwestra, bo tam Nowy Rok i Sylwester, to jest największe święto. Cała Anglia ma tylko Nowy Rok wolny, ale Szkoci mają jeszcze 2 stycznia, bo wytrzeźwić trzeba. I więc jak idą w tango Sylwestra, tak dopiero trzeźwieją 2 stycznia. A i wszystko wali w tym, wali w spódniczkach. Na Sylwestra się idzie w spódniczkach. Czy to zimie nie można sobie pęcherza zasięgnąć? Przy tej ilości skonsumowanej whisky już to Cię nie przeszkadza. Natomiast siusia się znacznie wygodniej już. Albowiem porządny Szkot pod spód nic nie wdziewa, co się sprawdza w koszarach przy wyjściu na przepustkę, jak jest na bramie, jest lustro okrągłe w ziemi, takim mosiężnym, tym takim jak ten. I każdy wychodzący na przepustkę musi przez to przebaradować. A sierżant, szef kompanii patrzy. Ma majtki czy nie? Jak ma majtki, to on z powrotem zdejmować. Pod spód się nic nie wdziewa. Co zresztą mój taki kolega wydawca szkocki kiedyś w 80 roku w tym zademonstrował wieczorem późnym w klubie dziennikarza na Foxa ku ogólnej sensacji, bo go najpierw spytano, czy to on, chodzi oczywiście nacjonalista szkocki, bo cały czas w spódnicy, ktoś go się tam podpuścił wieczorem, gdzie się spytał, czy to rzeczywiście prawda. Mówi, jak mogłoby być inaczej, podciągnął do góry spódniczkę ku radości i pokazał, że to jednak tak prawda. Nie wdziewa się po spódnicy. No prosimy dalej. Pytania, uwagi. Właśnie ciekawe właśnie to zagadnienie tych wojen cywilizacji, bo myślę, że to taka zasadnicza sprawa w tej wojnie informacyjnej. Jakby tutaj to ciekawe nie znaczy, nie ma takiego czegoś jak wojna cywilizacji. To jest sztuczny twór. To jest sztuczna koncepcja intelektualna. Moim zdaniem to Zbigniew Brzeziński wymyślił po to, żeby zaistnieć, kiedy jego popularność zaczęła spadać. Walczą narody ze sobą. Walczą narody. Proszę pana, jak może cywilizacja walczyć z cywilizacją? No naród o pewnej cywilizacji. Naród o pewnej cywilizacji z narodem o innej cywilizacji, tak. Ale same cywilizacje z siebie nie walczą. A różnice cywilizacji, to co inne. Właśnie, że to ciekawe jest, że zresztą to wiadomo, było już wcześniej, że Amerykanie jednak nie wprowadzą tego swojego systemu demokratycznego, tego swojego widzenia, patrzenia na świat ze względu na to, że on jest właśnie dosyć płaski. Ze względu na prymitywizm jego. Historię, no.
No, prymitywizm, no bo to jest prosty, nie? Jakby, no już w każdym razie i to ciekawe, że Amerykanie nie mają jakiegoś ośrodka studiów czy, i tak dalej, który by im pozwolił jakby na dobre diagnozy pewnych jednak, bo tutaj się wydaje duże pieniądze jednak na te wojny. To są już setki miliardów, tysiące już miliardów dolarów, natomiast brakuje dobrej diagnozy właściwie, na którą, która by pozwoliła, no nie wiem, nie wydawać tych pieniędzy, czy... Ale czego nie wydawać? Proszę pana, a czy kto ma? Proszę pana, wydawania. Nie wyjść zdrajcami, ponieważ zarobili. W związku z czym ma pan tą samą mentalność. Jeżeli pan na czymś zarabia, to znaczy, że to jest dobre. Jeżeli pan ma na przemyśle wojennym może pan zarabiać, no to pewna jakaś grupa zarabia na tym. No grupa tak, ale generalnie budżet państwa jest... No i ta sama grupa trzyma budżet państwa. No, proszę pana, ta sama grupa trzyma budżet państwa, no więc ma pan... To w jednej kieszeni się... To nie, nie, proszę pana... I to nie obchodzi. Proszę pana... Czy czytał pan historię Banku Rezerw Federalnych? 11 banków prywatnych. To proszę sobie wbić w internecie w Google Federal Reserve Bank i History. Jest gdzieś w tym poważne, bardzo poważne i świetne opracowanie, niesłychanie udokumentowane. To dziś nie ja panu w tej chwili nie zgledzę, proszę? Do dziś nie przetłumaczone na polskim. Do dziś nie przetłumaczone na polskim. Bardzo kilka jest bardzo ciekawych rzeczy, które warto poczytać, jak to są do dziś na polski nie przetłumaczone. I tą historię banków 35 lat facet poświęcił na to, żeby tą książkę napisać. Napisał ją doskonale. Innymi słowy mówiąc, jak i kiedy kto oszukał Amerykanów, i o co chodziło, i po co stopniowo, jak zrobiono, żeby... Proszę pana, na czym polega dzisiejszy główny przekręt? Wszędzie, we wszystkich krajach. Jak przepompować pieniądze podatników, czyli państwowe, do prywatnych kieszeni? I na tym, do tego się wszystko sprowadza, tak? U nas wszędzie, tak? Każdy przekręt się do tego sprowadza. Proszę pana, jak to zrobić? No bo... Kiedyś byli tacy, co mieli wielkie majątki ziemskie, już ich nie ma. Gdzie są jeszcze pieniądze? No jeszcze, nie, jeszcze w Rychłocicach. No dobrze, ale też nie ma, bo tylko dzierżawi już. Ale chcę kupić. No, ale cała... Ale pan już jest, były kiedyś potęgi finansowe prywatne. Te zlikwidowano na różne sposoby polityczno-ideologiczne. W związku z czym, gdzie są pieniądze? Pieniądze tkwią jeszcze w kieszeni takich obywateli jak my, którzy mają jedni tam dwa razy więcej niż inni, ale żaden wielki majątek. Tyle tylko, że tych obywateli jest dużo. W związku z czym należy tak skombinować, skąd można wziąć pieniądze? Każdemu wyciągnąć z tych obywateli po troszeczkę gwoli podatków, a potem przekręcić te podatkowe pieniądze na nasz prywatny użytek. Tak? No przecież to się w ten sposób odbywa. Albo drogą zbrojeń, albo drogą czegoś innego, albo drogą uplątania w pożyczki, w kredyty i tak dalej. Przecież o to chodzi, żeby całe społeczeństwa nie były w stanie nigdy spłacić. Amerykanie nie są choćby się nie wiem jak zarżnęli i przez trzy najbliższe pokolenia pracowali i wszystko oddawali. Historia naszego zadłużenia, byśmy to omawiali, no. Proszę bardzo. To jest zadłużenie. Jak... To oni i tak nie są w stanie tego spłacić. Dzięki Clintonowi. Nie tylko, nie, to wcześniej już było, to już wcześniej nie są. To każdy z nich tylko już dokłada, dlatego to jest tak jak u Szwejka, dlatego to pewnego dnia musi upaść. No właśnie. Bo ten bąbel się coraz bardziej nadyma, aż wreszcie pęknie. No coś z tym trzeba zrobić. To już przecież Szwejk mówił, że trzeba było spalić cały szpital, dlatego bo tam nakradli, tak? No to trzeba było spalić, no żeby dowodu nie było. No to trzeba będzie też coś gdzieś kiedyś spalić, tak? No to nie wiadomo, co jeszcze wymyślę. Ale to już tak nie może trwać. Na pewno coś złego. Na pewno coś złego. Nie, no wymyślą coś na pewno złego. Nie będzie to na pewno dobre. No. Dla ludzi.
A przynajmniej dla nas. Natomiast problem na, być może właśnie po to jest to robienie sztuczne tego starcia cywilizacji. No bo coś, znaczy, to jest hasło. To jest hasło. Narody o różnych cywilizacjach walczą realnie. Narody o różnych cywilizacjach realnie walczą, ale to są narody. A teraz jest tak. To są byty realne. No, ale teraz tak. Cywilizacja to jest abstrakt. Znaczy, druga Rzeczpospolita, można powiedzieć, była takim pokojowym współistnieniem różnych jednak wpływów cywilizacyjnych, bo była cywilizacja łacińska bardzo silna, można powiedzieć najsilniejsza, cywilizacja żydowska. Cywilizacja bizantyjska właśnie, dokładnie. Turańska przecież też. No i dobrze. Po władzy Piłsudskiego turańszczyzna była. No dobrze, ale dobrze, ale i to funkcjonowało. No i w innych krajach ma pan dokładnie to samo dzisiaj i wszędzie. I różne są cywilizacje i też funkcjonują. Starcie cywilizacyjne jest to, jakby to powiedzieć, kiedyś była wojna religijna, jak się ludzi poszczuło na wojnę religijną, to można było mieć bardzo fajny konflikt zbrojny, zarobić na nim bardzo dużo, ludzie się rżnęli jak głupi i w zasadzie nic się nie działo. Tak? Ale to nie religie walczyły. Ale to nie religie walczyły. Wyznawcy. Wyznawcy walczyli, na ogół zresztą narody, dlatego, bo to się ograniczało, że jeden kraj, drugi tyle, tylko że był to hasło na sztandar. Akurat my tak. No to teraz to się też kombinuje, żeby było hasło na ten sztandar jakiś ten. To będzie to cywilizacja. No bo teraz już w ogóle niemodne jest religia. Potem nikt by na wojnę religijną już nie bardzo chce pójść. No w związku z czym to się robi teraz cywilizację szerzej. No i teraz się do tego dopasowuje, że to będzie cywilizacja muzułmańska. Której nie ma. Według Konecznego nie ma muzułmańskiej cywilizacji. Jest arabska, a islam istnieje też w cywilizacji turańskiej, chińskiej, Indonezja to jest islam w cywilizacji chińskiej, kulturze cywilizacji chińskiej. U nas też są Tatarzy, którzy wyznają islam, ale to są raczej łacinnicy wyznania, powiedzmy, mahometańskiego. Więc wie pan, to jest czegoś takiego, bo moim zdaniem jest to wymyślone. Konflikt cywilizacji jest to wymyślone właśnie na użytek, że tak powiem, ogłupienia ludzi. Bo to Hanzik nas puścił chyba. Chodziło mi o różnicę. No oni przeciwnicy, oni we dwójkę. Znaczy, chodzi mi o różnicę i jakby i o zrozumienie, o dobrą diagnozę. I wydaje mi się, że jednak dobrą diagnozę, no to nie zrozumie się jakby też pewnych, właśnie tej chociażby sytuacji w Iraku, jeśli się nie zobaczy, że to są dwie różne cywilizacje, które... Znaczy narody o różnych cywilizacjach. To są, proszę pana, to są dwa różne narody o zupełnie różnych cywilizacjach. No właśnie. I o to chodzi. Ale to nie jest zderzenie cywilizacji. Tylko to jest... Realnym bytem są narody, które mają cywilizację. A cywilizacja nie jest realnym bytem. Podobnie jak ideologia. No mówi się komunizm, walczył komunizm. To jest ideologia. A komunizm odgrywał rolę tylko o tyle, o ile pewne narody, na przykład naród rosyjski, w swoich narodowych celach imperialnych posługiwał się tą ideologią. Zresztą nieboszczyk Marx napisał, że ideologia, no a osią każdej cywilizacji jest ideologia. Ideologia stale się siłą materialną z chwilą, kiedy porywa za sobą masy. To jest to, co ja w cybernetyce społecznej zacytowałem w przedmowie i to dobrze usposabiało cenzurę oczywiście. No bo to na Marksa się tak, a tym niemniej to merytorycznie było słuszne, to stwierdzenie Marksa. Realnymi bytami są ludzie, rodziny, narody. Natomiast narody mają różne cywilizacje. Według czego innego żyją właśnie. Albo inne ideologie. Mają różne właśnie motywacje. Właśnie o to mi chodzi, no tak. Że właśnie chodzi mi o... Nie, jeżeli pan powie, bo użyje słowa motywacje, tak, dlatego i Amerykanie... wartości. To nie tylko wartości, bardziej chyba motywacje niż wartości, dlatego że
Jeżeli pan weźmie motywację Amerykanów i zderzy ją z motywacjami Irakijczyków, no to w ogóle... No właśnie, to się rozchodzi. To się rozchodzi. I dlatego, dlatego ci jedni nic nie rozumieją z tego i nie są w stanie podbić tego. Właśnie. Oni są w stanie opanować okupację, ale nie są w stanie podbić. Dopiero by się udało, co zresztą się... co robią jak ile się da, no, ale to im na razie nie wychodzi, trzeba by było dobrych parę pokoleń w wojnie informacyjnej, czyli doprowadzić ich wszystkich najpierw do zdemoralizowania, do tego, żeby wykorzenić ten porządek moralny odwieczny, który tam w nich tkwi. To, że się sunnici żrą i mordują w tej chwili z szyitami, to jest zupełnie co innego, to jest konflikt wątpliwości, baba w babie. No. Natomiast jedni i drudzy się za każdym razem szybciutko pogodzą, żeby wyrżnąć Amerykanina. No, no właśnie, bo to jest ich prywatna wojna, szyitów z sunnitami. Natomiast nic wam, barbarzyńcy za oceanu do tego, tak? To my się tu różniemy. I my się będziemy rżnęli po staremu. Ale jak wy się będziecie wtrącać, to najpierw wyrżniemy was, żebyście się nie wtrącali, a potem będziemy się rżnęli dalej. No. Zresztą zauważcie, jak Amerykanie prowadzą tą wojnę i porównajmy z tym, jak prowadzili tą wojnę Niemcy w czasie II wojny. Przecież Niemcy, jak zajęli tereny Polski, to już na początku okupacji zabezpieczyli, zaczęli wywozić dzieła sztuki, wytwory kultury. Czyli pewne dobra duchowe. Natomiast Amerykanie w ogóle się tym nie interesowali, dopuścili do tego, że rozkradziono bezcenne zbiory z muzeum w Bagdadzie, gdzie od starożytności było gromadzone, a Amerykanom się nawet nie chciało tego zrabować. Bo... w tym przypadku nie było, panie profesorze, bo tam byli koneserzy. No, ale nie państwo. Nie państwowi. Nie, to była prywatna inicjatywa. A tu u Niemców było państwowe. SS nad tym czuwało. Tak, tak. Inaczej, rabowanie polskich dóbr kultury przez Niemców było wpisane w politykę państwa. Zrabowanie dóbr kultury irackich nie było wpisane w politykę Waszyngtonu. W ogóle. W ogóle. To była po prostu, na tym się dało zarobić, no to się zarobiło. Ale to prywatni ludzie zarobili. Podejrzewam, że nawet więcej pozarabiało takich, co to przyjechali tam i zupełnie nie mieli nic z żadną armią i rządem wspólnego, tylko że zarobili na boku. Na pewno, co to chodziło. A tak wracając trochę z innej beczki, jeśli chodzi o ochronę i przeciwdziałanie tej napaści informacyjnej. Ja widzę na przykład po swoim bracie najmłodszym, to jak on się zachowuje i mnóstwo młodych ludzi, którzy po prostu ani nie czytają książek, uważają siebie za nie wiadomo kogo. I teraz tak, żeby wiadomo, że nie mamy coraz jest mniej dobrych nauczycieli, no bo te pokolenia, jak gdyby dewaluacja naszej nauki znika. Czyli pierwszym jak gdyby teraz w tej chwili moim zdaniem z obroną to jest szukanie jeszcze ludzi starszych i wyciąganie od nich tej wiedzy jeszcze. Tak jest, jedyne. To jest jedyne szukanie źródeł wiedzy. To jest ostatni moment. To jest szukanie źródeł wiedzy. To jest dlatego, że każdemu, bo inaczej, proszę pana. Ja panu podam z mojego własnego zawodu dziennikarskiego, który się sprostytuował do tego stopnia, że go w zasadzie od 20 lat nie ma w tym kraju, nawet więcej. Nie można się nauczyć dziennikarstwa na szkołach dziennikarskich. Żadna szkoła na świecie tego zawodu nie nauczy. Tego zawodu się uczy człowiek w redakcji. A uczy się tak jak aktorstwa w teatrze. Też szkoła aktorska to tylko jakieś podstawy może dać, a potem już trzeba samemu się uczyć. I jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie. Z reguły jest to pokoleniowe. 81 rok i stan wojenny przerwał naukę pokoleniową, dziennikarstwo. Ja się uczyłem od komuchów, ale byli to mądre komuchy. Pro,
propagandziści. Ale jeszcze kształceni według przedwojennych artykułów. Różnie, ale różnie kształceni, ale oni sami się wykształcili. Coś dodali, coś ten. Ale to byli ludzie, którzy w tej profesji byli mądrzy. Czy oni byli fałszywi? Ale rzeczywiście. Czy oni byli kryształowi? Ale rzeczywiście nie. Czy to była agentura, czy nazwijmy to, jak się dzisiaj mówi potocznie, agentura tajni współpracownicy? Tak. Ja swoich kolegów i kolegę z sąsiedniego biurka na listach, tak? Mojego szefa na liście, tak? Tam jest tylko, gdzie nie popatrzysz, to jest... U Wilsteina? Nie tylko u Wilsteina, na różnych listach. Parę dni temu Stefan Bratkowski coś, zdaje mi się, powiedział takiego właśnie na temat tych tam lustracji, nielustracji. No on jest przeciwny lustracji. No tak, a mnie się za... No i dobrze. On jest w ogóle powinien być przeciwny, a mnie już aż korci, żeby wreszcie to wziąć i wywalić. A kto go zrobił? Kto szefem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na zjeździe w październiku w 1981 roku? Zrobiła to Spółdzielnia Pracy Manipulant. Spółdzielnia Pracy Manipulant składała się z Krzysztofa Klingera, tajny współpracownik swego czasu, potem z Anny Borkowskiej, tajny współpracownik. Dewianka. Potem był, kto z wdową po Holandzie? W każdym razie też jest... Ale zaraz, matka Agnieszki. Matka Agnieszki Holland. Wyszła za... Tam, jako tam nazwiska to są zarazem pseudonimy. Więc bardzo... ale zaraz sobie przypomnę. W każdym razie to był ten trzecia... Nie lubię, jak się odtajnia pseudonim. Trzecia osoba i ja byłem czwarty. I myśmy po prostu w pewnym momencie się zorientowali, że przecież ten... Już cały jeden dzień dyskusji minął, a my nadal nie wiemy, jakie będą władze stowarzyszenia. No to trzeba będzie coś zrobić. Zorientowaliśmy się, że jest kupa ludzi podobnie myślących, no ale teraz jeszcze trzeba władza. Tutaj jest tak, całe biuro prasy, Olszowski swoją drogą ciągnie, każdy w swoją stronę. On był tym sekretarzem, ideologicznym. Ideologicznym. Więc, no i trzeba było zacząć negocjacje i w ogóle coś zrobić, żeby wygrać maksymalnie dla stowarzyszenia i, że tak powiem, dla prawdy już po tej Solidarności, natomiast jak najmniej odpuścić, jak najmniej komucha, jakoś tego komucha ograniczyć. I jedyną osobą, na którą się z jednej strony zgadzało biuro prasy KC, a na drugiej strony nasze środowisko, to był Stefan Bratkowski. No i chyba Rakowiecka też musiała. Ale oczywiście Rakowiec, tam każdy był, Krzysio Klinger ten pertraktował z Rakowiecką, Anka Borkowska to była, i ja to byliśmy pomagierzy, że tak powiem, natury już mniej politycznej, a bardziej organizacyjno-logistycznej. I właśnie tenże kolejny świętej pamięci kolega, który właśnie był ten mąż Holandowej, który był amnezja zupełna, który z kolei z partią, retrakcja, który z partią ten pertraktował. I żeśmy... Czyli Stowarzyszy Olszowski. Stowarzyszy Olszowski. Który tak, potem wylądował w Stanach Zjednoczonych. To też świadczy. I któremu bardzo dobrze się w Nowym Jorku działa. Bardzo dobrze. I ten, wobec tego i Stefan został, a potem on uwierzył, że go środowisko wybrało, a myśmy tam wybrali go w te cztery osoby, uzgodnili to z biurem pracy KC, a potem zrobili listę resztę kandydatów, uzgodnili z partią i z bezpieką, że ci, możecie na nich głosować. Rozdali wszystkim kolegom, komu trzeba było, idzie na tych i koniec dyskusji, bo odbiliśmy na ksero, udało się to odbić na ksero i się zrobiło wybór, tak? Jak mieliśmy później spółdzielnia pracy, były wolne wybory, na pewno demokracja, każdy miał listę, na kogo ma zagłosować. Nie? A skąd myśmy się mieli znać, tak? Ja miałem znać ludzi wszystkich z Zielonej Góry, tak? Skąd ja ich mogę?
mogłem wiedzieć. Wiedziałem, kto są gdańscy, jeszcze paru innych, no to, to żeśmy na nich zagłosowali. Ale już wtedy spółdzielnia pracy Manipulant miała tylko 24 godziny czasu na to wszystko i zrobiła tak, no, no, że tam się trochę komuchów dostało jednakowoż do Stowarzyszenia Dziennikarzy, do tych władz. Natomiast jak już było oddziału warszawskiego w styczniu, to tylko jeden przed komuch, taki ten Wiączek, taki pan. Ale wszyscy, reżyser. Tylko dlatego, że my sami popełniliśmy głupotę. Dlatego, bo na prezesa Stowarzyszenia Oddziału Warszawskiego Jacka Kolabińskiego żeśmy wytypowali i do rady. Na dwa razy powtórzyli to nazwisko. No to jak został wybrany prezesem w bezpośrednim głosowaniu, no to już wtedy już musiał odpaść, nie mógł do rady kandydować, no i wtedy wszedł Wiączek. No, no ale to tylko dlatego, nasz błąd w demokracji. No nie ma czegoś innego. Demokracja była raz, jeden w historii. W Atenach, kiedy tam wszyscy się mogli na jednym stadionie zebrać i zagłosować. A potem już dalej to już jest tylko fałszowanie. To jest demokracja przedstawicielska, to nie ma niczego do manipulacji lepszego. Dlatego jak ja słyszę słowa demokracja, to już od razu mi się śmiać chcę. Czy już złożył Pan oświadczenie lustracyjne, czy jeszcze nie? Proszę Pana, ja złożyłem, jak przychodziłem tutaj, jak mnie w październiku ściągnęli, tutaj ja poprosiłem IPN, żeby zrobił, czy mam mieć status pokrzywdzonego, to dostałem, że nie mogę mieć statusu pokrzywdzonego. Dlatego, bo nie ma papierów. Wprawdzie ja im dałem mojej teczki pierwszą stronę, bo dostałem ją w 92 roku w prezencie. No ale oni nie znaleźli do tego reszty. Może znajdą kiedyś. Ja wiem, gdzie to jest. Słuchajcie. Ale oni nie chcą tam wysłać policji. No. Słuchajcie. Znaczy, a policja, to jest moja teczka, jest w tym. Jest w jednej z agencji detektywistycznych w centrum Warszawy. No, czyli post SB. No oczywiście, że tak. Ale słuchajcie, przynajmniej ja inaczej, Urban, ja tam dostałem w prezencie wypełniać, bo Urban wczorajszy mnie napisał, że tak, on oczywiście nie będzie swoim pracownikom żadnych deklaracji. Już raz lojalki dawał, to wystarczy. Nie, powiedział, że to jest pomoc policji politycznej, bo to jest IPN, to jest policja historyczna. Represyjny organ, no bo pracę można stracić z tego powodu i wobec tego on nikomu ze swoich pracowników tego nie da i nie będzie zmuszał, niech robią jak chcą, a sam mówi ja wypełnię, dlatego że gdybym odmówił, to by wtedy atakowano tych, którzy odmawiają, mówiąc, że o, z Urbanem w jednym szeregu, więc nie chcę im na psoci z tym, którzy odmawiają i ja wypełnię, tylko mówię, no podał tam szczegóły, raz jeden mówi, rozmawiałem w 55 roku z taką panią z bezpieki, która poszukiwała zabójców Martyki i nie wiem, czy to jest odnotowane, czy nie jest odnotowane i dlatego ja wypełnię w odpowiedzi na pytanie, czy byłem, czy nie byłem, odpowiem, nie wiem. Zgodnie z prawdą. Bo ta definicja zresztą w tej ustawie jest tak skomplikowana, że ja tak jak się nad tym zastanowiłem i spojrzałem, to jest jedyna logiczna odpowiedź. No naprawdę, jak tu kategoryzować kogokolwiek? Przecież latami się ciągną procesy i sądy sobie z tym nie mogą dać rady, a tu wymagają, żeby człowiek sam kategoryzował. No i ja napiszę, nie wiem, koniec. I zobaczymy, co na to powiedzą. Ale tylko dlatego wypełnię, żeby nie psocić tym, którzy odmawiają, żeby nie posługiwali się argumentem, że o, z Urbanem razem odmawiają. Więc to są takie właśnie różne kurioza. Ludzie po pierwsze nie czytają ustaw notorycznie, a po drugie jak nawet czytają, to się nad nimi nie zastanawiają. A ta ustawa jest tak mętna, że rzeczywiście uczciwa, jedyna odpowiedź jest nie wiem, nie wiem. Koniec, koniec. No ja nie wiem nawet jak to sformułuję, jak to ten wygląda. Dlaczego? Rzeczpospolitej. Aha, no to muszę w tym tygodniu, chyba trzy dni temu jest pełny tekst tej obecnej ustawy. Nie, ale nie chodzi mi o ustawę, chodzi mi o to oświadczenie lustracyjne. Bo ode mnie wymagano, żebym ja przyniósł, że tak powiem, papier z tego, z IPN-u, co zresztą zrobiłem. A propos IPN-u,
to jest taka sprawa, że ich praktycznie interesują tylko policyjne dokumenty. Jak poszedłem do nich i pytałem, czy są akta sprawy sądowej przeciwko Lidze Narodowo-Demokratycznej, to nie potrafili znaleźć. No, ale no, ktoś tam postanowił pisać pracę na nasz temat i dotarł. I to oczywiście nie jest w IPN, nie? Ja już nie będę mówił gdzie. No, inaczej. Po co się mają niepowołani ludzie do tego dobierać, ale to jest i tam to bardzo ciekawe. I ciekawostkę wam powiem. Otóż na rewizji u mnie znaleziono nasz program pisany przeze mnie ręcznie. Jeszcze wtedy nie miałem maszyny do pisania nawet. I było to w aktach sprawy. W tej chwili nie znalazł tego, nie ma. Ale jest coś innego. Jest to przepisane na maszynie. Już nie wiem, czy przez SB, czy przez prokuraturę. No. I ktoś mi zrzucił, więc ja mówię, no cholera, oryginalne źródło, ktoś skradł prawdopodobnie, nie wiadomo kto. A ten, no kochany, przecież jeżeli to jest przypisane na maszynie urzędowej, czy to bezpieki, czy prokuratury PRL-owskiej, to dopiero jest dowód dla dzisiejszych, według dzisiejszej teorii dowodów, bo przecież wypisane ręcznie, to nie jest żaden dowód. To dopiero jak oni to przepisali, załączyli do akt, to jest pełnoprawny dowód. No to się ucieszyłem, że jest dowód. Zrobił mi kserokopię, mogę nawet udostępnić. Najciekawsza jest część socjotechniczna. Krótka, ale bardzo znamienna. Mogę przesłać e-mail Ewalią. Znaczy nasza sytuacja w tej wojnie informacyjnej Polski jest, no, tak delikatnie mówiąc, kiepska. Co trzeba było przedsięwziąć kroki? No już pan podawał pewne jakby działania takie jakby ze strony... Komunikować się wzajemnie i przekazywać sobie wiedzę. Co jest ułatwione dzisiaj? Głównie. To jest tylko to. Co można zrobić? Można zrobić wszystko, proszę bardzo. Bardzo, bardzo się rozwija blogowanie, prawda? Tak. I to jest bardzo dobre. Nie mylić z blogowaniem. Więc można sobie robić wszelkiego rodzaju, bo jest możliwość, wszelkiego rodzaju witryny, porządnie robione witryny informacyjne. Porządnie robione, bez nadmiaru propagandy, dlatego, bo jeżeli to się pojedzie się z słownictwem, a bez merytoryki, tylko bardzo merytorycznie. Bo wszyscy już mają tak potąd, począwszy od reklamy, skończywszy, bo co to jest informacja, czy to jest wiadomość, to jest taki ładna jedna z definicji brytyjskich, ale to takich praktyków, baronów prasowych międzywojennych, że wiadomość to jest to, ktoś coś chce gdzieś ukryć, cała reszta to reklama. Więc jeżeli... W każdym tekście najciekawsze jest to, czego w nim nie ma. No, wobec czego, jeżeli będą to poświęcone wiadomościom, jakiekolwiek sajty internetowe, czy jakiekolwiek witryny, to wiadomo, że będą, wtedy one będą ciekawe. Jeżeli się do tego dołoży to, żeby się połączyć z innymi witrynami, które są rzeczywiście warte czegoś i też się zajmują merytoryką, to wtedy jest to bardzo poważne, zaczyna być oręż informacyjny. Dlatego, że mamy mnóstwo kłamstwa, reklamy, propagandy, wszystkiego, czego pan chce. Począwszy nawet właśnie od takiego głupiego wartościowania, jak dzisiaj ta dziewczyna, która już w ogóle nie zrozumiała, dopiero trzeba jej otworzyć klatkę w mózgu. Kiedyś, nie tak jakieś 2 lata temu, spotykam się też z młodą osobą, która studiuje dziennikarstwo. Ja na nią mówię, ja pytam się, dobrze, gdzie chce pani pracować? Ja będę z naszego niby kręgu politycznego. Gdzie pani chce później pracować? No ja bym chciała później pracować w marketingu. Ja mówię, no to co, pani chce do końca życia kłamać? Dlaczego pan tak mówi? No, bardzo proste.
dziennikarzem, obowiązkiem dziennikarza jest szukanie prawdy. Obowiązkiem pracownika marketingu jest zakłamanie. Ukrycie wad, a nie odbieranie prawdy. Tak? Co mówi? Jeżeli jest, popsuje się jedno koło u ciągnika, to już to jest tego kabaretowe. No to pracownik marketingu mówi, trzy dobre, a nie jedno popsute. Tak? No więc pracownik marketingu ma nakłamać, to jest jego zawód. Ma wcisnąć kit, tak? Ma nam sprzedać, jak to się ładnie kiedyś mówiło, sprzedawać monidło. No. Natomiast dziennikarz ma, jego obowiązkiem jest odkrywanie prawdy. I to jest ta różnica. Jeszcze za moich czasów, nawet w tym komunistycznym dziennikarstwie, rzecznik prasowy, dziennikarz, który, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy, który zgadzał się pracować jako rzecznik prasowy, musiał zawiesić członkostwo w stowarzyszeniu. Dlatego, bo rzecznik prasowy musi kłamać. A dziennikarz ma obowiązek szukania prawdy. Jak to z tą prawdą bywało, to co innego, no ale przynajmniej jeszcze definicyjnie rozgraniczamy. A w tej chwili rzecznik prasowy jest dokładnie taki sam niby dziennikarzem. Jest to podobny obowiązek ma pracownik naukowy i pracownik, powiedzmy, wywiadu czy kontrwywiadu. Tak. Analogiczne obowiązki mają szukać prawdy. A co z tą prawdą później zrobią dyspozycje? To już są dyspozycje. No jeżeli jest pracownik naukowy, ma znaleźć prawdę i wyciągnąć jakieś wnioski. Co kto z tego skorzysta, no to jest, on to publikuje. No. W Polsce nie jest tak, że już są pewne struktury, gdzie się zatrudnia tylko ludzi, którzy są jakby, właściwie się korzysta z nich, tych dziennikarzy i tak dalej. Się zatrudnia tylko takich dziennikarzy, którzy... Oczywiście, że tak. Bo chociażby te pisma i tak dalej. No, u nas w Polsce chyba jest sytuacja inna niż chociażby w Anglii. Proszę pana, już panu mówię. W Wielkiej Brytanii jest coś takiego. BBC jest różowo-czerwony. To wszystko jedno, czy to jest domestic service, czyli niezależna, formalnie niezależna rozgłośnia, czy tam telewizja, która działa, bo BBC składa się z dwóch, jak gdyby, takich działów, znaczy nie działów, dwóch zupełnie odmiennych instytucji. Jedno to jest domestic service, czyli działające na terenie Wielkiej Brytanii, BBC, i ono ma kartę królewską i ono jest formalnie, przynajmniej formalnie jest niezależna. I jest BBC, kiedyś to się nazywało External Service, teraz jest serwis światowy, World Service, który nadaje na zewnątrz Wielkiej Brytanii i to jest jednostka budżetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w związku z czym jest to agenda propagandowa od początku do końca, gdzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych decyduje o budżecie, czasach nadawania, częstotliwościach i czasie antenowym, czyli o wszystkim. Mamy za pomocą telewizji satelitarnej. To jest, proszę pana, agenda propagandowa. Natomiast jeżeli pan przyjedzie do Anglii i ogląda pan telewizję w Anglii, to jest to, proszę pana, BBC. Domestic service i wtedy... Czyli prawda na wewnątrz... Prawdę do wewnątrz, a kłamstwo... Kłamstwo jest towarem eksportowym. I teraz, proszę pana, co zresztą jest dokładnie w serwisach światowych radiowych podane, świat widziany z Londynu. Powiedzieli prawdę? Świat widziany z Londynu. To nie znaczy, że prawdziwy. On jest tak, jak on jest widziany z Londynu. Przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tak jest. W związku z czym... Nie cały Londyn. Nie, to jest tylko przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wobec czego to są... Ale teraz tak. Jest to... Jedno i drugie BBC jest niesłychanie zlewicowane. Takie różowo-czerwone. Wyobraźcie sobie państwo, że sandyniści przegrywają wybory w Nikaragui. I w tym momencie, jak przychodzi pierwsza wiadomość, że przegrali, to już to speakerzy telewizji BBC, domestic service, podają już ubrani w czarne krawaty.
I do końca wieczoru wszyscy speakerzy BBC są ubrani żałobą. Przegrali sandyniści. Lewica przegrała. Lewica przegrała. I wielki bal, który zorganizowano w północnym Londynie i który miał się odbyć z okazji zwycięstwa sandynistów, no niestety się nie odbył. Jedna wielka żałość. Więc proszę pana, taka jest ta pana. Wyobrażacie sobie, że wypuszczają tego Nelsona Mandelę i jest 9 godzin programu na żywo? Nelson Mandela, BBC, Nelson Mandela wychodzi z więzienia? Już wychodzić jeszcze, nie, jeszcze go nie widać. Zaraz wyjdzie, nie wyjdzie, wychodzi. I tak 9 godzin. No przecież cholery można dostać. No wobec czego, ale gdzie się teraz ogłasza, że jest jakiś wakat? I BBC poszukuje człowieka jakiegoś. Wszystko jedno, czy dziennikarza, czy operatora, czy cokolwiek innego. Tylko w jednym dzienniku. W dzienniku Guardian. Który jest dziennikiem lewicowym. W związku z czym, jaka jest możliwość? Po pierwsze, tylko ten, kto kupuje Guardiana, się dowie, że jest w BBC wakat. Tylko człowiek, który kupuje Guardiana, a więc o przekonaniach lewicowych, się dowie, że jest wobec tego kandydaci, będą wszyscy lewicowi. To taka... A jaka demokracja? No przecież się ogłaszamy. Jak było, to tylko w nie dać ogłaszamy. No tak jest. Chociaż struktura chyba własnościowa jest tam lepsza i mediów niż w Polsce. Nie, jest 4 czy 5 właścicieli, tak jak u nas. Ale przynajmniej Anglików może. Jak? Z koło my. No można to i tak nazwać. No Murdoch to ma pan połowę, tak? Drugi tam jest, nie pamiętam już, który. Nie, to jest to samo. Niezależna gazeta jest w zasadzie w tej chwili jeszcze tylko już jedna została. Czyli Independent. Z takich dzienników, z takich ważnych, poważnych, codziennych dzienników. I ona jest chyba w tej chwili najlepsza, chociaż swego czasu, jak kiedy powstawała, była bardzo marna. I była też strasznie lewicowa. Guardian nie jest zły. Teoretycznie ten konserwatywny Telegraf ma niesłychaną ilość błędów. Jest niesłychanie niechlujnie robiony. Times już się skończył od czasu, kiedy go Murdoch kupił, to już w ogóle to nie jest gazeta. Chociaż wprawdzie teraz, jak zauważyłem jedną rzecz, co już jest jak gdyby odwrót, dlatego że Times przeszedł, żeby Murdoch miał łatwiej drukować i lepiej wykorzystywał drukarnię swoją. Wobec tego Times, który był broadsheet, czyli dużą tą gazetą wielkoformatową naszej dużej Rzeczpospolitej, został w pewnym momencie zrobiony do, tak jak tabloid, jak Sun, bo na tych samych gazetach, na tej samej maszynie to robiono. Ta sama rotacja leciała. I w związku z czym przestał się sprzedawać. Więc widzę, że teraz wrócili i są dwa formaty. Ktoś może sobie kupić Timesa tego dużego, ale jeszcze albo Timesa małego, więc już są dwa formaty. Dla każdego coś miłego. Tak jest, ale przecież ta gazeta już się skończyła. Legenda Timesa się skończyła. Co w Polsce państwo mogłoby robić w kierunku właśnie jakby, jeśli chodzi o media, no to... Proszę pana, państwo miało swego czasu strasznie, jak był Pawlak premierem, strasznie narzekał i Pawlakowi strasznie narzekali. Rany boskie, nie mamy żadnej gazety, rząd nie ma żadnego dziennika i tak dalej, i tak dalej. Akurat narzekali do mnie, więc wtedy się mówię, ludzie, właśnie zamykacie ostatni rządowy dziennik. Jak to? No Polskę zbrojną. Robicie z tego tygodnie. A przecież to było, mówię, MONU jest gazeta, prawda? No tak. No to rządowa? No rządowa. No tak, no ale tego nikt nie czyta. Nie wiem, co za problem, żeby czytał. Cofnijcie Rzeczpospolitą umowę na ogłoszenia wszystkie o przetargach i o tym, że tam się będzie drukowało akty prawne i dajcie, że wszystko idzie do rządowej gazecie Polska Zbrojna. Tak, no jeden taki ten od pierwszego wąt Rzeczpospolitej wszystko w Polskiej Zbrojnej. I macie natychmiast całą prenumeratę. No i państwo, przed wojną w Polskiej Agencji Telegraficznej, czyli w PAC-ie,
była specjalna komórka, która się zajmowała ogłoszeniami. I także i bieda byłoby staroście, który by dał jakiekolwiek ogłoszenie, ja już nie mówię o wojewodzie. Bieda by było dyrektorowi państwowej firmy, żeby dał ogłoszenie poza rozdzielnikiem, który robiła ta komórka w Pacie. Odpowiednik dzisiejszego papu. Tak, bo tylko ta komórka dawała tylko ogłoszenia państwowe i rządowe, tylko tym gazetom, które popierały rząd. No i koniec. No co za problem? No w ogóle jest temu taka gruba książka poświęcona. Fakt, że nakład 215 egzemplarzy. Bardzo, bardzo rozsądny i bardzo czerwony Kąg napisał ją w latach wczesnych 70. Analizę właśnie, jak sterowania prasą przy pomocy ogłoszeń, prasą przedwrześniową. Kto? Nie skleję ci w tej chwili, musiałbym szukać w domu. Nie mam niestety, jest na studium dziennikarskim, w każdym razie na Wydziale Dziennikarskim jest ta książeczka. Walery Pisarek może. Nie. To jest złodzi taki prasoznawca. To była jedyna jego mądra książka, którą napisał. Ale to napisał świetnie. No. 215 egzemplarzy, jak dziś pamiętam. Taka gruba książeczka. Świetnie to było rozpracowane. To i tak, ale przed to, wojną, ale... Ta tylko 170. Ale ten. Jeden chyba. Egzemplarzy? Tak. No. Natomiast można to robić. Trzeba tylko chcieć, tak? A co to dzisiaj był za problem zrobić rządowy dziennik? Dokładnie tą samą metodą, tak? Co, żeby się sprzedawało? Ogłoszenia tylko i wyłącznie w tym dzienniku. Jeżeli wojewoda, nie wiem, szczeciński chce, czy tam zachodniopomorski chce, ogłasza o swoim przetargu, to tylko w tym dzienniku. Jeżeli starosta w Pcimiu Górnym chce ogłosić, że trzy przystanki autobusowe będzie budował, w związku z czym musi ogłosić przetarg, bo to jest zamówienie publiczne, to tylko w tym dzienniku, tak? No i co? Kupowany jest natychmiast, prenumerowany natychmiast, tak? No w czym jest problem? Żadny jakiego urzędu. Kto chce wiedzieć coś o przetargu, no to musi tam zajrzeć. Tak jak teraz musi wyborczą kupuje. Na tej zasadzie wyborczej. No oczywiście, że trzyma. Mimo konkurencji. I Rzeczpospolita, no jak można obcy kapitał, wiesz? Ja nie wiem, to jest w ogóle chore. No. To chyba kiedyś była rządowa. Nie, Rzeczpospolita była zakładana jako gazeta rządowa w odróżnieniu od gazet partyjnych. Tak jest. To miała być w stanie wojennym bardzo niezależna gazeta rządowa. O. Wprawdzie ten sam był sekretarz generalny partii, pierwszy sekretarz partii i premier to był wprawdzie ten sam generał, ale to nieważne. Ale w dwóch osobach, no więc... A później zachowano aż 49% rząd, bo teraz mam 49%. No ale to już nie jest pakiet kontrolny. To już nie jest pakiet kontrolny. W związku z czym można bez niczego wypowiedzieć umowę i panowie do widzenia, co sobie uwiędnijcie i już, no, a my mamy rządową gazetę i zrobienie gazety rządowej to nie jest taki problem. Inaczej, jeżeli się nasz dziennik potrafił przebić na rynek i być całkiem nieźle sprzedawanym dziennikiem, a zaczynał przecież już z takim prymitywizmem, że tak powiem, że przaśny był tak na samym początku, że lepiej nie mówić, ale się przebił i się zachował i się utrzymuje, bez żadnej pomocy, że tak powiem, instytucjonalnej, no to mając pomoc instytucjonalną w postaci tego, że tam się będą tylko ogłoszenia ukazywały, no to co za problem wyjść z nowym dziennikiem i mieć własną gazetę tam. Widzicie, cały problem polega na czym innym, bo można wykończyć tych, kogo nie lubimy, patrząc z punktu widzenia rządu. Jeżeli chcemy kogoś wykończyć, takie, nie wiem, obecny rząd chce wykończyć TVN24 na przykład, co za problem? Żaden polityk z partii koalicyjnych nie występuje w TVN24, tylko powiedzcie to politykom. Tam każdy chce, byle wzianka, albo wszystko jedna, byle, bo kamera przed nim była. No. Już,
To już leci, tak. No, ale gdyby można było taką dyscyplinę u nich wprowadzić, to przecież takie TVN24 uwiędnie w ciągu tygodnia. Tak? No co będzie mieliło no, swoich? Góra tak? miesiąca. No góra miesiąc, uwiędnie. No. Tak. Tylko trzeba morale. Jednocześnie swoje kanał informacyjny, no, chociażby w telewizji publicznej. Ale po co nawet ten kanał informacyjny? Będzie ten kanał informacyjny, to nie ma tego problemu. Po co? Zrobić jeden dobry dziennik, tak? Porządny. Jakie my mamy dzienniki, tak? Na poziomie Wiwy, no. Co jest w tych dziennikach? Katastrofy samochodowe, tak? No tak. Latanie, trzeci dzień. Ludzie kochani, co to, że kryminalistę jakiegoś ścigają po całym Wołominie, to pierwsza wiadomość dzienników wszystkich od... Kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi? To jest sprawa policji, mieszkańców Wołomina i kryminalisty, no i już. No w jakimś lokalnym może być serwis. Nie no, może być to fakt, się tym zająć kiedyś Ekspres Wieczorny, Super Ekspres, to są dla nich to wiadomości. A w telewizji to lokalny serwis. A w serwisie lokalnym, no dla Warszawy, żeby tam nie pchajcie się tam samochodami, bo będą zagrodzone przez policję i będą sprawdzali. No, że jak ktoś tam jedzie, to się... No to dobra, to jest lokalna wiadomość. No. A u nas to wszystko się zaczyna urastać, natomiast rzeczy naprawdę ważne, nie ma tego, po co robi się dym. Sami żurnaliści robią dym. Dlaczego? Dlatego, bo ich tak wpojono im przed laty, bo już są zaprogramowani tak, że są już na do tego stopnia otumanieni, że oni już dalej otumaniają. Bo oni nie rozumieją tego, że tego nie wolno, że jesteście ludzie, jesteście otumanieni. To nie tak. Tylko są rzeczy naprawdę ważne, którymi się powinniście zajmować. To jest jak ja mówiłem z tą panienką, która powiedziała 7 minut po opublikowaniu, że w tym raporcie niczego nie ma ciekawego. I co zrobiła? I też sobie mało kto zdawał sprawę, że ta panienka ustawiła cały program Polskiego Radia na najbliższe godziny. Bo odkręcić takie pierwsze sformułowanie jest strasznie ciężko. Już na szczęście wyciągnięto wnioski z tego i jeżeli w przypadku były książki Isakiewicza, księdza Isakiewicza, to już tego błędu nie popełniono. To znaczy było stricte polecenie wewnątrz radia, że przez pierwsze 5 godzin idą tylko informacje o treści książki. Co jest w książce, a nie opinie. W przypadku raportu o WSI przez od samego początku bito pianę, a nie dawano zawartości raportu. I potem oceny do ocen do ocen. No i było bicie piany. Natomiast nie, tam była tylko jedna doskonała audycja. Bardzo na samym początku taka, gdzie bardzo dużo powiedziano przez godzinę taka dyskusyjna. Ale to, no, no, to są błędy, które zrobiono. No. Między innymi dlaczego? Dlatego, że proszę Pana, w czasach komunizmu nikt sobie by nie pozwolił, bo była jeszcze taka etyka zawodowa na tak zwane złamanie embargo. W tej chwili nikt, żadna agencja, nikt nigdzie na świecie nie podaje niczego pod embargo. W latach 70. podawano pod embargo bardzo duże rzeczy. To znaczy do tej i tej godziny na ten temat powiedzieć nie wolno. Słowem. I to nie tylko polskich spraw. Międzynarodowych również. Żadna stacja radiowa nie złamała embarga, żadna stacja telewizyjna, żadna gazeta nie złamała embarga. Było embargo do godziny powiedzmy 18, ale po to, czy tam do 17, czy do 9 rano, wszystko jedno. I pod tym embargo podawano jakiś fakt. Po to, żeby ci dziennikarze, wiedząc ten fakt, mogli się przygotować do komentarza, do opisu, do znalezienia, do zawodowego. Natomiast od tej godziny ten fakt zaczynał istnieć. Wiadomość była. A teraz spróbujcie podać coś pod embargo. Tak? Spróbujcie na przykład taki raport
rozpowszechnić 3 dni wcześniej. No to wszystko by było, robicie. W 70. i 60. latach to nie tylko, że w Polsce, nie, nigdzie by nie wyciekło. Nie miałoby prawa wyciec, bo jest to pod embargo. To jest do Twojej wiadomości, żebyś się przygotował. A potem to sobie rób, co chcesz, w momencie, kiedy jest ta 12:30. Ale było to było nie do pomyślenia złamanie embarga. Bo byłby ostracyzm środowiskowy. No. Ale już na Zachodzie się zaczęło łamanie embargo. I w tej chwili nikt nie podaje niczego już pod embargo. A wtedy było bardzo powszechne. O tej godzinie powiedzmy, że ten i ten powie to i to. I przemówienie szło o 12 godzin czy 10 godzin wcześniej. Szedł tekst przemówienia jakiegoś bardzo ważnego polityka pod embargo. Wtedy się można było przygotować, dobrać komentatorów, resztę. O tej godzinie, że to on tam to wygłasza, w tym momencie już komentatorzy mają ten tekst wcześniej i się przygotowują do tego, komentują i jakaś była poważna wymiana poglądów, a w tej chwili jest generalne spłycenie wszystkiego na całym świecie. Po co? Pierwszy, po... lepszy. Nie, to nie to, to jest generalne spłycenie. Po to się spłyca, żeby ludzie się nie potrafili komunikować, żeby ludzie nie wiedzieli, żeby zrobić z nich to łajno do rządzenia. Tylko teraz wymiar jest inny. Kiedyś to sobie jeden wataszka robił to w jednym kraju, a drugi wataszka w drugim kraju, a reszta była w miarę normalna. Teraz każdy ma ambicje globalne i sobie to robi w skali globalnej. A technika pozwala wpływać globalnie na świadomość i koniec. Tak? A co robi ten pan Murdoch? No? Czy o zdrowych zmysłach komuś potrzeba, proszę pana, mieć możliwość wpływu na świadomość ludzi na wszystkich kontynentach? Czy jemu jest jeszcze ten kolejny milion potrzebny? Nie. No ile pan może przeżreć za przeproszeniem milionów, które pan posiada? 30 milionów dolarów panu starczy? Nie, za mało. 300 będzie pan chciał mieć. Starczy? 3 miliardów już dolarów to pan nie przeżre za żadne skarby, tak? I nie wyda. I nie przechula. I nie przechula, no. Jakie nery trzeba mieć, żeby to przepić, no? Wątrobę. No. No więc tego się nie da, w związku z czym to jest tylko i wyłącznie już chęć władzy. To już jest rządza władzy, tak? Kiedyś to była rządza władzy na to, że o, rozszczepię komuś łeb toporem, albo komuś utnę łeb, tak? Albo mu nóżkę wykręcę, albo nie wiem, poćwiartuję, tak? A w tej chwili rządza władzy, ja będę ich mózgami rządził, tak? No to jest epoka rewolucji informacyjnej właśnie. Tak funkcjonuje. To jest kwestia dorwania się do władzy. Co jest największym problemem w tej chwili na świecie? Co jest skończone na świecie? I dlaczego rośnie w cenie? Ziemia. Bo to jest grunt, że tak powiem. Bo to jest skończone. Tego się nie nasypie do morza, tego piachu, żeby było więcej. Tak? W związku z czym w tej chwili jest wszędzie wykupywanie nieruchomości, czyli ziemi. Tak? Na całym świecie jest wszędzie wykupywanie. Dlatego, bo to jest ilość skończona. No. A przecież tak jak byśmy mówili wcześniej, ilość pieniędzy jest w tej chwili stosowana, jest wirtualny pieniądz, przecież on nie istnieje. To jest tylko informacja. To jest tylko informacja, przecież go nie ma. Tak? Żadnego nie ma, na to wszystko nie ma, na te pieniądze, które są w obrocie tym wirtualnym, elektronicznym, nie ma żadnego pokrycia z niczym. No. Wszystko jest umowne już. Co, w majątku? Też nie. W zadłużeniu? Też nie. No. Więc dlatego ci, co mają tam te miliardy i tak dalej, ci najbogatsi, kupują ziemię, bo to jeszcze będzie zawsze na wartości, bo jest skończone. Tak? Słuchaj, swego czasu opowiadałeś w Kielcach, że na Zachodzie Rosjanie, Moskwa udostępniła takie materiały wewnętrzne, jeszcze wtedy to było chyba o GPU, o zwalczaniu polskiej agentury przedwojennej z 30 lat,
w kadrze kierowniczej PKPB. A nie, to jest co innego. Na rzecz, którą się IPN w ogóle nie w ogóle się nie zajął, ale jest, ja mam to w wersji, żeby było, to już jest bardzo śmieszne. Ja to dostałem od, cały dokument jest od kolegi, który też się zajmuje tymi sprawami, z Ukrainy. W związku z czym list przewodni do tego jest po ukraińsku, a dalej już jest po rosyjsku. Jest to instrukcja Jeżowa z 1937 roku natomiast likwidacji agentury polskiej. Inaczej, to nie, to polskiej agentury POW. W 1937 roku już POW nie było. Dawno nie było, bodajże w 1922 roku zostało rozwiązane, a w 1924 ostatnie placówki już najdalsze, gdzie były, to zostały dwójka już... Dwójka to przejmowała. Ale dla nich to jest cały czas 1937 rok POW. Więc sam nie wiem, czy to jest dezinformacja aparatu wewnętrznego, czy jest po prostu tak daleko posunięta niewiedza. W każdym razie to jest to instrukcja towarzysza Jeżowa, czyli szefa ówczesnego NKWD. Która to, rukawice to się nazywa. Która to instrukcja w końcu stwierdza, 37 stron bodajże to nama, czy 36, w razie długa jest, natomiast... A to wewnętrzny jego aparatu. To jest jego... tylko do republikańskich i obwodowych tych szefów NKWD. To jest OGPU to jeszcze wtedy. To czy OGPU, w każdym tak, bo NKWD jest to później. To przecież. OGPU. W każdym razie do nich tylko do szefów republikańskich i obwodowych, czyli tylko do najbardziej zaufanych towarzyszy na temat likwidacji agentury Polski, która to agentura, jak mówi ta instrukcja, jest wszędzie. W związku z czym nie ma innej metody, jak wyrżnąć Polaków. Po prostu. Nie ma. I w związku z czym podzielone tam na kategorie, to znaczy tych, których natychmiast rozstrzelać bez przesłuchania, rozstrzelać po przesłuchaniu, ewentualnie na 15 lat do łagra i tak dalej, tam już wszystkie ten, co z Polakami trzeba zrobić. Albowiem tak, są wszędzie, w transporcie, w kolei, w ministerstwach, w partii, w biurze politycznym nawet. A nawet w biurze politycznym. A po w Moskwie, na biurze politycznym, na kogo się oni powołali, już nie pamiętam. Uslicht chyba. Uslichta, na Uslichta. Na ten, co był w tym białostockim rządzie bolszewickim. Na tym białostockim rządzie. W 20 roku. Na niego, że to jego. Też go właśnie wyczyścili, bo Uslichta wyczyścili w ramach tam którejś czystki. Na niego się powoływano i nawet sugerowano, że niewykluczone, że tam jest taki jakiś taki w pewnym momencie, że być może nawet towarzysz Dzierżyński jednakowoż nie do końca był. Że był chyba polskim agentem. No nie, tak już tak daleko to nie posunięto. Natomiast było to, że tam oni pełne pod... Ale palaciszka swoje. W każdym razie było to poddanie się, jak gdyby przyznanie się, że nie są w stanie z polskim wywiadem walczyć, i nie są w stanie z penetracją polską walczyć. Zresztą, co tu dużo mówić. Na kierunku wschodnim przed wojną to nawet nasz kryptowywiad miał enigma, to podejrzewam, że to było małe piwo w porównaniu do tego, co nasi potrafili zrobić na kierunku wschodnim. Nikt nie łamał szyfrów NKWD, Polacy łamali. W czasie wojny bardzo dziwna jest jedna rzecz. W końcu Polacy trafili z tej ekipy Enigmy, trafili do Anglii. Ale ich do Bletchley Park, do łamania Enigmy nie dopuszczono. No to co oni robili przez te ostatnie parę lat wojny? Od 43 do 45, dwa lata. A zajmowali się łamaniem szyfrów i z takich różnych drobiazgów, drobnych ułamków brytyjskich wypowiedzi wygląda na to, że jak tam któryś powiedział, ach, oni się tam zajmują łamaniem sowieckich szyfrów niskiego szczebla. Facetzi od Enigmy będą łamali ten najniższy szczebel, tak? To po cholerę potem Brytyjczycy zrobili w 1945 roku na wiosnę. Tam była strzelanina, tam była w ogóle wielka walka między prawie 4-2 doby. Wielka walka o polski ośrodek kryptologiczny, jednocześnie ośrodek łączności naczelnego wodza. To znaczy Brytyjczycy chcieli
zdobyć polskie szyfry, Polacy tego bronili. Ze strzelaniną, ze wszystkim i tak dalej. Dwa plutony polskiej ochrony tego ośrodka broniły bardzo ostro przez kilkanaście godzin. O tym się nie mówi. Ani za PRL-u nie mówią. Nigdy nie mówią. A reszta paliła wszystko, całe polskie materiały były palone. Przecież Brytyjczycy, mieliśmy tylko Polacy mieli taką umowę i tylko Polacy mieli z Brytyjczykami, że posługują się własnymi szyframi, których Brytyjczycy nie złamali. Mimo Bletchley Park nie złamali polskich szyfrów, posługują się polskimi szyframi, Polacy się posługiwali polskimi szyframi między Londynem a krajem i własnymi środkami łączności. Reszta musiała się komunikować, Francuzi, tam Duńczycy, wszyscy się komunikowali, używać, Norwegowie używać szyfrów dostarczonych im przez SOI, i mogli się komunikować tylko za pośrednictwem stacji obsługiwanych przez Brytyjczyków, czyli kontrola pełna brytyjska nad łącznością. Nad naszą łącznością i nad szyframi nie mieli kontroli. Więc oni, a nasi najprawdopodobniej, jak znam życie, cudownie łamali sowieckie szyfry, dlatego jest piękna taki obrazeczek, zachował się. Jest rok 20, jest już po cudzie nad Wisłą, nasze wojska są bodajże Piłsudskiego, to albo do Łomży, albo do Białegostoku przywieziono rozszyfrowaną depeszę dowódcy korpusu sowieckiego stojącego tam naprzeciwko niej, po drugiej stronie. I ta depesza jest rozbrajająca, bo to jest pytanie, gdzie są moje dywizje? Więc przywieziono to marszałkowi w prezencie, żeby tak wzięli w zadek. Natomiast to jest takie. Natomiast proszę Państwa, wyobraźcie sobie, jest rok 20, technika roku 20, łączność roku 20. Ile czasu trwa rozszyfrowanie w rejonie Lwowa, tam na południowym froncie? Od momentu przejęcia na froncie depeszy sowieckiej do momentu otrzymania na froncie dekryptarzu depeszy sowieckiej. Ile czasu? Ale już przekazany naszym szyfrom. Już nieważne. Jednostka na froncie Polska przechwytuje depeszę sowiecką drogą radiową nadaną, zaszyfrowaną. Sprzeciwnika. Ile czasu mija? Jeżeli rozszyfrowali wcześniej klucz, to parę godzin. Trzy godziny. No prawie, cztery. W porywach 4 godziny. Tylko to było tak. Przechwycenie, wysłanie do Warszawy. W Warszawie dekryptarz, powrót z powrotem, to czasami mijały 4 godziny. Myśmy z dekryptarzu mieli taktyczne korzyści na froncie. Tego nikt nie miał. Tego prawie nikt nie miał. To się zdarzało w przypadku Enigmy w Afryce. W przypadku Romy. W innych państwach ile to trwało w tym wojsku? Z reguły nikt nie łamał w takim tempie szyfrów. Moi Państwo, myśmy w przypadku Enigmy łamali 85% korespondencji niemieckiej do 1937 roku. Potem wprowadzili 5-planową Enigmę, której dla nas już nie było pieniędzy na to, żeby złamać tą 5-planową Enigmę, a i tak 10% żeśmy odczytywali. Tyle tylko, że dlaczego Brytyjczycy mówią, że to potem Polacy wszystko wygasło. A no niestety sami sobie jesteśmy w pewnym sensie winni. Dlatego, że w 1944 roku, w 1944 roku, Niemcom się udało wreszcie zidentyfikować trzech polskich oficerów z ekipy Enigmy, których mieli w oflagach. I między innymi majora Ciężkiego udało im się wreszcie zidentyfikować, który oni wpadli, to była ekipa francuska, która wpadła przy przekraczaniu Pirenejów, oczywiście na lewych nazwiskach, potem lewo siedzieli, potem oni siedzieli po flagu, wreszcie ich zidentyfikowali. No i przylecieli Abwery, jeszcze tam resztki Abwery wtedy były, więc przylecieli, czy Sicherheitsdienstus, nieważne, przylecieli do nich, no i przesłuchiwać. No i tych specjalistów wzięli od kryptologii. No panowie są z kryptologii. No jakby tu powiedzieć tak. No dobrze, ale to co żeście złamali naszego? No to oni wiedzą przecież co, bo przecież pół wojny siedzieli w tej Francji, łamali dalej, wiedzieli co wiedzą Anglicy.
że odczytują nadal enigmaci, mówią, nie wiecie, to chyba ten ciężki tylko wie. Bo my to nie, my to tutaj mali, to myśmy nic nie myśli, to chyba on wie. No a, jemu, a oni ustalili wcześniej, znaczy, że on będzie mówił, tak, ja chodzi o to, oczywiście, żeśmy was łamali. 85%, ale do 37 roku. I dokładniej popisywał to, a nie potem, potem żeście wprowadzili pięciobębnową. Nie dało się. I w ten sposób uratował lądowanie w Normandii, bo to była wiosna 44 roku. Przecież gdyby wiosną 44 roku Niemcy się dowiedzieli, że ta enigma jest dalej łamana i była łamana do 43, bo oni ją łamali we Francji, w Vichy, to by zmienili wszystkie szyfry. A wtedy żadna pozoracja przed lądowaniem w Normandii, żadne strategiczne dezinformacja, nic by nie wypaliło. Cały system podwójnych agentów, którzy Wielka Brytania miałaby nie wypalić, ten jeden człowiek uratował. Bo on powiedział, no, no i przekonał tych Niemców, co go przesłuchiwali. No tak, no do tego momentu to żeśmy wszystko wiedzieli. Ale potem żeście wprowadzili pięciobębnową. No a potem już dalej nie wiemy. A oni już wtedy operowali głównie na siedmiobębnowej, w związku z czym wiedzieli, że jeszcze wyższy stopień skomplikowania. Potem doszła, czy nie, pięciobębnowa z Umkverwalze, czyli takim odbijanym. Czyli to w zasadzie tak jakby przez 10 bębnów szło. Mieli do tego jeszcze Geheimschreibera, czyli do inną maszynę szyfrową, jeszcze bardziej skomplikowaną do informacji strategicznych, które też tą notabene to akurat złamali sami Brytyjczycy. I to się udało matematycznie i potem korzystali szybciej, łatwiej im było tego Geheimschreibera łamać, który był najważniejsze informacje szły, niż Enigma, żeby było śmieszniej. Dlatego bo okazało się, że Enigma była bardziej skomplikowana niż pozornie, matematycznie była bardziej skomplikowana niż łatwiejszy matematycznie, a wyglądający, bo to taka maszyna była, ten potężny, ten Geheimschreiber, niż właśnie ten, zresztą do niego zbudowano, żeby złamać Geheimschreibera, zbudowano pierwszy komputer na świecie. A wiecie Państwo, gdzie był pierwszy komputer zbudowany? Tylko elektromechaniczny. W Pyrach. Dlatego, bo tak zwana bomby kryptologiczne do łamania Enigmy to były pierwsze komputery, też na zasadzie 0-1, otwarty kontakt, zamknięty kontakt. I to była pierwsza w ogóle idea całego zero-jedynkowego systemu. W Pyrach, tam w tym ośrodku sztabu głównego. No tak, w Pyrach, tam jest ośrodek łączności. Do dzisiaj zresztą nie wejdziesz, dlatego, bo robią to samo, co robiono w 30 latach. Tam jest też łamanie dekryptacji. A ile czasu zajęło Polakom w latach 20. dojście, znaczy przełamanie samych szyfrów sowieckich? Proszę pana, pierwsze złamano w ciągu jednej nocy. A zrobił to pan kapitan ówczesny porucznik Kowalewski, Jan Kowalewski. Nieprawdopodobny zresztą facet, przypadkowo. Nudziło się mu na nocnym dyżurze łącznościowym. Tak, bowiem w ogóle przez przypadek, bo on był ułan, o ile nie pamiętam, on był chyba ułan, albo artylerzysta, albo ułan. Może z artylerii konnej. Może, nie wiem, w każdym razie kolega jechał się oświadczyć. W związku z czym go poprosił, żeby w adiutanturze tutaj w Placu Napoleona, a dzisiaj Placu Piłsudskiego, żeby tam w sztabie, żeby on usiadł na niego, za niego wejść za mnie nocny dyżur, bo ja jadę się oświadczyć. No to tam wziął nocny dyżur. I do tych nocnych dyżurów należało między innymi nasłuch radiowy. Ja się kiwając, żeby nie zasnąć, to nasłuchał, co. Znał rosyjski, więc tam jakieś tam takie, zaczął pisać sobie. A potem zaczął to rozwiązywać. I na rano rozwiązał pierwszy. Dekryptor zrobił pierwszych depesz. A co znał rosyjski społeczno-kulturowy? No, pewnie jedno i drugie znał. No w każdym razie rozszyfrował. Z rosyjskiej armii. On chyba nawet nie chyba, ale on był z tak kresu wschodnich, więc tam znał. Nie pamiętam. W każdym razie Kowalewski to zrobił. Część do legionów. Kowalewski to
On chyba był w POW, czyli on był, i potem proszę Ciebie, chyba on do Legionów przyszedł właśnie z rosyjskiego zaboru. On był chyba z rosyjskiego zaboru. Znał rosyjski, perfekt. No a w każdym razie Kowalewski siedział sobie i potem był szefem tej komórki dekryptażowej przez lata 20. No, oni mieli doskonałe osiągnięcia. Matematyków do tego różnych zaangażowanych. Nie, oni jeszcze nie mieli matematyków. To jeszcze w ogóle tam było, to matematyków to zaangażowano dopiero w ostatniej fazie, kiedy Banach był, czyli nasza jedna z największych sław matematycznych, Banach był wtedy konsultantem drugiego oddziału. Sierpiński też. Sierpiński też. Leśniewski. Także to cała czołówka matematyczna polska pracowała dla dekryptarzy. A później potem przecież zrobili tą trójkę od Enigmy, no to zrobili do... ściągnęli z matematyki z Poznania, ale dlatego, że tam wszyscy nie znali niemiecki, dlatego Poznań. A dalej, co się działo na kierunku wschodnim, to w zasadzie już po 20 roku niewiele wiadomo. A liści musiało się dziać dużo, choćby z racji samego Kowalewskiego, który to Kowalewski po kampanii 20 roku zwrócił na niego uwagę bardzo atasze wojskowy Japonii i poprosił, żeby nie wypożyczono Japończykom Kowalewskiego na to, że miał wykłady w Akademii Sztabu Generalnego dla ludzi od deszyfrażu, od dekryptażu i od szyfrowania, bo cały szyfrowy, żeby tam uczył w Japonii. Kowalewski pojechał tam na bodajże chyba 6 miesięcy i taka jest piękna anegdotka, że któregoś dnia wychodzi na dziedziniec tej Akademii Wojskowej, a widzi tam, że elewowie niosą jakieś księgi i palą. I dostał cholery. Furii dostał. Zrobił dziką awanturę tym swoim kolegom japońskim, tym oficerom, że co to jest? To jest brak kultury, naród, który pali książki, to jest w ogóle amen, skończony, barbarzyńcy i tak dalej, i tak dalej. A ci wysłuchali, mówią, ależ panie kapitanie, my tu palimy nasze książki szyfrów. Po pańskich wykładach my wiemy, że one są zupełnie bezużyteczne. Na zakończenie swojego pobytu w Japonii Kowalewski dostał miecz samurajów. Miecz samurajski dostało tylko 5 długonosych do końca II wojny światowej. Gering, Rommel, Rogge, to jest taki komandor Rogge, to jest korsarskiego takiego krążownika pomocniczego, który zdobył stenogramy posiedzeń gabinetu wojennego brytyjskiego w Londynie, z których wynikało wyraźnie, że Singapur nie będzie broniony. I on to zdążył, to zdobył na brytyjskim statku handlowym w poczcie i dowiózł czym prędzej do Tokio i Japończycy zdobyli Singapur. Więc za to dostał Rogge, nie pamiętam który jeszcze, i chyba Denitz. Chyba Denitz i Kowalewski piąty. Jedyny nie Niemiec. Jedyny Niemiec, który dostał miecz samurajski. I on został właśnie za to, za położenie podwalin całego fundamentu pod japońską kryptologię i pod japoński szyfraż i dekryptaż, ale ręczny, nie mechaniczny. Mechaniczny to już tam te swoje maszyny, to już wynaleźli sami. Natomiast wówczas Japończycy zaciągnęli dług wdzięczności wobec dwójki, no bo dostali takiego instruktora. Spłacili ten dług w czasie II wojny światowej, a mianowicie Japończycy stworzyli takie marionetkowe cesarstwo Mandżukuo, które było w Mongolii. Zresztą z cesarzem chińskim. Tak jest, jakieś tam z cesarzem chińskim na czele tam stworzyli to cesarstwo. To cesarstwo było uznawane tylko przez dwa kraje, czyli przez Włochy i Niemcy, w związku z czym miało tylko w Berlinie i w Rzymie swoją ambasadę. No tak, ambasada i ambasador był jak najbardziej Mongołów i Chińczyk.
konsulowie też, ale już kierowcy, doradcy, kucharze, to byli wszystko oficerowie dwójki. Naszej. Naszej. Czyli kosztem swojego sojusznika, Japończycy kosztem swojego sojusznika niemieckiego spłacili wywiadowczy dług, wywiad spłacił. Natomiast jeszcze tam z tym się wiąże taki jeden bardzo fajny moment. Jednym z takich tych oficerów dwójki, bo on był upozorowany pod, że to on jest Bałtem, baron bałtycki tam ze Stonii, czy tam innej, chyba nie ze Baltendeutsch. Baltendeutsch, ale on był chyba spod Rygi. Baron Kurlandzki. Tak, baron Kurlandzki, że on był ten, no i w ogóle Niemiec i tak dalej, znakomicie był niemieckim świetnie władający, ale z akcentem jest to uzasadnione. I tak dalej, i tak dalej. Funkcjonuje wszędzie w tej ambasadzie, bo on był doradcą japońskiego konsula i tego Mandżukuo, i to w Berlinie, i ten w Wiedniu. I w pewnym momencie w Wiedniu jest dostawca dla różnych rzeczy. Takich, nazwijmy to, das Gepiku wolnosłowego, dostawca, pewien wiedeński Żydek. Mimo tego, że to tam różne tam Anschluss, nie Anschluss, ale on tam jeszcze funkcjonował, jest rok chyba 42. I on któregoś razu przychodzi do tego oficera dwójki, konfidencjonalnie mówi, proszę pana, ale pan nie jest Bałtem ani Niemcem, pan jest Polakiem. Co pan oszalał? Pan mnie nie oszukał, pan jest za dobry. W ten sposób rozgryziono. Pan jest za dobry. My jesteśmy taką nacją, która jest niestety za dobra. No. Ale to generał Onodera to załatwił, szef wywiadu japońskiego na Europę. Nie, to było wyżej. To było załatwione na szczeblu. On już był tylko wykonawcą. On był wykonawcą. On już był tylko wykonawcą. Że to było na szczeblu w Tokio załatwione. Centralne. To było na centralnym szczeblu. To zaciągnięto dług. Dług spłacony. Zresztą bodajże w 43 chyba roku, czyli jest pełnia wojny, a w rejonie Harbinu, tam działa polska placówka radiowywiadu, która na kierunku sowieckim działa. I potem ją ewakuowano via Indie chyba wschodnie, jakoś dziwnie, bo do Afryki ich ewakuowano przez jakąś statkiem, który gdzieś razem takim Czerwonego Krzyża i Japończycy, bo tam w końcu nie dało się tego czasu ewakuować. A tak to się dzielili z Japończykami, nasi znakomicie współpracowali. No, czyż dzierżawny. Tak, no wiesz, jedni łamali sowieckie te. Że piękna rzecz jest. W 37 rok, czyli nie ma jeszcze żadnego układu polsko-brytyjskiego formalnie, w hotelu Grosvenor w Londynie odbywa się tajna konferencja, gdzie po stronie brytyjskiej jest szef wywiadu, szara eminencja wywiadu, zastępca szefa wywiadu, szef komórki sowieckiej. Po polskiej stronie jest tylko jedna osoba, kapitan Niezbrzycki. A tam są generały, admirały i tak. Słynny wraga Niezbrzycki. Wraga Niezbrzycki. Ja się pytam swoich kolegów brytyjskich historyków z tej branży i się pytam, słuchajcie, czy coś wiecie o tej takiej konferencji. Nic. Ja mówię, no była. Nie, no nic nie wiem, a co ty? Ty coś wiesz? No mówię, wiem, ja mam cały raport kapitana Niezbrzyckiego czytałem z tej konferencji. No i co tam jest? Co? A ja mówię, nic, on jest bardzo krótki, on ma tylko pół strony. On stwierdza, że on nic nie ujawnił stronie brytyjskiej, bo strona brytyjska nic nie wie na temat Związku Sowieckiego. No chyba żartujesz. Dostałem e-mailem pytania. Mówię, nie, chcecie, to wam zrobię kserokopię i przetłumaczę. No, zrobiłem kserokopię, przetłumaczyłem, jakoś obrażono się trochę na mnie. A jest dosłownie tyle ma. Tyle jest na karteczce taki. No co będzie ignorantą? No nie będzie, nie ma nic do wymiany, nic nie dadzą nam. No to po cholerę ja im mam cokolwiek mówić. Drugi jest taki piękny raport był. Obecnie w Teheranie była placówka naszego wywiadu, zresztą nie najlepiej działająca,
uznano, że ona nie jest dobra łącznością, były kłopoty, w związku z czym związek likwidowano później, ale się zachował jeden z meldunków, bardzo zresztą znamiennych. Cała siatka wywiadu brytyjskiego jest przez nas kontrolowana. Który to? 38. A tuż przed wojną? Tuż przed wojną. Cała w Teheranie. Tego tak? Legendarnego brytyjskiego. Tak, Secret Intelligence Service, cała siatka Secret Intelligence Service jest przez nas kontrolowana. No więc takich tych jest. W 40 roku, moi Państwo, kiedy kiedy skapitulowała Francja, Wielka Brytania i Secret Intelligence Service nie miała ani jednego swojego agenta na całej Europie okupowanej. Nie mieli ani jednego człowieka. Ich dwaj oficerowie, którzy zostali w Venlo porwani, zostali tak umiejętnie przesłuchani, i to nawet nie biciem, żadne takie, bo to przez Schellenberga zostali, przez Sicherheitsdienst. W wywiadach to się raczej stosuje. Nie, 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 oni to zostali tak umiejętnie przesłuchani, że wysypali wszystko. Pierwszego rzutu siatki, drugiego rzutu siatki, wszystko wysypali. Niemcy wchodzili bez po kolei, Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, i wygarniali towarzystwo i wygarnęli do dna. I w tym momencie dostała Wielka Brytania dwie siatki polskie. Bardzo dobre. Siatkę Interalie we Francji, drugą siatkę związaną z, łącznie z Eniną, w zasadzie trzecią siatkę, czyli też nazwiska nie pomnę, w Afryce Północnej, w której to siatce szefem i wiceszefem byli Polacy, a reszta byli oficerowie francuscy, którzy pracowali na rzecz wywiadu polskiego i poprzez wywiad polski. Zresztą całe lądowanie aliantów w tym, w Afryce zostało przygotowane przez tą siatkę, czyli wszystkie materiały wywiadowcze, tylko ta polska siatka tam. I żadnej innej alianci nie mieli. Ale Afryce Północnej. W świetle tego trzeba od razu zdementować pseudoinformację, która krąży na temat tego, że listę agentów naszego wywiadu scentralizowano w 1939 roku w Warszawie, że to wpadło w ręce Niemców. Nie, to wpadło w ręce Niemców w forcie Legionów. Nie, trzeba od razu powiedzieć wprost. Kto to zrobił, to wiadomo, jaki był mechanizm tego. Jakiś gryzipiórek, diabli wiedzą, czy nie agent niemiecki, nagle wymyślił w dwójce, żeby każda ekspozytura, bo myśmy mieli bardzo rozsądny system, które zresztą Ubecja przejęła i dlatego jest, są do dzisiaj się zachowały archiwa. I co to, co każdy taki tajny współpracownik Ubecji do dzisiaj trzęsie portkami, bo nie wie do końca, co skasowano, a co nie. Jeden z ludzi wymienionych w tajnym raporcie na temat WSI po nazwisku jest moim serdecznym kolegą, od bardzo wielu lat był. Ja wprawdzie wiedziałem, że on gdzieś pracuje, nie wiedziałem gdzie, ale typowałem, że będą to wojskowe służby, a nie ubeckie. W każdym razie on mnie się już po 90-tych latach, gdzieś na początku 2000 roku, 2000-2001, coś takiego roku, mnie się mówił, że kochany, sam zniszczyłem swoje materiały. Sam, spokojny jestem, śpię spokojnie, zniszczyłem wszystko, co miałem, co robiłem. My czytam ja raport, no on tam figuruje. Co robił, jak robił, wszystko się zgadza. No. Ale mnie nie zniszczyłeś. Dlaczego? Myśmy mieli od przedwojny zasadę niecentralizowania archiwów. Każda ekspozytura prowadziła sprzed wojną, dwójki prowadziła swoje własne archiwa. Po wojnie w Ubecja była zasada, że owszem, jest centralne archiwum, owszem, tam sobie spływają różne rzeczy, ale praktycznie wszystkie materiały, komplet materiałów ma tylko oficer prowadzący danego tajnego współpracownika. Ewentualnie on robi wyciągi i wysyła gdzieś tam, jak ktoś żąda, tam karty ewidencyjne i tak dalej. Tam. Cały ale bez nazwiska i imienia. Ale swojego, no tylko z pseudonimem, ale gro materiałów miał on. W związku z czym najciekawsze materiały
to są te, które są po różnych komendach i jestem święcie przekonany. Albo sprywatyzowane. Albo sprywatyzowane, albo do dzisiaj one jeszcze w jakiejś szafie gdzieś stoją, dlatego, bo, moi Państwo, tylko nikt nie wie gdzie. 13 grudnia 1981 roku włamano się do mojego biurka w Polskim Radio, wywleczono wszystko, co tam było można, zniknęły wszystkie duże dokumenty, nic tam nie było, żadnego ciekawego. W 1994 chyba czwartym czy trzecim roku pojechałem do Polskiego Radia po raz pierwszy. Przyszedłem, już można było, przyszedłem i poszedłem na korytarz i widzę, moja szafa na korytarzu. Jak stała, tak stoi. No to wyciągnąłem klucz, otworzyłem. Wszystkie taśmy, lewizna cała, która była tam. Jak sobie zostawiłem w 80 roku archiwum solidarnościowych nagrań oraz pierwsze nagrania z pierwszej wizyty papieża w Polsce, tak sobie stały taśmy jedne za drugą. Nikt tego nie ruszył, bo ta szafa stała na korytarzu i był to stały element krajobrazu. Dlaczego Mitrochin mógł wynieść tyle z archiwum? Mitrochina cały tyle. Bo on, ten zasuszony archiwista, który przychodzi codziennie o 9 rano i wychodzi o 5 po południu, był stałym elementem krajobrazu. W związku z czym nikogo to nawet do głowy nie wpadło strażnikowi, żeby go sprawdzić. No przecież tu jest codziennie. No. Ta szafa też tam stała przez 15 lat, żaden łóbek to nie się nie dobrał i Bogu dzięki. Ale wracając do archiwizacji. Każda przed wojną, każda ekspozytura miała swoje własne archiwum. Jakiś Gryzipiórek wpadł na pomysł, żeby wszystko przesyłać scentralizowane do Warszawy. I większość ekspozytur się zgodziła, poza jedną, majora Szychonia, która powiedział, że taki rympał, bo on był ten bardzo raczej koszarowym językiem się wyrażał na ogół, że taki rympał, jak oni wyślą, i powiedział, że każdego od siebie wyrzuci, jeżeli jakikolwiek papierek pójdzie do Warszawy. W związku z czym, jak w 1939 roku we wrześniu wkroczono do jego biura w Bydgoszczy, do tej ekspozytury, to Niemcy zastali tylko czyściusieńkie, w ogóle posprzątane biure czyściusieńkie i tylko jego wizytówkę na środku biura. I jak wpadły archiwa w Forcie Legionów, to wpadły wszystkie ekspozytury poza Żychoniową. No i Żychonia ekspozyturę to rozwalono bodajże dopiero w 1942, ale w 1943 roku. Część jego agentury właśnie w Berlinie, Hamburgu, Lubece, a tam jego sięgały jego Szczecin i tak dalej, to część jego rozwalono wtedy, ale nie z powodu Fortu Legionów, tylko właśnie z powodu, tam jakaś, już nie pamiętam, która wpadka była, gdzie, no rozpracowali, no w końcu jak długo można. To były warunki wojenne, więc i tak niesamowite, że ludzie od 1939 roku, czy jesień 39, 40, 40, 42, 3 lata chłopcy funkcjonują na terenie Rzeszy jak chcą, tak? Ale już wtedy działały inne siatki. No nasze siatki już inne działały, tylko dopiero ich rozwalono, część tych siatek, ale do końca nie wiadomo ile działało i tego, ponieważ nasi i mamy tradycyjnie, u nas się nie robi archiwów. W naszym wywiadzie się nie robi takich archiwów jak w innych wywiadach. Po prostu my nie archiwizujemy. Siatki jest dużo na gębę. Dla przykładu. Były klejnoty koronne, taka książka była, do której pisałem przypisy. Przez mojego kolegę zresztą napisana, Nigela Westa w Anglii. On korzystał, bo został dopuszczony do... W pewnym momencie, jak KGB się tam zaczęło reformować, to postanowiło zmienić swój wizerunek. Zaprosiło historyków różnych zachodnich, każdemu dołożono historyka rosyjskiego z KGB. No, że mu pomagał, jasne, we dwójkę z połem niebawem będziecie chłopcy robili razem i każdy tam sobie jakiś tam tę książkę mógł napisać, udostępniony im częściowo archiwa. Tylko czytam, się tym nie interesowali. Czytam te klejnoty koronne i tam się doczy w pewnym momencie, że niejaki Bogomolec
rozwalił naszą siatkę kominternowską w Brukseli. Agent wywiadu brytyjskiego Bogomolec rozwalił naszą siatkę kominternowską w Brukseli. Parę stron dalej czytam inny dokument, tam zacytowany inny dokument rosyjski, sowiecki. Agent brytyjskiego wywiadu, czy tam pracownik, że nie, chyba tam było agent brytyjskiego wywiadu, Bogomolec rozwalił naszą siatkę kominternowską w Berlinie. Cholera, Bogomolec, ja mam przypisy dopisać, pomyłka czy co, ale nic. Wziął komputer, Bogomolec, ja mam listę wszystkich nazwisk ludzi związanych z brytyjskim wywiadem z okresu międzywojennego. Nie ma takiego nazwiska. Gdziekolwiek się w literaturze, jak się przewinęło, ale zaraz. W języku rosyjskim jest przecież Hitler, prawda? No to może on jest Bohomolec. No jest Bohomolec. No a kto był Bohomolec? Był pułkownik Bohomolec. Oddział drugi. Siatka pielgrzym, szef siatki pielgrzym. Siatka pielgrzym pracowała na kierunku w Europie Zachodniej, na kierunku wschodnim, to znaczy antysowiecki, na terenie Europy Zachodniej. Miała niebywałe zresztą osiągnięcie, łaziła jak chciała po całym Związku Sowieckim, na różne sposoby przez Turcję przechodzili tamtędy też, na przykład sobie z Paryża to sobie wracali przez Turcję do Polski, takie, przez Turcję Sowiety do Polski, takie różne podróże wykonywali, ale teraz tak, chodzi mi o archiwizowanie. Z siatką pielgrzym można się było kontaktować nie tylko wyłącznie przez placówkę Le Comte, czyli paryską placówkę rezydenturę dwójki. Wyłącznie ustnie, żadnych notatek, żadnego materiału archiwalnego. Wszelkie polecenia przyjęcia ustnie w przypadku jakiegokolwiek pytania francuskiego, czyli sojuszników, nie ma takiej siatki, nigdy nie istniała, nigdy się w ogóle... Jakaś spiskowa teoria dzieje. Nie ma, czegoś takiego nie ma. Do dzisiaj na dobrą sprawę, poza tym, że tam był Bogomolec, że istniała siatka, jeszcze jest, może się ze 2 czy 3 kwitki zachowały i poza tym nie ma. Nic, nie wie. On dlatego między innymi o naszych sukcesach, naszego wywiadu nie ma na to śladu. Bo myśmy nie robili, nie pisali kwitów, tak? Bo kwity mogą zawsze wpaść w niepowołane ręce. No Wesmiaka za dużo jednak tych kwitów robiła i dlatego... No i dlatego ma to dzisiaj problem, no. Dlatego dzisiaj tylu tajnych współpracowników ma problem, no. A jeszcze wielu nie śpi, no. Dobra. No więc mogę powiedzieć, że do tych tradycji to nasza Liga Narodowo-Demokratyczna całkowicie nawiązała, ale... Uczyłem się tego nie od endeków, paleoendeków, tylko od dwójkarzy przedwojennych po linii rodzinnej i myśmy nie mieli ani jednego spisu członków. No bo nie wolno mieć takich rzeczy, no, albo się coś robi, ale... Naszych członków spisu nigdzie nie było. Nigdzie. Ale podstawowa sprawa, jeżeli jest to dokument... musieli nas złapać in flagranti, żeby coś mieć. No i później... Bardzo ciekawa sprawa. Oni oczywiście szukali tego wyższego szczebla, bo to było dla nich najciekawsze. I w aktach sądowych naszej sprawy bardzo ciekawe historie. Zdjęcia starych paleoendeków jednego po drugim. Pan Skrzyński, pan Stemler, cała masa. A oni w ogóle nawet nie wiedzieli o istnieniu Ligi Narodowo-Demokratycznej, choć byli ciągani, przesłuchiwani na naszą okoliczność. Natomiast pana Walentego Majdańskiego w ogóle nie przesłuchiwano, poza podejrzeniami. Natomiast, ale zwracam uwagę, że w tej książce nie ma nawet Skorowidzu nazwisk. To nie z lenistwa mego, po co ułatwiać szperanie za nazwiskami. Tam są tylko podane nazwiska naszych działaczy, tych, co mieli rozprawę karną w 1961 roku i rozprawę rehabilitacyjną w 1962. Sędzia Niziński, słynny. Wtedy to mi nic nie mówiło to nazwisko. Dziś on jest słynny przewodniczył temu. I jedyne nazwisko odtajnione, ale to za wiedzą i zgodą rodziny, syna konkretnie doktora Majdańskiego, Stanisława Logika z Kulu,
No to jego jedno nazwisko jest utajnione. Pan Walentusz, jak pisałem książkę, dawno nie żył, a rodzina wyraziła zgodę, no to odtajniłem, bo to jednak była ważna sprawa. Powiedzmy, bez jego inspiracji to ten program aż by nie powstał, chociaż technicznie ja go pisałem. To jest w sensie praw autorskich, jest to moje dzieło, no ale tam jest ślad pana Majdańskiego, bardzo ciekawy, akurat mi się to przypomniało. Mianowicie, sprawa mordowania dzieci nienarodzonych, po polsku mówiąc. Tam jest tak, no teraz to się elegancko nazywa aborcja, to tak jakby ktoś powiedział, że to był zabieg przerwania życia, że Hitler na Żydach dokonał masowego zabiegu przerwania życia. To mniej więcej jest takie kuriozum słowne, jak się teraz używa. No więc po prostu tam był punkt specjalny w naszym programie, że zabicie dziecka nienarodzonego ma być karane tak jak każde inne morderstwo. I to tam jest. I na razie nikt nawet tego nie postulował, ale nagle parę dni temu ja patrzę, występuje żona Romana Giertycha i mówi to z naszego programu. Wiesz, to piękna nordyczka, mówi wspaniałym głosem, wspaniałym. Dobrze, ale ja ci powiem więcej. Dzisiaj zapada wyrok w Poznaniu na tym facecie, który sądowy wyrok. To już jest w apelacji, na tym facecie, który zamordował kobietę w 9 miesiącu ciąży. Za 2 morderstwa odpowiedział. No to i jest dożywocie. To według naszego programu. To gdzieś działa. Czyli inaczej, nie. Zapadł wyrok sądowy, że człowiek nienarodzony, zamordowanie jego jest morderstwem. No to? Więc ja nie wiem, czy to jeszcze ktoś wyłapał. Dobrze, ale nie wiem, czy... Dobrze, to jest wyrok, tylko teraz nie wiem, czy ten ktoś, kto dzisiaj, jak wydano ten wyrok, jestem bardzo ciekaw, czy już ktoś wpadł na pomysł, że jest de facto każde. Wszystko jedno, czy to jest 9 miesiąc, czy jest któryś. Oczywiście. Ale to już jest wyrok sądowy, że to jest morderstwo. Tak jest. To jest wielki krok naprzód. I ale słuchajcie, w Polsce nie ma prawa precedensu, prawda? Jest. Nie ma. Jest. No właśnie słyszałem, że nie ma. Nie ma prawa precedensowego, ale jest prawo precedensu, jeżeli wyrok... Sąd jest niezawisły i może nie kierować się innym wyrokiem. Ale może tylko. Teoretycznie. Natomiast powinien brać pod uwagę. I dla tym bardziej, że to już jest... taki oblik jak w Stanach, czy w Anglii, ale jest wielkie zalecenie. Ale tym bardziej, że jest to wyrok sądu apelacyjnego już, czyli jest tej wyższego szczebla. Być może ktoś tutaj od tego napisze kasację do wyroku, od tego wyroku do Sądu Najwyższego i to wtedy, bo wyroki Sądu Najwyższego już są w zasadzie prawem stanowione, a przynajmniej są już brane pod uwagę. Natomiast może tego nie brać sąd pod uwagę, ale powinien, dlatego że musi się kierować. To już jest bardzo, bardzo poważny argument. Jak jest prawomocny wyrok jakiejś instancji, nawet sądu rejonowego, już jest uprawomocniony. To znaczy, jeżeli nie bierze, to musi to uzasadnić. Musi to uzasadnić, dlaczego nie bierze. Bez uzasadnienia. A tak to może. A przy uzasadnieniu jest zawsze wtedy jest, można obracać kota ogonem. To jest wielki krok naprzód i to w tym tygodniu, co pani Giertychowa. No to jest pani Giertychowa powiedziała, to w telewizji widziałem, jak ona to mówi. No ale prezydentowa powiedziała w drugą stronę, więc to już. No to najwidoczniej ona nie jest w kręgu wpływów. Natomiast najbardziej mi się dzisiaj podobało, co powiedział ten stary Giertych, znaczy średni Giertych. No stary, to jest najmądrzejszy z nich wszystkich. No stary to był już nieboszczyk. No nieboszczyk, no ale wiesz, no, ten średni Giertych, który powiedział, że mi się najbardziej podobało, tak. Ale ten pan to nie czytał, tylko i się przyznał. Tak, tak. O tą broszurę chodzi. A. Że ten, który mu dzisiaj reprymendy udzielał, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, się przyznał, że nie czytał. A ten, ale wiesz, mieć tak nie po kolei w głowie, żeby się przyznać, że nie czytałem. A bo to jest standard. Tak. On się nie musi wstydzić. Oczywiście. On nawet nie musi umieć czytać. Nie musi umieć czytać.
tylko musi umieć mówić, jak jest speakerem. No więc to jest właśnie bardzo istotna sprawa, że no powiedzmy sobie szczerze, jak z tego wynika, z tych dokumentów już dzisiaj znam. Bo jest po 10, kochani, ja jeszcze muszę na drugą stronę Warszawy jechać 70 kilometrów. No to co, jeszcze jakieś pytania? Jak są, może to lepiej nie. Ja przepraszam, bo ja mam tam 26 psów, które muszę nakarmić. Ojej! To prawie jak ta pani Violetta Villa. Nie, ja mam sierociniec psi. No, ostatni się przypętał, nie wiem, z miesiąc temu. Przyjechałem wieczorem. Szukam w reflektorach już do kłódki klucza do bramy. I wychodzi mi z cienia ze samochodu pies dotąd mnie. No więc tak się lekko zestrachałem, rozumiesz? Taki łeb. Zestrachałem się, on się wiesz, zaczął tulić jak dziecko, jak pierwszy, taki mały szczeniak się zaczął tulić. No to już mieszka teraz za płotem prawie, bo się boję go wpuścić do tej całej reszty. I następnego dnia, zupełnie chcący, wychodzę z domu, widzę, że on tam siedzi, mówię, zaraz poczekaj, wielgus, dostaniesz coś do jedzenia. I sobie w tym momencie zdałem sprawę, co ja krzyknąłem do niego. Oczywiście już został wielgusem, jest wielgus. Jest taki, no to... ale on jest wielgachny, rozumiesz, on jest po prostu wielgus. No, no to taki artykuł. I teraz, i teraz nie, pana Gadzinowskiego, wielgus w krainie Liliput. No, obronie oczywiście. No więc on jest ten, on jest wielki, to jest najnowszy nabytek, więc jest. Nic, jak? Nie, kundel jakiś taki. Rudy, proszę ciebie, nie wiem, on jest z Kaukazem chyba, Kazi, on jest rudy. Już teraz to chodzi zadowolony z takim zawiniętym ogonem do góry, proszę cię. Ale chodzi cały czas na zewnątrz, dlatego boku się do środka boję wpuścić. Bo nie za duży, coś może... Niechcący tam. No nie stąd tam, no wiesz, no, gutek jest taki. Gucio jest najmniejszy, to jest taki. No, a ten jest taki, wiesz, wielki. No, nadepnij już. Nadepnij i zrobi ten. Ja w ogóle marzę o tym, żeby Gucio kiedyś posadzić Gucia na tego dużego. A Gucio się najbardziej na niego rzuca. Bo to Jezu, jaki jasko. Kompleks. No tak. Kompleks, oczywiście. No to serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Życzymy, że jeszcze no jak tutaj i na innych, jak będziecie mieli ochotę, seminariach w Kaliszu zwłaszcza, albo w Rychłocicach. W Kaliszu, no w Rychłocicach jest pięknie. No a teraz tylko jeszcze się pomodlimy i będziemy się rozjeżdżać.